Generalnie to idziesz całą kompanią. Są tragarze, jesteśmy my, są przewodnicy i są zwierzaki, które z nami idą. Z reguły to są muły, jakieś osiołki, może jakieś koniki, które nam targają to do góry. Jest też koza i jest dużo kur. I wy jedziecie na później? No, no jakby na bieżąco po prostu, wiesz, codziennie, co dwa dni jest jedna kura. Te kozy też? I... Żartuję. No tak, tak, no. Wszystko zjadacie? Tak, no. No co ty? Kozy i kury się zjada, bo to jest po prostu wiesz, żywy prowiant. Wow. Wspominają rzecz, której nie jestem wcale dumny, ale to jest patrzenie się Barmance w oczy i wyciąganie alkoholu z zabaru. Bierzesz ten alkohol i idziesz sobie w drugą stronę, nie. I te barmanki takie OK, a i wszyscy ludzie w ogóle. <śm> Niektóre lokarze, wroty było odpięte, bez koszulek wszyscy lataliśmy, klub przejęty. I wszyscy tańczyli na tych sofach. Rozpierdol straszny, wiesz, tam alkohol się lało po prostu w powietrzu. Ja tak jedną popchałem i ona wstała taka zdziwiona z tym drinkiem, bo nie wiedziała, co ma zrobić. Pewnie myślała, że ma wyjść, czy coś. Ja tak wziąłem tego drinka, wypiłem jej całego. Oddałem jej ten kieliszek i ona, wiesz, oczy otwarte, buża szeroko i nie wie, co się dzieje. Ja jej wtedy powiedziałem, moimi słowami, że bardzo mi się podoba. <grym> Ale ona nie wiedziała, co mu na to odpowiedzieć. Paweł Zalejski, runda druga. Siemanko. Siemanko. Troszeczkę się tutaj e, odjebaliśmy. E, czemu to nie? To prawda. Jak Beyoncé. <laughs> czemu nie? Mieliśmy sporo zabawy przed podcastem, ale już wracamy do normalności. Trochę troszeczkę i. Lecimy. Paweł Zalejski jak był u mnie ostatnio opowiadał o tym, że jedzie do Pakistanu na bardzo poważny wyjazd i w tym momencie to już jest, jak się przed chwilą doliczyliśmy 6 miesięcy temu, to było myślałem, że to było całkiem niedawno, także jest już u mnie i jest już po Pakistanie, także dzisiaj poruszymy trochę ten temat i będziemy gadać pewnie o jeszcze różnych innych rzeczach, może trochę o pierdolach. Także siemka, Och, nie wiem czy się przywitałeś w końcu. Tak. Okay. Ja się skupię na tym, co ja mówię. A... I to opowiadaj w takim razie, jak to, jest, jak, jak, jak to było w Pakistanie, jak to jest po powrocie przede wszystkim. Hmm. To kończąc od. od jakby zaczynając od końca, to bardzo ciekawe przemyślenie miałem po powrocie. Mm -hmm. Bo chyba to było moje pierwsze spotkanie z tak inną kulturą i z tak odległym wyjazdem, chociaż wiesz, na mapie geograficznie wydaje się, że nie jest to wcale tak daleko, ale kulturowo, plus jeszcze ta dzikość w górach, to naprawdę daje do myślenia i wraca się z dużą ilością różnych przemyśleń. Mm -hmm. I przede wszystkim no, mocno wstrząsnęła ta konfrontacja różnicy kulturowej, e, jakby sposobu życia, e, takiego standardu, że, który mamy na co dzień w życiu. Mm -hmm. e, bo my, jako zdajemy sobie sprawę z tego, jak mieszkamy w namiocie przez trzy tygodnie, ponad trzy tygodnie, my Euro Europejczycy Mimo jakichś różnic, przywykliśmy do tego, że Luksusu. mamy jakiś luksus, jakiś poziom komfortu, taki z defaultu już po prostu. Mm -hmm. Dach nad głową, możliwość skupienia czegoś w sklepie, możliwość edukacji. Ciep ciep ciepełko, woda, ciepełko, internet. Dokładnie. I mimo wątpliwej jakości, to jednak służba zdrowia. A tam większość z tych rzeczy nie istnieje, albo jak już jest, to zupełnie w innej postaci. Mhm. Mm, więc dla mnie te to, to pierwsze godziny po przybyciu już do Pakistanu, po wyjściu samolotu, to, yy, no to było dosyć ciekawe doświadczenie. Ta Wbicie się w nową kulturę. Tak. No. Byłeś tam sam, czy w ile osób z Polski byłeś tam? To może opowiem o tym, jak to się stało, że tam pojechaliśmy. To Dobra. będzie taki precyzyjniejszy obraz całej sytuacji. Mhm. Poznaję dawno temu na warsztatach, które prowadziłem, takiego Tomasza, przychodnia, który jest fotografem krajobrazowym, jakby specyfikuje się głównie w fotografii górskiej. Pozdrawiam serdecznie. I on też prowadził tam jakieś swoje warsztaty, jakoś tak się skumaliśmy. No i pół roku później zadzwonił do mnie z bardzo ciekawym telefonem i po prostu wyglądał mniej więcej w ten sposób: Paweł, co robisz w wakacje? To było chyba jakaś wiosna czy zima. A ja mówię, że no, nie mam większych planów. A on, A chcesz lecieć do Pakistanu pod K2? No i jakby to był wiadomo, pierwszy krok. Co? No wiadomo, że chcę. To był pierwszy krok, później staraliśmy się o wizę i to był rok 2000. Niestety po długich e, przebojach. Dwutysięczny? Tak, dwu 2020 dwudziesty. Dwadzieścia dwadzieścia. Nieszczęsny rok. Tak, no dokładnie. Wtedy zaczął się COVID, więc pokrzyżowało to dosyć mocno plany w związku z tym wyjazdem, bo jakieś wiesz, wizy i tak dalej. No i tej wizy w końcu nie dostaliśmy. W ostatnim momencie okazało się, że nie jesteśmy w stanie lecieć. No i jakby temat odwrócił się na kolejny rok. Też staliśmy się o wizy, jakby drugi raz to sama historia. Mhm. Tylko, że tutaj jakby bardzo wiele się zmieniało w tej przestrzeni, bo albo na przykład nie można było wylecieć z Europy do Pakistanu. Albo na odwrót, albo yy, na przykład wizy dostawała niekompletna grupa, więc też bez sensu. Jak na przykład z sześciu osób dostaną trzy, no to wiesz. Co trzeba zrobić, żeby dostać taką wizę? Trzeba złożyć odpowiednią ilość papierków, zapłacić pieniążki, czekać na decyzję. Tylko, że no właśnie, kolejna rzecz a propos tych różnic kulturowych. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że mm, w jakiś sposób ten system u nas funkcjonuje. A tam to tak w zasadzie nie wiadomo to, od czego zależy. Po prostu albo dostaniesz wizę, albo nie dostaniesz, i nie ma żadnych przyczyn, żadnych argumentów. Dziki Zachód. Ale dbali, chcieliście tą wizę mieć z Pakistanu czy w Polsce, się aplikowaliście? E, nie, nie, to się aplikuje przez e, pakistański GOF i tam się wypełnia wszystkie dokumenty. No i jakby na podstawie tego oni podejmują decyzję, czy dostajesz, czy nie. No i e, na początku nie dostaliśmy wszyscy, ale finalnie jakoś tak się złożyło, że jakby po długich perypetiach e, cały zespół dostał wizę. No i zaczęły się zamoty z biletami. I oni wam nie mówili, czy naprawdę, czemu nie, nie dostaliście tej wizy? A bo co, musicie spełnić, żeby dostać? Nie, no po prostu trzeba aplikować jeszcze raz i wiesz, jeszcze raz przeleć pieniążki. Ciężko było się dowiedzieć. Mhm. Tam komunikacja jest bardzo ciężka. Nawet, tylko nie znają angielski i próbujesz z nimi coś załatwić, to, to nawet ten angielski nie jest w stanie ci pomóc z niczym. To nie ma różnicy, czy gadają po swojemu, czy po angielsku, jakby... Dobra. Jest tak jest. No i y, jakby później też była duża zamota z biletami. Wiadomo, że COVID, a to jest jednak lot przez pół, pół świata, więc wiesz, y, jakieś tam... Międzylądowania i tak dalej. Był problem, żeby synchronizować wszystkie loty, no ale już finalnie nam się udało dolecieć. Też nie była to byle jaka podróż, bo ja pamiętam, że byliśmy chyba z 35 godzin w podróży cały czas bez spania żadnego. Tam jakieś 2-3 godziny mieliśmy przerwy między jakimiś samolotami do lotniska gdzieś tam w Dubaju czy gdzieś. To też chyba hardcore tyle czasu leciało. Jest, tak? no jest to bardzo męczące. Rozchorował się ktoś w tym czasie? Nie, ale ja się rozchorowałem w połowie wyjazdu, czego zaraz pewnie przejdziemy. Mhm. No już dotarliśmy na to lotnisko. Aha, jeszcze bardzo ciekawa rzecz. Mieliśmy chyba pięć razy dubanem pięć razy dubali nam kijem w mózgu. Chodzi o testy covidowe. Mhm. To musi być 5 Pięć razy to? przez 30 ileś godzin. No to nie jest przyjemne, ale już ostatnim razem to było mi wszystko jedno. Byłem tak zmęczony, że... Nie robiło to, nie odgrywało to e, wielkiej różnicy. No ale, jak już dotarliśmy do tego Pakistanu, e, do Islamabad, konkretnie, to stamtąd musieliśmy przetransportować się do Skardu, czyli do ostatniej miejscowości przed górami Karakorum. E, I były dwie możliwości: samolot albo auto. Mhm. No i okazało się, że samolot nie może lecieć, bo z jakiegoś. Nie do końca wiadomo dlaczego, ale myślałem, się, że pewnie chodziło o to, że był duży wiatr i pył, który jest na pustyni, bo tam wszędzie to pustynna okolice, zbijał się w powietrze i jakby no po prostu samoloty nie mogą latać w takich warunkach, nie mogą startować. Eee, więc jechaliśmy busikiem. Jechaliśmy busikiem 24 godziny, bez spania cały czas. I to nie taką drogą asfaltową, o której teraz pewnie pomyślałeś, tylko tak jakby sobie. Wyobraził las i wyrąbał drzewa, i tak na wprost przez 24 godziny. Takie dziury po prostu, że wiesz, no nie dało się zasnąć, bo jak zasypiałeś i wiesz, mięśnie robiły się luźne, i na jakieś dziurze bo jakiś strost normalnie go urywało. <grytanie> Było naprawdę, naprawdę niebezpiecznie. No i dotarliśmy w końcu do Skardy po tych 24 godzinach. Stamtąd tam mieliśmy przerwę, wyspaliśmy się w końcu, zjedliśmy jakieś. jedna osoba prowadziła? E... Nie powiedziałem o tym, nie, nie. My mieliśmy, nas obsługiwało biuro pakistańskie, mm -hmm. więc my mieliśmy zapewniony transport, wyżywienie i tak dalej, więc tym nie musieliśmy się martwić. Czyli jakieś z tak, Pakistanu? Tak. Mieliśmy, mieliśmy takiego busika na początku, którym jechaliśmy, a później, jak już wierzyliśmy w górę Karakorum, no to te drogi to już jest, tylko nawet się nie da opisać. Wyobraź sobie po prostu, że jest taka ostra góra zbocze. Jest też taki klimat, że nie ma tam drzew, więc to wszystko jest jakby w, w takie, wiesz, ze skały, z kamienia. I to cały czas ta góra, ona się degraduje, więc cały czas te kamienie się zypią w dół. I po prostu wycisali fragment i zrobili tam drogę. Ale to wygląda tak legitnie, czy tak? Nie, to nie wygląda legitnie. Jak się na to patrzysz, to się zastanawiasz, czy dojedziesz do końca tej drogi. Czyli, czyli jak jechaliście, to musieliście wychodzić i patrzeć sobie, czy przejedziemy tędy? Nie, my się staraliśmy nie patrzeć. Kierowca jakby, wiesz, za to odpowiadał. No, ale były takie sytuacje, że na przykład jedziemy, jedziemy i jedziemy miejsca, w którym obsunęła się góra i był kamienie, no i trzeba było je odgruzować. Nie no odgruzowałeś, jechałeś na wprost, a słyszałeś później, że się znowu zawaliło za tobą. Jakby spadło ci to na dach, a tak był z materiału, bo to była taka, wiesz, konstrukcja jakby z takich rurek pospawana i na mhm. tym był materiał jakaś plandeka. Więc jakby ci to spadło na głowę, no to jest, wiesz, po zabawie. Jezu, Czyli te kamole, które odgracaliście, to były jakieś ogromne? No. No, no, no śmieszne rzeczy. No ale właśnie y, powracając do tematu, to byliśmy obsługiwani przez biuro pakistańskie, więc później rozdzieliliśmy się na dwa auta, takie dwie terenóweczki, No i tymi terenóweczkami już jechaliśmy do pierwszego obozu. Do pierwszego obozu da się dojechać autem, a później przez kolejnych, nie wiem ile tam jest, 6 czy 7 obozów, zanim dojdziesz do Concordii, czyli tego obozu bazowego, do którego my mieliśmy dojść, to był jakby środek naszej podróży, mm -hmm. no to już po prostu idziesz na piechotę codziennie po 10, 12, czasami 15 kilometrów. E, więc tak to wyglądało. Nasz, nasz wyjazd generalnie do Karakorum miał bardziej charakter um, trekkingowy, czyli my po prostu chodziliśmy sobie po tych górach nie było tam dużo wspinania, nie było też takiego stricte wiesz, podchodzenia pod jakieś wysokie góry. Ale twoją rolą było filmowanie. Tak, ja tam pojechałem na takim dealu, że musiałem po prostu zrobić film w, w ramach jakiegoś częściowego rozliczenia. Mhm. Parę filmów dla, dla, dla jakichś marek, które nas soportowały, dla Tomka i dla Biura Pakistyńskiego, więc mi się w miarę ten wjazd wyzerował, co było bardzo fajną sprawą, bo tak wiesz, zapłacić za cały wyjazd, myślę, że no nie byłoby łatwo, bo to, to nie są stare takie małe kwoty, więc wiesz, to jest duży plus bycia fotografem, czy filmowcem, mm -hmm. że można się rozliczać w części za, za świadczenia, które możesz, jakby, za usługi, które wykonujesz. No i to też do zajawa chyba dla ciebie nagrywać. Jakbyś tam był i, i nie musiałbyś tego robić, to i tak byś to pewnie robił dla zajawa. Tak, a myślę, że analogicznie myśląc, że gdybym nie chciał tam być, a musiałbym jechać nagrywać, to bym nie dał rady, to bym stary umarł chyba w połowie tego wyjazdu. Za ciężkie warunki, to? Bardzo trudny wyjazd, no. Wiesz, śpisz przez dwa tygodnie, nie przez dwa, przez trzy chyba, przez trzy i pół tygodnia śpisz w namiocie, z tego dwa tygodnie na lodowcu, gdzie jakby ciągnie zimnem od, od lodu, bo śpisz tak naprawdę na w zasadzie gołym lodzie. Masz jak na, na tym namiot. Jak wygląda rozłożenie się na takim lodzie? To jest dosłownie lód? No, lodowiec, lodowiec. Tylko, że lodowiec z przynajmniej w tej części świata lodowce może też nie całe, ale jakby ta, ta część, która jest niżej i niżej tym lodowiec jest w gorszym stanie, czyli on się roz, jakby rozpuszcza um, i też jest dosyć zaśmiecony kamieniami, więc jakby jego wierzchnia warstwa jest, um, jest pokryta kamieniami, skołami itd. Tak więc tak na tych niższych To wygląda jak, jak lodowiec. No nie. Jakbyś sobie te kamienie odgarnął, to faktycznie tam jest czysty lód, który jest z bitym. A pewnie tam wiesz kilometr głębokości, czy, 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 czy może mniej albo więcej, ale na pewno jest, jest to duży i gruby lodowiec. Mm, ale wygląda w ten sposób, że po prostu ustawiasz sobie kamienie, tak żeby mniej więcej jakąś płaską przestrzeń stworzyć. Na tym kładziesz namiot, rozstawiasz namiot. Ma teraz do środka, no i śpisz w śpiworze. I wszyscy macie wspólny namiot, czy my wszyscy osobne? To biuro, o którym wspomniałem, gwaran zapewniało nam namioty, które na szczęście nie musieliśmy brać ze sobą, bo to jest dodatkowy bagaż i w ogóle więcej zamoty. I mieliśmy dwuosobowe namioty, spaliśmy we dwójkę. We Lepiej tak, czy lepiej mieć jeden. Chyba, chyba nie można mieć dla wszystkich osób, by go zwiało, co? Tam pewnie wichura. Nie, jest raczej chodzi o to, że trzeba to wnieść wszystko, a tam nie ma żadnej opcji, nie ma żadnej opcji poza tym, żeby go wnieść na własnych rękach, więc poza tym, że byliśmy my to było chyba 45 albo 50 szerpów, znaczy nie szerpów, tylko tragarzy, mhm. którzy nam pomagali to wszystko nieść, więc wiesz, im więcej namiotów, tym więcej tych tragarzy, to też. Wyszła zaangażować więcej ludzi, więcej zapłacić, i to się wierzy może dużymi rzeczami. Jak się sprawdził ten skofander, który miałeś, ten śpił? Nie dziwię się, że nazywasz to skafandrem. Bo wygląda jak skafander. Pewnie byś tym chodził. jeszcze <grym> tylko tutaj bym w tym wiedział. To prawda. razem. Dobra. Jak się zobaczymy, będziemy robić e, rank 3, to przywiozajcie śmierć. Będziemy oboje w niej siedzieć, bo masz dwa chyba, tak? Czerwone i żółte z tego co pamiętam. Tak. No. To e, dawaj, nagramy, Jeden jest nagramy, cieplejszy, drugi jest piwór. zimniejszy. Ale powracając jeszcze do tematu tych namiotów, to wiadomo, że lepiej mieć prywatny namiot samemu, ale z drugiej strony jest dużo cieplej, jak jesteś z kimś. Zwłaszcza jak jest gdzieś wyżej i jest dużo zimniej. To jest duży komfort. Poza tym można sobie pogadać, bo to też, mimo tego, że raczej jestem osobą, która ceni sobie bycie w samemu w samotności albo spędzanie czasu po swojemu, to jednak przez trzy tygodnie, jak jesteś sam w namiocie i wiesz, nie ma z kim rozmawiać i jakby nie ma co robić, tak naprawdę, no bo wiesz, telefon nie ma internetu, więc jakby komputera też nie ma. Książki czytać, no to bez sensu, bo jesteś turpo zmęczony. I, znaczy nie, nie, że bez sensu, ale ja na przykład nie mogłem, bo byłem mega zmęczony, plus jeszcze wiesz, nie było światła. Ciężko było więc, się skupić. Tak, więc leżałeś na plecach i wiesz, patrzyłeś się w namiot przez trzy godziny, mhm. zanim zostałeś. No czyli, takie... czyli jak wyglądał Twój dzień od wstania do, do wieczora? No, wstajesz rano, dosyć wcześnie, bo tam Której? raczej próbujesz się przystosować do, do trybu słonecznego. No, szósta, siódma, śniadanie, no i idziesz przez na przykład 8 czy 10 godzin do kolejnego obozu, tam jesz jakąś kolację, idziesz spać i to się powtarza przez jakiś czas. Okej, okay. czyli zajawa płynąca z tego to są widoczki i sama mm -hmm. wyprawa. No wiesz, to też jest proces, ten wyjazd jest procesem, tam po prostu trzeba, e, trzeba dojść do odpowiedniego miejsca, do jakiejś, na przykład w naszym wypadku tu była Concordia, Później to był base camp pod k 2. E, to były takie nasze główne punkty e, zaczepienia. E, I w międzyczasie też musisz się zaklimatyzować. Więc były takie dni, w których na przykład siedzieliśmy cały dzień w obozie i czekaliśmy, aż się zaklimatyzujemy do wysokości. Co to znaczy zaklimatyzować? Mm, a to musimy chyba trochę więcej powiedzieć w tym pojęciu. Dobra. E, wiesz, w jaki sposób transportuje się tlen w Twojej krwi? Mm -mm. Przez czerwone krwinki. Mm -hmm. One transportują... Przez czerwone e, krwinki. Tak. Już wiesz. <laughs> I polega to na tym, że w tym momencie masz jakąś określoną ilość czerwonych krwinek. Nie więcej, nie mniej. Jak mniej, to wiesz, jest niezdrowe dla organizmu. jak więcej, to musi dużo energii stworzyć, żeby tą nadwyżkę wyprodukować. Więc tego nie robi, bo to jest bezsensowne jakby z punktu widzenia takiego ewolucyjnego. Mm -hmm. I w momencie, kiedy jesteś coraz wyżej... To zmienia się ciśnienie powietrza i ilość tlenu w tym powietrzu. Więc jedyne, co możesz robić, to możesz. Twój organizm może z tych czerwonych krwinek stworzyć więcej, żeby móc bardziej optymalnie łapać małą ilość tlenu z powietrza. Więc im jesteś wyżej, to Twój organizm potrzebuje więcej czasu, żeby stworzyć dużo więcej czerwonych krwinek. I na tym polega klimatyzacja. To jest jej sens w głównej mierze. Czy adaptacja... masz więcej krwi, czy że jest bardziej gęsta, czy bardziej wysycona tymi krwinkami? Wiesz co? Nie potrafię chyba na to odpowiedzieć, ale chodzi generalnie też o saturację krwi, mhm. czyli procent natlenienia twojej krwi. Więc wydaje mi się, że ona jest, im jest więcej Krwinek. powietrza, to tym jest tak, to tym jest jaśniejsza po prostu. Jest natleniona. Okay. Więc jeżeli w tym momencie przetransportowałbyś się na przykład na 6 tysięcy, to prawdopodobnie w ciągu kilku godzin może w Tobę dostałbyś jakiegoś choroby wysokościowej, czyli jakiś udar mózgu, niedotlenienie i tak dalej. Po prostu byś, byś umarł. Czyli jak wygląda proces? Jak wchodzisz sobie na taką górę, to co ile trzeba się zatrzymywać i klimatyzować? No to chyba zależy też od predyspozycji Twojego ciała, ale myślę, że raczej działa to w ten sposób, że wiesz, jeśli chodzi o sam atak szczytowy jakieś wysokiej góry, na przykład takiego piku. E, bo byłem świadkiem, jak wiele grup i wiele osób atakowało ten szczyt potem w momencie, kiedy mieliśmy w Konkordii, a to jest obóz, z którego widać jakby Brołpik. E, było widać faktycznie takie małe kropeczki na no jakiejś wiesz, rozumie w aparacie na cztery setce, że gdzieś tam te kropeczki się wspinają do góry. Mhm. No to działa to w ten sposób, że masz na Bradlikowę są cztery obozy, e, czyli z tego głównego obozu z podstawy, gdzie jest cały twój zespół jest dosyć bezpiecznie po prostu idziesz sobie do pierwszego obozu. Tam, wiesz, jakby twój organizm sobie bodziec, że musi stworzyć więcej czerwonych krwinek, bo jest mało tlenu i wiesz, i po prostu jest bodziec, schodzisz z powrotem, i w tym czasie twój organizm jakby produkuje te czerwone krwinki. Więc później znowu idziesz do pierwszego obozu, na drugi dzień idziesz do drugiego obozu, schodzisz z powrotem do pierwszego i tak powtarzasz ten proces. Co wygada? Więc to nie jest tak, że startujesz z base campu na 5600 metrów chodzisz na wrotki i schodzisz, bo byś w połowie wykitował. Seam dałbyś i amenno. A nie jest tak, że jacyś ludzie yy, troszeczkę nie przestrzegający bezpieczeństwa tak robią? Czy nie czy nikt tak Wiesz nie robi? co, nic mi o tym nie wiadomo, ale na moje rozumowanie wydaje mi się, że jak ktoś coś takiego próbował robić, to po prostu nie doszedł do góry, nie doszedł mhm. do końca. Bo Twój organizm nie jest w stanie po prostu zaadaptować się do tych warunków. Poza tym jest Ciekawe. też strefa śmierci uh -huh. powyżej jakiegoś tam pułapu. Nie pamiętam, ile dokładnie to jest, ale chyba to jest mniej więcej tam 7 600 coś takiego. To jest strefa, w której Twój organizm nie jest w stanie funkcjonować na dłuższą metę. Może być tam, wiesz, dzień, dwa, trzy tydzień maks. Im wyżej, tym krócej, ale później już po prostu Twój organizm no, nie jest w stanie się zaadaptować i umiera powoli. Wiesz. Nawet z tlenem? No, może jest inaczej w wypadku tlenu, tylko że weź pod uwagę, że nie jesteś w stanie wziąć bardzo dużej ilości tlenu ze sobą, żeby cały czas tam funkcjonować. Trzeba go targać, nie? Trzeba to targać, więc to też jest ograniczona ilość tych butli i tak dalej. No, generalnie ten proces, proces atakowania szczytu jest. jest dosyć skomplikowany i to też nie jest tak, że byle kto może to zrobić. Chyba, że może wykupioną jakąś komercyjną wycieczkę i ktoś cię po prostu tam wciągnie przysłowiowo do góry, mm -hmm. pomoże ci w wejściu w bardzo znacznym stopniu, ale to też nie jest tak, że byle kto może to zrobić. Okej. Okay. Ile czasu się przygotowywałeś do tego wyjazdu? Wydaje mi się, że nie musiałem się przygotowywać, bo to nie jest wyjazd, który jest bardzo wymagający fizycznie. To jest po prostu trekking w wysokich górach i tam e, tak naprawdę ktoś, kto ma przeciętną kondycję, ale jakby nie ma jakichś, wiesz, e, chorób związanych, nie wiem, z pracą z e, krążeniem krwi, z pracą serca, to, to nie ma się czym martwić i myślę, że każdy byłby w stanie to przejść. E, ja, wiesz, ja cały czas robię różne rzeczy, więc ja tą kondycję mam utrzymaną, ale na pewno miesiąc przed samym wyjazdem dużo trenowałem. Biegałem po górach, ćwiczyłem, żeby tą kondycję po prostu podbić troszeczkę. I jak sobie radziłeś fizycznie tym, na tym wyjeździe? No, wydaje mi się, że chyba z naszej polskiej grupy to najlepiej, ale też dlatego, że byłem najmłodszy. Tam, mm. yy, I to dużo młodszy. Chyba najmłodsza osoba poza mną była z y, 10 lat starsza, tak mi się wydaje, więc okay. to jest duża różnica wieku. Yy, no, ale też miałem dobrą kondycję, wiesz, od kilku lat siedzę w górach cały czas, więc siłą rzeczy po prostu dobrze mi to wychodzi. I też jadłem przez trzy tygodnie wcześniej dużo żelaza bo żelazo przyspiesza produkcję czerwonych krwinek. A co jedliście później tam? A to jest już... <noise> jedliśmy co było, w skrócie. Eee, to znaczy? Co nam pakistańczycy zrobili, to jedliśmy. Generalnie to jest śmieszna historia, bo jak się wchodzi na taką górę, generalnie jak się w jest w wysokich górach typu Himalaje czy takie Karakorum, to no, tam nie ma sklepów, tam nie ma kuchni. Musisz po prostu wszystko wnieść ze sobą, a jak jest taka wycieczka komercyjna, z tragarzami, którzy pomagają ci tam wszystko wciągać. Serio ich było z 50? No, ale oni tam co, co parę dni po prostu odchodzili z powrotem. Mhm. Bo jak wnosisz dużo jedzenia i po prostu zjadasz, no to już oni nie są potrzebni, więc wracają z powrotem. Do, do skardu, bo większość z nich właśnie tam mieszka. Jak oni decydują, kto wraca? Ale jeszcze odpowiem wraca, na to pytanie dobra. o tym wiedzeniu, bo to jest na historia. Generalnie to idziesz całą kompanią. Są tragarze, jesteśmy my, są przewodnicy i są zwierzaki, które z nami idą. Mhm. Z reguły to są muły, jakieś osiołki, może jakieś koniki, które nam targają to do góry. Jest też koza i jest dużo kur. I z każdym dniem... Jak, e... Przepraszam bardzo, jak te kury się tam niby wybierają? Idą sobie, czy niosą, czy w klatkach nie? Na początku są w klatkach, a później są w takich workach jak od ziemniaków, tylko że mają takie dziury zrobione, żeby tam głowa wystawała. Jest na przykład jeden, jeden tragarz, który ma ten worek i po prostu przez 12 km codziennie chodzi z tymi kurami. Ma takie w ręku i one tam głowa wystaje, no i jest, tak oglądają. Wiesz, tak jak worek dęda prawo-lewo, to one się tak obracają z tą główką i sobie oglądają całe Karakoru. I wy jedzie na później? No, no jakby na bieżąco po prostu wiesz, codziennie, co dwa dni jest jedna kura. Te kozy też? I... Żartuję. No tak, tak. Wszystko no. zjadacie? Tak. No. no co ty? Kozy i kury się zjada, bo to jest po prostu wiesz, żywy prowiant. Wow. A później jesz to, co jakieś konserwy i tak dalej. No, wiesz, ta dieta tam jest generalnie dosyć biedna, mimo tego, że oni się starają jak najlepiej nastłować, ale sami na co dzień też, wiesz, nie jedzą jakoś super, bo to jest kraj, który jest bardzo przeludniony, tam jest dużo biedy to oni są trochę do innego standardu przystosowani. Więc to, co dla nas wydaje się takie śniadanie, które my dzisiaj jedliśmy, no to wiesz, jest, jest bardzo fajne, ale tam nie ma takich opcji, tam nikt tak nie ada po prostu. Aha. Przynajmniej ta część na, na północy kraju. Więc oni nam serwują to, co sami uważają, że jest w miarę w porządku. Czyli, czyli my, my czyli na przykład jedliśmy na obiad makaron z jakimś sosem z mięsem, tylko że mięsa tam było tyle co nic, Makaron albo ryb czasem czasami rozgotowany. No i też nie jest taka gigantyczna porcja. No I wszystko spoko, tylko że przez cały ten wyjazd można w zasadzie codziennie deficyt kaloryczny. Ale ile posiłków w ciągu dnia? No trzy. Fak. A na śniadanie to były takie, nie to nazywają. E, ciapata. To jest taka. Taka bułka pszenna, czy znaczy taki, taki placek pszenny. Aha. Ale ja wcześniej tego nigdy nie jadłem, więc nie wiem jak to dokładnie, jak to, jak to nazwać, do czego to porównać, żeby, żebyś wiedział o co chodzi. Ale to jest taki placek pszenny i na przykład do tego dawali na nutelle i masło żochowe. To było nasze śniadanie. Nutella i masło orzechowe to akurat dobry pomysł, jeśli chodzi o kolory. No tak, tylko że same kalorie, ale po wiesz, trzech tygodniach takie diety po prostu twój organizm nie ma się z czego regenerować, bo to jest jałowa dieta. Tam Aha. są cukry, cukry są węgla i tyle. Zero witamin. Więc, jakby ja po tej wyprawie schudłem 4 kilo. To jest dużo, bo ja jestem generalnie lekkim człowiekiem. W 3 tygodnie? W 3,5 chyba. W My byliśmy mm. jakoś od 6 lipca do, do końca lipca. No to są no 3 tygodnie. Wow. Jest, ja dalej, bo moja głowa jest dalej z tymi kozami i kurami, po prostu jestem zszokowany. Bo oh. sobie, że je zjadacie, bo było dla mnie to tak bardzo abstrakcyjne. Ty mówisz, że serio jest zjadacie. Fuck. No. <laughs> no wiesz, to jest powrót do tego. To, o czym wspomniałem na samym początku rozmowy, że my przywykliśmy do pewnych rzeczy, że idziesz do sklepu, płacisz pieniążki i nie zastanawiasz się nad tym, skąd się biorą te produkty. Nie myślisz o tym, że trzeba wyhodować zwierzaki, że trzeba, wiesz, że jest jakaś szklarnia, w której rosną sobie pomidory, że ten proces trwa, po prostu to kupujesz bez namysłu. A tam to jest tak jak ja się też trochę wychowałem na wsi, więc dla mnie to jest dość podobny schemat. Ale tam jesteś świadkiem tych procesów wszystkich. Widzisz, że to, co jesz, po prostu wcześniej żyło i miało jakąś swoją historię. I to jest trudne, bo ja starałem się nie jest zwierzaków e, z różnych względów, czy jakichś etycznych, czy zdrowotnych, ale tam trzeba było, bo to w sensie było jedne źródło pokarmu e, i miałem taki ambiwalentny stosunek do tego, że z jednej strony no, trzeba, wiadomo, a z drugiej strony no, szkoda tych zwierzaków. Zwłaszcza jak z nimi spędziłeś tyle czasu. No, z tą kozą to normalnie, wiesz, na tym byliśmy. Tak. <grych> I to widziałeś cały ten proces, jak je zabijali? E, no. Solid. To jest... No... W sumie nie solid. Dla większości ludzi to jest, może nie dla większości, ale dla wielu ludzi to jest pewnie kompletnie normalne. Natomiast ja nigdy nie widziałem, jak ktoś zabija koza, więc dla mnie to. Myślę, jest... że w naszej części świata to jest nienormalne, w sensie, Myślę, że, że rzadko, jest, rzadko to jest... się to widzi. Myślę, że na wsi to jest normalne. Ja miałem wujka, który zabijał gęsi ja nie, nie, nie przypominam sobie, żebym widział to na, jakby naocznie, ale wiem, że te gęsi tam były, a później ich nie było, więc domyślam się, co się z nimi działo. Uh, Proszę ale... spać. <laughs> wow. Czyli jak jesteś wege, to sobie nie pochodzisz po Pakistanie. Kurde, no możesz, ale ja bym nie ryzykował. Chyba, że bierzesz dużo swojego prowiantu ze sobą. Nie da się wykupić diety wege? Boję się, że miałeś to samo co inni, tylko że bez mięsa. Fak, ciekawe. Czyli ile zwierząt, zwierząt z wami wchodziło i nie wróciło? Ciężko powiedzieć, no ale z 15-20 kurczaków, jedna koza i to chyba wszystko. No ale mieliśmy strasznie dużo. Yy... Osłów, młów i koni. Muł to jest skrzyżowanie konia z osłem. To jest bardziej um, gatunek, który jest bardziej odporny na takie ciężkie warunki, ale też jest hybrydą, więc jest bezpłodny, więc jakby się mu nie mogą mnożyć, można je tylko krzyżować. Mm -hmm. I, no, I tych zwierzaków szło z nami naprawdę sporo. Tam... I jedliście też konia? Nie, nie jedliśmy. One nam transportowały. No, ty po barbarzyńca. Mogłeś zjeść konia. Biorę to na klatę. Albo na żołądek. Nie no, ale to tak jest chyba. Tak samo jak wylądujesz na jakiejś bezludnej wyspie, a w gruncie rzeczy tam jesteś trochę na tak, w takim miejscu, gdzie po prostu nie masz dostępu, co masz robić. Ludzie, ale przecież... widzisz, bo przeniosłeś sytuację do jakiejś takiej abstrakcyjnej, że bezludna wyspa. No A jak domaka, do maka, no to też jest zwierzaka, nie? Tylko, że nie widzisz jakby na własne oczy jego cierpienia. Ale możesz sobie wybrać sałatkę, a tam nie możesz wybrać sobie sałatki, albo zjesz kamole, albo zjesz konia. Nie, wiem, że nie zjedzisz się tego konia, że ja sobie. Kamoli też nie? <laughs> ale no musi. A były w menu jesteś zmuszony. Jak, tak jak są te filmy przecież że z jakimiś katastrofami lotniczymi. No to ludzie jedzą siebie. No bo to, maja, to jest przejebana sytuacja. Co masz zrobić? Nice. Nie wiedziałem. A jak woda? Dobrze, że to pytasz, bo zapomniałem o tym, a to warto tym powiedzieć. Tam wryw pozorom wody jest pod dostatkiem. Tylko, że w większości to jest woda, która nie jest datna do spożycia. Bo woda lodowcowa, która... Bo mówi się, że woda lodowcowa jest bardzo czystą wodą i to jest prawda, jeżeli mówimy o jakiejś Antarktydzie albo o mega czystym lodowcu. Tylko, że ten lodowiec, który jest tam, on ma, to jest jeden z dłuższych, jak nie najdłuższy y, lodowiec w tej części świata. On ma chyba tam około 70 czy 90 kilometrów, nie pamiętam dokładnie, ale wiesz, jakby kilometrów jest dużo, więc on y, się cały czas przekształca i się zmienia. Wzraz jakby im jest, y, im jest niżej, im jest dłuższy, to tym bardziej jest różnorodny, więc jakby jego końcówka jest w fatalnym stanie. To jest pomieszanie jakiejś wiesz, jakiś kamieni, pyłów i tak dalej. Więc jak sobie odcedzisz tą wodę, na przykład weźmiesz sobie wodę z potoku i w sumie z rzeki lodowcowej, mm -hmm. do kubka przezroczystego i postawisz na stole na 15 minut, i później spojrzysz, to normalnie widać tam po prostu, wygląda jak tiramisu. Jest, różne warstwy się odkładają, jakiegoś mułu i tak dalej. I tego nie da się pić po prostu, bo to jest mega mętna woda i w ogóle po tej wodzie zgaga. Oni generalnie robią tak, że biorą, jakby, wiesz, biorą z jakiegoś legitnego miejsca tą wodę, gotują ją, no i jakby dają nam po prostu w takiej formie przygotowanej wody. Ja jeszcze miałem ten. Jakieś filtry do tego stosują? Właśnie, ja jeszcze wziąłem ze sobą butelkę z filtrem, bardzo mocnym filtrem, i filtrowałem tą wodę, i mimo tego, że ona była filtrowana, i to jest bardzo, bardzo dobry filtr za kupę pieniędzy, to miałem zgaga po tej wodzie. Czułem po prostu, że wiesz, jest, jest, jest coś nie tak. Nie wiem, dlaczego tak jest. Wszyscy mieli ten sam problem. Tam generalnie pijesz dużą ilość herbat, bo to jest jakby samej wody nie da się pić, bo jest obrzydliwa, a musisz pić bardzo dużo. Tam jest taka zasada, że jak sikasz, to musisz sikać na przeźroczyste. Bo jak sikasz na żółto, to znaczy, że jesteś odwodniony, a tam ciężko jest to zróżnić. Tam nie czujesz coś takiego jak pragnienie takiej wysokości przy takim zmęczeniu. Więc po prostu musisz na siłę wiesz, dużo pić, żeby twój rejonic funkcjonował. Poza tym to przyspiesza, bardzo mocno przyspiesza jakby sam proces aklimatyzacji. Ale to, to nie, nie ma nic żadnego połączenia z takim normalnym życiem. Jak ja się na żółto, to nie jestem odwodniony. Nie wiem... No, bo to ciekawe, dlaczego Może, bo, dlaczego może w tak, ale jest po prostu taka zasada, której się też trzymać, bo ona jest wyznacznikiem tego, że przyjąłeś dużo płynów. Mm -hmm. no bo im masz mniej mocznika, znaczy, że tym więcej przez ciebie e, przepływa, przepływa wody, przepływa płynów. I jeszcze powracając do samej jakości wody, to tam się po prostu pije duże ilości herbat. Bo samej wody nie chce w stanie wypić, bo jest obrzydliwe jak skałże. No nie piję nigdy wody skałże, ale domyślam się, że nie jest I najsmaczniejsza. Ja I jaka jest? To jak to? No właśnie. Bota Więc chciałbym. Porozmawiajmy <laughs> o tym. <laughs> Temat Karakorum nie jest już taki interesujący. Porozmawiajmy no, o tym błocie. Tylko sobie żartuję o, dalej. To napiję się smacznej wody. Tak jest, nie z nie błota. Smacznej wodzianki. Czyli jakieś kawy sobie tam nie mogliście wziąć? Yy, no kawy właśnie nie było. Była rozpieszczalna, ale ja nie piję, więc piliśmy duże ilości herbat, bo wtedy wiesz, woda ma smaki, chce się ją pić. Yy, chociaż troszkę bardziej niż. Takie było to. Mhm. Więc były takie dni, że w Konkordii, jak mieliśmy jeden dzień deszczowy i było naprawdę niesympatycznie, to ja pamiętam, bo sobie. I to nie jest tak, że pijesz na siłę ta herbaty. tylko po prostu siedzisz, nie ma co robić, ty pijesz herbaty i gadasz o głupotach. Mhm. Chyba wypiliśmy z 20 czy 30 herbat w ciągu jednej doby. Jak się czujesz po 200 czy 400 herbatach? na jakoś wpływa, jesteś pobudzony Myślę, tak. że tak, ale na tej wysokości to się rekompensuje, jakby zeruje się, nie? bo cały czas czujesz się taki trochę zakręcony i, i zmęczony na takich wysokościach. To nie jest tak, że tak jak tutaj, budzisz się i masz pełną energię, zajeba do życia. To Czyli nie, cały czas jesteś jest. taki trochę rozkojarzony? Tak, no. Jakby na takiej wysokości już powyżej 5 tysięcy to, to czuć po prostu to, że wiesz, że jesteś wysoko i że Twój organizm nie funkcjonuje tak jak inaczej, tak jak zwykle. Ja też jestem ostatnio bardzo dużo obserwuję. Staram się słuchać, co mówi mój organizm i obserwuję swój organizm. Więc to też był taki etap, że ja wiedziałem bardzo doskonale, jak ja się czuję wstając rano fizycznie, psychicznie i jakby śledziłem to i kontrolowałem. I widziałem tą gigantyczną różnicę na takiej wysokości. A jeszcze co do tego zaklimatyzowania się. Zastanawiałem się, czy ty czujesz, że się zaklimatyzowałeś, czy jest to odczuwalne tak fizycznie? Pytam e... o te krwinki. Czy czujesz, że na przykład lepiej się zaczynasz czuć, aby przed chwilą czułeś się źle? Czy... Myślę, że działa to w ten sposób, że jeżeli funkcjonujesz i w miarę sobie radzisz, to znaczy, że się przystosowałeś, że się zaklimatyzowałeś. A jak jesteś tak. niezaklimatyzowany, to jest jakieś zmęczenie odczuwalne, jakieś specyficzne? Totalnie. Nie? To i nie jest za stanie funkcjonować, masz bardzo wysoki puls, twój organizm po prostu bierz, bardzo szybko bije serce, żeby jakby tą odpowiednią ilość tlenu zapewnić, więc twój organizm nawet w stanie spoczynku działa tak, jakbyś po cały czas biegł. Boli cię bardzo mocno głowa, można coś obrzęgu mózgu, jest bardzo dużo objawów choroby wysokościowej, dlatego trzeba bardzo na to uważać. Ty mi też coś wspominałeś, że tam się w jakiś specyficzny sposób chyba oddycha, co? Na mhm. dużej wysokości i przy dużym zmęczeniu e, głębokie wdechy nie działają w ogóle. Mhm. Robisz po prostu dużo płytkich wdechów. Miałem taki moment, że jak wchodziliśmy pod ścianę K2 do memoriału, to jest takie miejsce, które jest poświęcone wszystkim tym ludziom, którzy zostali na K2, niestety to tam jest dosyć stroma kieta do góry i chciałem się sprawdzić. Kieta to znaczy ściana? No, że po prostu jest dosyć stromo i ślisko. I, starał, I chciałem sprawdzić, i to był jedyny mój kontakt z tak ostrym miejscem, jakby z taką wysokością chyba, i starałem się, no przynajmniej z takim nastromieniem, i starałem się po prostu wiesz wcielić w rolę jakiegoś spinacza i naprawdę przyspieszyć tempa. I czułem, że mimo tego, że miałem kondycję i energię, to brakowało mi cały czas tlenu w płucach. I tam działa taka metoda płytkich wdechów i wydechów. Czyli robisz krok, jak już jesteś dobrze zmęczony, to robisz krok i robisz takie <noise> I robisz kolejny krok. Nie da się iść cały czas, bo po prostu no odetnie cię od razu. Wow. I są takie momenty, że mówiliśmy na 5600. cały dzień oddychasz w ten sposób? Nie cały dzień, jaki jest wysiłek fizyczny. Aha. Ale na takiej wysokości, idąc przynajmniej z moją kondycją, myślę, że w wypadku wielu Himalajistów czy wspinaczy zupełnie inaczej. Idąc zwyczajnie po prostym, czy już się jakbyś biegł. Więc musisz robić sobie przerwy odchodzenia zwykłego. To jest bardzo ciekawe. Ale jak byliśmy na nasz najwyższy punkt, to jest mniej więcej 5600 przełęcz Gondogoro, to tam było ciężko z oddechem. To normalnie było widać po ekipie. Ja akurat się trzymałem całkiem dobrze wtedy, ale widać było po ekipie, że musieli usiąść po prostu i nawet nie byli w stanie podziwiać widoków. A naprawdę dużo było widać z tej przełęczy, bo to jest bardzo wysoki punkt. Jeśli siedzieli po prostu i walczyli o oddech. Trochę jak ja z Tobą, jak byłem w górach. Też nie byłem w stanie podziwiać widoków. Dokładnie tak samo. Tylko że to było 1600 metrów. I wjechaliśmy tam, kurwa. Tak, dokładnie. <laughs> Okej. Okay. Czyli mówić, że oni musieli sobie robić przerwy z tymi oddechami. Zastanawiam się, oddycha, oddychanie takie to jest trochę jak y, mocno się zmęczysz. Na przykład po bieganiu, takim solidnym bieganiu, też w ten sposób, ponieważ mm -hmm. takie są szybkie oddechy. Czyli teoretycznie jesteś cały czas zmęczony. Przy jakiejś aktywności fizycznej to tak. Mówię no, ale w tych górach. No, no nawet przy, przy aktywności fizycznej, no, a jak siedzisz, to no, jak siedzisz jest spoko, ale to też jest tak, że siedzisz i oddychasz sobie normalnie, i na przykład raz na jakiś czas typu, ja wiem, tak, takie ataki na pół godziny albo na godzinę, że ściałeś musieli zrobić takie. Nice. Czyli w skali od 1 do 10, jak oceniasz na trudność ten wyjazd? Myślę, że trzeba to wycenić pod y, dwoma aspektami fizycznym i psychicznym. Przede wszystkim, jeśli chodzi o fizyczny wyjazd, to on sam w sobie, poszczególne części, nawet najtrudniejsze, nie były jakieś bardzo wymagające, ale sam proces jest długi i to jest kwestia tej adaptacji organizmu. To jest skomplikowane i są dni, w których naprawdę dzisiaj nie chcę, bo powiedz mi, to jest pytanie bardziej chyba do mnie, ale też może nie odpowiedzieć. Jak często masz tak, że przez trzy tygodnie codziennie przechodzisz po 10-15 kilometrów ja wiem, że odpowiedź będzie nigdy. Nie musisz się zastanawiać. na Nie wiem. Teraz jak robię redukcję, to bardzo dużo biegam. Robię godzinę 20, godzinę, godzinę 20 cardio, więc to jest sporo kilosów. Więc jest szansa, że ostatnio to robiłem codziennie. Ale nie jestem pewien. No. Ale byłem mega zmęczony i to się bardzo daje w. Jakby mentalnie to odczuwasz. Zapominasz, jesteś taki nieogarnięty. To jest, prawda. No... Po prostu organizm y, całą swoją energię i, i potencjał kieruje no tylko na tą jedną aktywność i później już jest wyłączony, bo nie ma więcej. Wszystko się wyczerpało, akumulatory są już puste. Więc wyobraź sobie, że dokładnie tak samo się dzieje w górach, tylko że wysokość, warunki atmosferyczne, kiepski sen, dieta i cała masa innych czynników. I słaby tlen. No i mała ilość tlenu. Y, więc to jest takie zestawienie różnych czynników, które sprawiają, że no to jest dosyć trudny wyjazd. W całości, ale poszczególne części, myślę, że jakby tak wyróżnić, jakiś jeden dzień i go przełożyć na takie codzienne życie, no to jest po prostu, wiesz, skomplikowany dzień, wymagający, ale generalnie wszystko spoko. Więc myślę, że od 1 do 10 pod kątem fizycznym to takie 5, 6 dla mnie, może 7 mhm. mo momentami. 6,5 byłem... statystycznie. To... Okay. Natomiast druga kwestia, psychiczna, to też jest proces, tylko że on jest. Y bardziej skomplikowany, bo na początku masz bardzo dużą zajawę, motywację i ona z każdym dniem się trochę przeobraża. To nie jest tak, że ona schodzi, ona po prostu zmienia się w coś innego. Mhm. Ja miałem tak, że po, po półtora tygodnia zacząłem tęsknić za rzeczami, za, na którymi się nigdy nie zastanawiałem. Swoim, na przykład? Nad swoim łóżkiem, nad y, swoim autem. za swoim autem tęskniłem, za dietą, y, za bliskością. To też jest, y, góry to jest taka Śmieszna rzecz, zwłaszcza wtedy, kiedy jesteś pozytywiony sam sobie na jakiś dłuższy czas, w których wyostrzają ci się różne potrzeby, bo tam odczuwasz ich duży brak. W jaki sposób sobie myślałeś, że tęsknisz za swoim łóżkiem? Że myślałeś sobie Stary, wyspać się w ciepłym, miękkim łóżku. To było coś, czego nie doświadczyłem tam przez trzy tygodnie. Nice. Także leżysz... Ale to jest chyba fajne, doprowadzić się do takiego stanu, co? Mieć takie trzy tygodnia, gdzie... Jest naprawdę hardcore, i później wracasz i doceniasz rzeczy bardziej, co? Bardzo no. To jest fajne, bo mm, góry mają taką właśnie predyspozycję do tego, że uświadamiają ci, co jest tak naprawdę potrzebne, a co jest tylko dodatkiem do życia. E, że w górach zdajesz sobie sprawę z tego, co utrzymuje przy życiu, co jest dla ciebie ważne, a te wszystkie poboczne rzeczy, które ci albo wiesz, odbierają fokus, albo zabierają czas, i nie mają znaczenia, one wtedy je rozumiesz. Czyli za Instagramem nie tęskniłeś. Nie jakoś bardzo. No. Taki ze mnie Instagramer. Okej. Okay. Zrozumiałem też, że wiele relacji, które poświęciłem, na które poświęciłem dużą część energii, swojej energii w życiu, to był błąd. To podjąłeś jakieś super decyzje wtedy Był to taki life changing moment? Mhm, bardzo. Dużo sobie uświadomiłem rzeczy. To jest bardzo. No... Polecałbym myślę, że jakby wystawianie się na takie trudne warunki zewnętrzne plus nabycie samym sobą przez długi czas, w pełnym odcięciu od, od jakiegoś takiego życia, do którego przywykliśmy, social mediów przede wszystkim, czy jakiejś takiej interakcji społecznej, to jest dobra okazja, żeby sobie wszystko ułożyć na nowo w życiu żeby odciąć się od pewnych bodźców, które codziennie to już kształtują twoje myślenie od rana do wieczora. Tam ich nie ma, więc myślisz jakby pozbawiony takich bodźców. Mhm. I to dużo zmienia. Ja przede wszystkim ograniczyłem bardzo mocno kawę. Jakieś pijem gigantyczną ilość kawy. Ja wiem, że to jesteś kawoszem i pewnie powiesz, że nie ma nic złego w piciu dziesięciu filiżanek w ciągu dnia. Nie piję dziesięciu filiżanek. <noise> Max 5. <głos> <głos> Ale jest, oficjalnie jestem... U... Nie jestem uzależniony, bo zrobiłem sobie przerwę, jak miałem e, wybielanie zębów. Ale Dobra, ja lubię i... po prostu. A od ilu lat pijesz kawę? Długo piję. Kiedyś nie lubiłem kawy, kiedyś byłem hejterem. Kawę. Pamiętam. No, a później zacząłem pić, P piłem tą gównianą, rozpuszczalną, śmierdzącą. W ogóle teraz bym nie był w stanie tego wypić, nawet próbowałem kiedyś. A... Ale długo już piję i piję, trzy minimalnie piję, codziennie. I bardzo... Codziennie, ale od dłuższego czasu, a przerwę miałeś dosyć krótką, prawda? Półtora miesiąca. To już no, tak wystarczająco, że ale... odejść od uzależnienia. No... Okej, okay. ja czuję, że jestem uzależniony od kawy. Mam takie dni, w których jak nie wypiję kawy albo się skończy, to mam zły humor. I później sobie myślę, Ej, co jest grane, że przywiązuję jakby swoje samopoczucie do, do, do takiego detalu. Nie? Wiesz co, ja kiedyś zauważyłem? Kawa właśnie działa dla mnie jako taki moment odprężający, czyli że robię sobie kawusie. Siadam i piję sobie, z reguły sobie wrzucę wtedy nogi na stół i sobie siedzę i po prostu jest dla mnie taki chill. Ewentualnie jest to, jest to dla mnie taki zapalnik do wzięcia się do roboty. I zauważyłem, że mój mózg jest tak nauczony, że jak wypiję sobie kawę, to biorę się do roboty, jestem bardziej podkręcony. Że pamiętam, że raz zrobiłem sobie kawę i jej nie wypiłem, tylko ją zostawiłem zrobioną, i idę do łazienki i mówię sobie, wiesz, już jestem taki nakręcony, jakbym wypił tę kawę. To jest ciekawe, że to, to uzależnienie jest, jest tylko w głowie, tak naprawdę, że to w ogóle nie chodzi o to. A to jest taka, taka pętla schematu, nie? No, że taki jak, nawyk. Tak, że jak idziesz, już myślisz o tym, to gdzieś jakoś tak włącza placebo i, i cały ten schemat zaczyna działać, nawet jak nie masz tego punktu zapalnego. No. No, dlatego jest. Można podmieniać nawyki, jakby zmieniać zapalniki. Jeśli masz, załóżmy, szlugi, i że nie chcesz się szlugów, to możesz się zamienić na coś, co będą, będzie się dodawało ten sam w cudzysłowie high, ale. Yy. Podmienisz sobie po prostu nawyk, będziesz robił coś pozytywnego, zamiast negatywnego. To ja zaraz skończymy powiedzieć o, o pętli nawyku, o której ostatnio troszeczkę... Ale ja bym chciał jeszcze wrócić do... Właśnie, tego, właśnie tak? chciałem powiedzieć, że zaraz wrócimy do pętli nawyku, przypomnij mi, ale jeszcze skończymy temat Karakorum, żeby nam się do niej rozjechało. Więc nie wiem, czy powiedziałem. Aha, nie powiedziałem jeszcze o wycenie trudności psychicznej. Mhm. Myślę, że początek wyjazdu to, to było takie 2 na 10, czyli że jakby no jest to zmiana po prostu jakby codziennego życia, ale jest też przeogromna zajawa na to wszystko. Wiesz, doświadcze nowe doświadczenia, te widoki, w ogóle ta nieskończona przestrzeń, to jest coś, co naprawdę, nawet jak nie lubisz gór i byś popatrzył się na to, co ja widziałem, to myślę, że. No, Byłbyś podekscytowany, to jest bardzo specyficzny widok. Jak widzisz spokój? No, widzisz spokój, ale widzisz też nieskończoną przestrzeń. Bo ja wiem, że można widzieć nieskończoną przestrzeń, jak stoisz na jakiejś wieży i masz, wiesz, tylko widno okrąg, widać, że nie ma żadnego charakterystycznego wysokiego punktu, ale widać mhm. po prostu, jak się jakby załamuje kształt Ziemi czy, czy jakieś inne rzeczy. I to też jest przestrzeń. Ale chodzi mi o to, że tamta przestrzeń ma trochę inny wymiar bo ona jest zamknięta górami, jest otoczona takim, wiesz, łańcuchem gór z każdej strony, ale widzisz po prostu um, tą wielkość i ten brak skali, że patrzysz się na przykład w jakimś kierunku i widzisz, że ktoś jest bardzo blisko ciebie. On jest taką małą kropeczką, której nawet nie widać. A to jest tak na rzut oka no, zaraz obok ciebie, a za nim jest jeszcze 50 razy większy dystans niż od ciebie do tego człowieka. I ten, to zatracenie skali jest bardzo ciekawe. Ciężko mi sobie to wyobrazić, ale nie da domy domyślam, się, domyślam nie da się, o czym się. mówisz. Nie ale pewnie się. trzeba to zobaczyć, co? Trzeba to zobaczyć, trzeba tego doświadczyć, żeby to zrozumieć, no. Ale jeszcze powracając do tematu Caracorum, to wycena psychiczna, myślę, że początek to takie 2 na 10, a, a cały wyjazd to też takie 5-6 na 10. Czyli nie było jakiś spe specjalnie wymagający? Nie, nie, ale wiesz, ja też byłem, ja się przygotowałem mentalnie na ten wyjazd, plus ja lubię góry, więc dla mnie to po prostu był kolejny projekt y, bardziej zaawansowany od tych, które były wcześniej, ale w dalszym ciągu już doświadczyłem takich rzeczy, więc nothing special. Ale myślę, że gdy pojechał tam ktoś, kto na co dzień nie, nie obozuje sobie, nie chodzi po górach, to. Na przykład ja. No, no, nie miałbyś łatwo, no. Ja to. Nie miał być łatwo. Zawrócił w połowie ja, po prostu. Ja to bym tylko te zwierzęta jadł. Żartuję oczywiście. Wiem, że nie. <laughs> Nie, ja bym chyba nie chciał czegoś takiego zrobić. Ja lubię, tak jak ci mówiłem, ja lubię, lubię wysiłek, ale w jakichś w innych sferach. To, to mnie jakoś nie przekonuje. Jeśli myślę sobie, że miałbym tam siedzieć 3,5 tygodnia, może kiedyś, ale jak byłem z tobą w tym, w tym zakopanym, to dla mnie to nie jest zajawa. W sensie... No to wyobraź sobie, że zakopane to w tej skali od 1 do 10 to było takie minus 5. Fuck. No, no to ja bym tam umarł. Musiałbyś mnie na, nos więc. na noszach znosić. Na zwierzakach, ale wszystkie zjadłeś, więc... My są na nosach się tylko ty. Kończąc temat Karakorum, podsumuję to jednym zdaniem. Już nawet powiedziałem to, tą sentencję, że trzeba tylko doświadczyć, żeby to zrozumieć. No, Maksym, wszystkim polecam. Zobaczenie najwyższych gór świata naprawdę jest fajnym przeżyciem. Nawet jak się nie lubi gór, to to jest coś, co zapada w pamięci i zmienia życie i myślenie na pewno. Poznanie tak obcej kultury. Jest też y, czymś, co, co pomaga nam docenić to życie, które mamy tutaj, bo mamy naprawdę fajnie w tej Europie. Y, mało ludzi ma takie szczęście jak my. Możemy narzekać na jakieś taki, wiesz, problemy życia codziennego, na zasadzie, wiesz, niska, niska pensja, nie wiem, tam chcielibyśmy Porsche, a mamy Opla, cokolwiek, ale mamy tego Opla, wiesz, stać nas na to. To jest, jest dużo. Jesteśmy szczęściarzami, to jest mm. moja puenta. Ale jeśli chcielibyście więcej się dowiedzieć o tym o moim projekcie, o tym wyjeździe, to jestem w trakcie przygotowywania podcastu dwuczęściowego, który mam nadzieję, że jeszcze w tym roku się ukaże na moim Spotify, więc zapraszam serdecznie, Paweł Zalejski. Paweł Zalejski, masz dopisany podcast, czy jesteś tylko Paweł Zalejski na Spotify? Nie wiem. Pa, chyba Paweł Zalejski i na Instagramie też Paweł Zalejski, także zapraszamy. Ja też czekam, jak to w końcu to zrobisz. Mega chętnie posłucham, bo tak jak ci mówiłem już w przerwie na siekanie, że dowiedziałem się dużo rzeczy odnośnie tego wyjazdu, o których mi nie mówiłeś. Także no, brzmi to mega ciekawe. To są takie, wiesz, ciekawostki, których się za bardzo nie dowiesz, albo musisz albo przeczytać książkę, albo właśnie przesłuchać podcastu. Mój pierwszy podcast dotyczący wszystkiego, co się działo przed wyjazdem, jest już. On tam cały czas wisi. I ja go w ogóle stworzyłem. Dlatego, że dostałem taki śmieszny impuls, bo ja musiałem bardzo wiele rzeczy przepracować przed wyjazdem, żeby dociągnąć do końca wszystkie projekty, zamknąć je klamrom, stworzyć sobie poduszkę finansową i wyjechać na ten wyjazd i wiedzieć, że przez, nie będziemy mi przez miesiąc w ogóle wiesz, e, e, że będę out of the service a kolejny miesiąc będę się zbierał po wyjeździe i tak to właśnie wyglądało, więc musiałem sobie zrobić dwumiesięczną poduszkę finansową, więc projektów miałem naprawdę dużo, dużo tematów do zamknięcia i musiałem nauczyć się na nowo pracować i o tym właśnie powiada ten, ten podcast, o tym, co się działo, że doszło do tego wyjazdu i, i, i o tych wszystkich procesach, które miałem w głowie i łącząc to, co powiedziałem teraz z pętlą nawyku, o której chciałem powiedzieć. Pamiętasz, Ostatnio... ja już zapomniałem. Pamiętam, bo chcę właśnie o tym powiedzieć, bo to jest coś, nad czym ostatnio się dużo zastanawiam. Mocno nad sobą pracuję. Myślę, że Ty też, czy znaczy, widzę, że pracujemy oboje nad, nad tym, żeby być lepszą wersją -słyszę siebie. Słyszę właśnie, że angielski co, cały czas w górę idzie. Coraz. Ja pamiętam, że. przerwać na sekundę. Pamiętam, że umiałem angielski i miałem, miałem czasami takie wyrzutki po angielsku do zrobienia, których się wstydziłem po prostu, bo nie miałem w ogóle nawyku mówienia po angielsku i nie, nie robiłem. Natomiast teraz robię ich mnóstwo I, te, i widzę, że Ty też je zaczynasz robić. Także. Po tym wiem, że twój angielski idzie mocno do przodu, po prostu musisz go używać, żeby te wrzutki wychodziły ci tak naturalnie. To prawda, a myślę, że angielski jest tylko e, efektem pewnych decyzji i pewnych zmian, które się dzieją. To jest jed, jed, jeden z wielu, jedna z wielu rzeczy, która się rozwija. Um, I zacząłem słuchać um, audiobooka o sile nawyku i tam właśnie został przedstawiony taki schemat pętli nawyku. Um, i to jest coś co może się wydawać y, oczywiste, ale mechanizm nie do końca, ja teraz o tym powiem, bo to jest coś co dużo zmieniło w moim myśleniu. Mm -hmm. Z perspektywy ewolucji nasz mózg, y, nasz mózg ma generalnie wiele różnych warstw. Ale z perspektywy ewolucji to co jest na samej górze, na jego wierzchniej warstwie jest najnowszym nabytkiem, a to co jest w samym środku jest najstarszym. I teraz to, co jest najstarszym nabytkiem, na przykład jądro podstawne, to jest miejsce, w którym mamy zapisane wszystkie schematy e, powtarzalne, e, nawyki, e, wszystkie rzeczy, które robimy mimo wolnie na turniejszym sprawy. Automatyzmy. Się mówi, automatyzmy, mhm. dokładnie. Um, więc jeśli podejmujesz jakieś nowej czynności i mówię teraz w perspektywie tych zmian, że na przykład wprowadziłem plan treningowy, którego się dosyć mocno trzymałem. Teraz mam dużo projektów, o których później powiem, ale to mnie trochę rozbiło jakby system, ale miałem taki okres, że bardzo dużo trenowałem, czytałem książki, miałem plan działań rozpisany od początku dnia do końca i jakby konsekwentnie przez cały miesiąc go wypełniałem, ponad miesiąc. I pierwsze dni były dla mnie cholernie trudne. Jakby w połowie dnia już miałem dość, brakowało mi motywacji, byłem zmęczony, mi się spać, i wiesz, jakby wszystkie, um, wszystkie moje myśli były skierowane ku temu, żeby tego nie robić. No i ale jakoś to wytrwałem, jakoś wiesz, dojeżdżałem z tym do końca. I z dnia na dzień powtarzałem ten schemat. I ta powtarzalność sprawiła, że co dzień przesuwałem tą barierę w mniejszym bądź większym stopniu, ale po kilku dniach, po tygodniu już te odznaki zmęczenia miałem wieczorem, nie rano, nie na samym początku tylko wieczorem. A miałem takie dni już po tam dwóch czy trzech tygodniach, że zdawałem sobie sprawę wieczorem, że nie myślałem już nad tym, że muszę robić tam jakąś serię brzuszek, brzuszków, podciągnięć, czy sobie odpalić audiobooka, czy czytać książki, czy pracować. Robiłem to po prostu no miem wolnie. Po prostu to robiłem. Nie zastanawiałem się nad tym. I okazuje się, że jak pewną czynność powtarzasz wiele razy, raz za razem, wiesz, przez miesiąc, przez rok, przez, przez ileś tam lat, to ona z tej wierzchniej warstwy, w której się tworzy, która wierzchnia warstwa naszego mózgu odpowiada za kreatywność, za wyobrażenia, za, wiesz, wszystkie te rzeczy, które, yy, które się tworzy z niczego. Tak w skrócie. I jak powtarzasz pewną czynność, to z tej wierzchniej warstwy przechodzą do jądra podstawnego, zapisują się w formie nawyku. I yy, nawyki mogą być. Zarówno złe, jak i dobre. To jest rzecz, która jest moim zdaniem neutralna, trzeba umieć to przekuć na swoją wartość. Moim nawykiem bardzo często było to, że z jakiegoś powodu, jak byłem zmęczony, to jadłem shitowe jedzenie. Nie wiem dlaczego. Emotional eating to się nazywa. Jak jesteś smutny, to po prostu napychasz czegoś, co sprawia ci przyjemność na przykład czekolady. No to ja miałem tak właśnie, że lubiłem sobie pizzę zamówić. No ja też Ja i też dokładnie piwko. z pizzą. I pamiętam, kurwa, jak dzisiaj jak po prostu siedziałem na kanapie i wiem, że się czuję już źle i myślę o tej pizzy i tą walkę, żeby nie zamówić tej pizzy, tyle razy ją przeszedłem, ale w końcu mi się udało trzymać. Sorry, przepraszam. To ja też się tego odniosę. Chciałbym się pochwalić tym, że od trzech miesięcy w zasadzie nie zjadłem pizzy. Nie zamówiłem pizzy. Zjadłem parę razy dlatego, że ktoś zamówił i gdzieś byłem w jakimś środowisku i się tam, wiesz, jeden kawałeczek czy dwa skubnąłem, ale generalnie przez ostatnie parę miesięcy prawie w ogóle nie jem pizzy. I to jest bardzo duża zmiana. I tak samo miałem po powrocie z Karakorum, że przestałem pić kawy przez długi czas, bo skumałem, że po prostu... Tak dużo potrzebuję kawy, żeby się napędzić do życia, że muszę sobie zrobić detoks, żeby to się wyrównało, żeby w końcu jedna kawa mi wystarczała, bo ja piłem pięć kaw i jakby nie dawało to żadnego efektu. Mhm. Więc się nauczyłem i wróciłem z powrotem do tego stanu, że wiesz, piję sobie co kilka dni i to jest fajne. I powracając do tej pętli nawyku, to miałem tak, że jak jakbym zmęczony, to jadłem shitowe jedzenie i tu się śmieszna rzecz działa, bo nie ma się z czego regenerować jak jesz jakieś bardziewię. Więc drugi dzień jest rozwalony, wtedy czujesz się źle z sobą, czujesz się źle fizycznie, emocjonalnie, zwłaszcza po ciężkim dniu jakiegoś, jakiegoś treningu fizycznego. Więc jest taka pętla, z której nie da się uwolnić. Więc skumałem, że muszę dojść do źródła tych wszystkich moich nawyków, trochę je zmienić, zrozumieć. Zrozumienie często pomaga w zmianach. Więc zrozumiałem, staram się je zmienić i naprawdę odczuwam... To jest teraz taki efekt lawiny, kuli śnieżnej, takiej lawiny. Zaczęło się od jakiegoś mojego bodźca, kończy się na wielu, wielu zmianach. Jedna zmiana napędza drugą. I właśnie to jest ta myśl z tą pętlą nawyku. Ja, jak wyobrażam sobie to, co teraz robiłem na siłowni ostatnio, bo chodzę na siłownię i mam od tego trenera, któremu wysyłam raporty. I ten mój trener mi mówi na przykład, że już jest fajnie. Natomiast ja jestem zresztą znacznie, więc ja zawsze wydziwiam. Więc mu mówię, no tu mi się jeszcze to nie podoba, tu mi się jeszcze to nie podoba. I robiłem redukcję, więc starałem się schudnąć i on mi mówił, że już jestem fajnie docięty. Natomiast ja mówiłem, że nie jestem fajnie docięty i że chciałbym bardziej. Więc przyjął to wyzwanie i zrobiliśmy taką porządną redukcję. I teraz jakbym chciał zrobić to, co zrobiłem teraz na początku mojej przygody z trenowaniem, to myślę, że bym tego nie zrobił. Myślę, że ilość z tych treningów, jakby to, że właśnie cały czas przyzwyczajałem się do tych treningów, pomogła mi w tym, żebym. Teraz, na przykład, żebym mógł trenować 11 razy w tygodniu. Wcześniej bym tego raczej nie zrobił. Jakbym powiedział, że mam trenować 11 razy w tygodniu, to bym powiedział, a to ja sobie wolę trenować bez trenera i się nie będę musiał. Nie będę musiał chodzić 11 razy, a teraz to jest dla mnie zajawa. Ale żeby to była dla mnie zajawa, to to musi być właśnie ten takie konsekwentne troszeczkę dokładanie sobie po to, żeby po dwóch latach mógł, żeby mógł sobie chodzić 11 razy i żeby to sprawiało mi frajdę. To nie jest dla mnie w tym momencie żaden problem. Natomiast tak jak tobie powiedziałem, to ty mówisz, że o to, to dużo. Dla mnie to jest kompletny los, tym bardziej jak wiem, że to się zaraz skończy. Ale mam wrażenie, że, że mówimy właśnie o tym samym, że to jest takie konsekwentne dokładanie sobie i dzięki tej kuli lawinowej na samym końcu możesz robić rzeczy, które na początku wydają się niewyobrażalne. Jest... Myślę, że nie jesteś w stanie zbudować niczego solidnego bez, bez solidnych fundamentów. Poza tym to, o czym mówisz, też się przekłada na trochę szerszy kontekst. Nie wiem, czy zauważyłeś. Ja zauważyłem, że wśród moim środowisku nawet mamy wspólnych znajomych, którzy trochę wpadli w, taki, w taką pułapkę. Wiem, że to jest już ocena to, co powiedziałem, ale to się potwierdziło. perspektywa. Perspekty moja perspektywa, no, ale to się potwierdziło po, 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 paru, po paru latach jakby obserwacji jakichś rozmów z ludźmi. Że jak ktoś mega szybko wkręca się w jakąś daną rzecz, w robotę czy jakieś projekty i tak dalej i poświęca życie, i to tak wiesz z dnia na dzień i przepada, to jest ciężko to utrzymać w ryzach przez cały czas. Po prostu w pewnym momencie ludzie się wypalają, mhm. bo jeżeli nie masz, z mojej perspektywy przynajmniej, jeżeli nie masz solidnego fundamentu i jeżeli wiesz, nie pracujesz nad wieloma rzeczami równolegle, to po prostu to się robi coraz bardziej kruche. Im się pniesz wyżej. Tym, tym ten wiesz, kruchy fundament sprawia, że jest ciężej Ci się utrzymać. To jest dla mnie też tak śmierdzi mi trochę taką formą ucieczki. Jeśli ktoś nagle żyje sobie, żyje, żyje żyje i nagle wpada w coś totalnie, to brzmi to trochę jakby bardzo miał z czymś duży problem i nagle znalazł rozwiązanie i poszedł w to Olin, co nie jest chyba złe, bo na pewno są ludzie, którzy wchodzą w coś Olin od razu i mają świetne efekty. Pytanie właśnie, czy są w stanie długo to pociągnąć, jeśli ktoś jest, w stanie, jest na tyle ogarnięty, że wchodzi w coś all in, ale jest w stanie dostosować swoje życie do tego, żeby robić to na dłuższą metę, no to dla mnie totalny ludzik. All in jest z pokera. Poker jest z założenia ja z hazardem i grą. to jest ryzykowne, to jest no, ryzykowne. Właśnie. ale jeśli chcesz mieć super wyniki, to musisz ryzykować. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Tak, ja często o tym myślę, że ludzie mówią, że nie trzeba wcale tyle pracować i bla, 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 i że, ale jak... Chcesz dużo pracować i chcesz być w, na przykład albo w sporcie, albo w jakichś biznesowych kwestiach, to konkurujesz z innymi ludźmi. I teraz jeśli nie będziesz wystarczająco ciężko pracował, jakby musisz pracować tylko ciężej niż najlepsza osoba w danej dziedzinie, jeśli chcesz być najlepszy. Więc teraz, jeśli konkurujesz z ludźmi, którzy są delikatnie psychopatami, to też musisz być delikatnie psychopatem, bo inaczej nie masz szans. Ja do tego w ten sposób zawsze podchodzę. Myślę, że jest bardzo y, wiele różnych perspektyw i sposobów na to, żeby osiągnąć jakieś sukcesy, i każdy ma pewnie inne, i już jest, wszyscy jesteśmy inni. Każdy musi swoją formułę znaleźć, swoją receptę. I też definicja sukcesu może być inna. Właśnie. Każdy pewnie mierzy ten sukces zupełnie inną miarą. Um, ale to, do czego się chciałem jeszcze odnieść. Fajną rzecz powiedziałeś, i ja mam też przemyślenia na ten temat, bo. To jest dość oczywiste, ale chcę o tym powiedzieć ja w tym momencie jestem w stanie podzielić sobie ludzi, którzy mnie otaczają na takie trzy różne grupy. Pierwsza grupa to jest, to jest grupa, która ich jedna godzina pracy jest ekwiwalentem do pieniędzy, pieniędzy, które zarabiają. Jeżeli chcą zarobić daną ilość pieniędzy, muszą poświęcić na to daną ilość czasu. To jest, jest oczywiste, ale to ma też swoje minusy. że Jeżeli pracujesz bardzo dużo, żeby osiągnąć jakieś, jakieś założenia finansowe, które tam mogą ci dojść tam, gdzie byś chciała pospełnić jakieś zachcianki, to z automatu przekreślasz czas wolny dla siebie, bo nie jesteś w stanie znajdować się nad swoim życiem, jak pracujesz, wiesz, może jakąś fizyczną pracę, czy. czy... Mhm. Często ta praca jest absorbująca po prostu i to jest taka pętla, że poświęcając swój czas i energię na pieniądze, poświęcasz w zasadzie wszystko. myślisz, że ma to sens? albo poświęcasz bardzo dużo, może nie wszystko, ale poświęcasz dużo. to zależy chyba, to nie jest tak. w sensie zależy po co zarabiasz pieniądze i za, jak jeśli poświęcasz wszystko dla pieniędzy, to to nie brzmi jakoś sensownie, ale nie sądzę, żeby ktokolwiek tak robił. To prawda, ale myślisz, że, że taka grupa ma prawo bytu? Że też obserwujesz takie, e, takie schematy? Że sprzedajam swój czas za godzinę? Nie, nie tak. do końca wiem, do czego bijesz. Że jedna godzina pracy to jest określona ilość pieniędzy. O, ja tak pracuję. Aktualnie. Okej. Okay. Druga grupa, do tego przejdźmy, mhm. to jest e, pracowanie mądrze, a nie ciężko. Mhm. Czyli, że masz target, który możesz równocześnie e, możesz spędzić nad projektem, tak jak ja na przykład, myślę, że ty też, możesz siedzieć dwa miesiące i go dociągnąć, byle jak, ale jakoś go dociągnąć, a możesz na przykład różnymi sposobami, czy delegując tą pracę, te kompetencje innym ludziom, za którym płacisz jakąś stawkę, e, możesz ten projekt zrobić na przykład w tydzień i zrobić jakieś pieniądze, mieć czas później dla siebie, albo wziąć kolejny projekt. To jest druga grupa. Ja się do niej myślę, że zaliczam, bo jakby pracowanie, wiesz, operowanie takimi rzeczami, które robię ja, czy zdjęcie, czy filmy, to jest kwestia tego, żeby zrobić to mądrze, szybko, a niekoniecznie, wiesz, e, e, motać się w tych projektach. Mhm. Jest, jest trzecia jest grupa, i jakby i, i, uzupełniając jeszcze obraz e, o, o ten czas dla siebie, ja na przykład wychodzę z założenia, że e, pracuję tyle, ile trzeba, żeby mieć po prostu e, możliwość normalnego funkcjonowania, i inwestowania w swoje zajawki, w swój rozwój. I zajmuje to mniej więcej tak statystycznie patrząc, no miesiąc pracy powiedzmy, ale kolejny miesiąc nie muszę nic robić, bo po prostu wiesz, mam jakąś poduchę finansową i sobie siedzę z górach i swoje rzeczy i rozwijam się, mam dużo czasu na myślenie o sobie, na rozwój. I to sprawia znowu, że kolejne projekty mogę robić jeszcze szybciej, mogę robić jeszcze większe projekty i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest model, który na razie rozkminiłem. Jest trzecia grupa. Która jest dla mnie takim obrazkiem trochę z jeszcze niedostępnym, i próbuję wstrzelić się w tą grupę. To są ludzie, którzy myślą, ich myślenie nie jest podyktowane, uogólniając, bo ja wiem, że to, to nie do końca tak wygląda, ale ich myślenie nie jest podyktowane potrzebą zarabiania pieniędzy, ewentualnie chęcią, bo mogą chcieć pomnożyć swój majątek. Ale chodzi mi o ludzi, którzy mają myślą o pieniądzach w kategorii nie, takiego niewyczerpanego źródła że mają po prostu, wiesz, czy z, z jakiś status po prostu rodziny, rodzina jest majętna, czy ma jakiś super rentowny interes, pozwalają sobie na wszystko. Uh -huh. I to, to są dobrze. ludzie, którzy mają mega dużo czasu i ich myślenie nie jest jakby wypaczone potrzebą zarabiania pieniędzy. Więc mogą się bardzo, wiesz, mają swój czas poświęcić na wszystko. Mają na to budżet, mają na to czas. To jest bardzo elegancki, elegancka opcja. I jakby próbuję rozkminić sobie tak, żeby też w jakiś sposób mieć taką mieć taki, taki motorek, który po prostu bym generował w jakieś pieniążki. Wiem, że to jest założenie na razie, i że nawet nie znam sposobu na to. Ale fajnie mieć rentowny interes, który sprawia, że on cię utrzymuje przy życiu, funkcjonujesz sobie, ale masz nieskończoną ilość czasu na to, żeby robić swoje rzeczy. Mm -hmm. No, biznes. Jak to układasz swój biznes, to przecież tak jest. Jeśli doprowadzisz go do momentu, gdzie możesz go zostawić pracownikom i. On działa sam, co się praktycznie nigdy nie dzieje. I więc nie wiem o jakich osobach mówisz, ale jeśli osoby mają nieograniczony budżet, to skądś te pieniądze się, one nie rosną na drzewach to prawda. Więc albo dostają je od rodziców, albo mają jakiś super biznes, albo dostali spadek. Zależy po prostu, skąd mają te pieniądze. Tak, tylko chodzi mi o tą zależność. Wiesz, bo teraz jak zestawisz pierwszą grupę z tą trzecią, to jest gigantyczna różnica w możliwościach możliwościach, które daje ci życie. Mhm. Czyli w tym czasie, który możesz poświęcić, bo nie musisz, nie musisz iść do pracy, żeby przetrwać i mieć na czynsz. Możesz jechać na jakiś wyjazd i, wiesz, zastanawiać się nad sobą i inwestować no to chyba, w siebie. To chyba każdy w tym kierunku zmierza, przynajmniej ja to tak rozumiem. Przynajmniej mi się wydaje, że każdy, mi się zawsze tak wydawało, że. Mam jakąś tam grupę znajomków i że wszyscy idziemy w tym kierunku, właśnie, żeby mieć tyle pieniędzy, żeby się nie musieć martwić. Żeby pieniądze nie były problemem. To jest fajne określenie. Nie to, żeby mieć wiesz, tyle pieniędzy, żeby sobie kupić jacht Lamborghini, tylko żeby to nie był problem dla ciebie. Że jeśli chcesz coś zrobić, to po prostu to robisz. Zawsze mi się wydawało, że, to, że jest taki kawałek Jeezy'ego, jego, w którym śpiewa I thought... It was The Plan. I ja, ja, się, ja się tak czuję. Że zawsze mi się wydawało, że wszyscy po prostu chcemy być bogaci i, i że wszyscy będziemy robili wszystko, żeby tak było. Natomiast później okazało się, że nie do końca to tak wychodzi. A, i, ale jakby ja dalej żyję w tym przekonaniu, że staram się robić rzeczy. Jakby rzeczywiście sprzedaję czas na godziny w tym momencie. To jest. E, też nie można na to popatrzeć tak zero jedynkowo, że o jak sprzedajesz pieniądze za czas, to jest źle. Bo to zależy, co robisz w tym czasie. I ja tego nie oceniłem. No, to ja, ja cały czas staram się podnosić swoje e, zarobki i to mi wychodzi całkiem nieźle ostatnio, więc teoretycznie robię. Troszeczkę swój biznes, bo w, bo w momencie, kiedy pracuję sobie nad czymś, to ta godzina zarabiam za nią, ale ja się też rozwijam, rozwijam w ciągu tej godziny. Więc ta sama godzina zarobek będzie warta dużo więcej niż ta, ta godzina, którą przepracuję teraz. Więc w pewnym sensie zmierzam w tym kierunku. No i jasne, że chciałbym, żeby było tak, że docelowo się nie muszę przejmować pieniędzmi. I myślę, że tak będzie. Więc Dlatego też założyłem podcast, bo to jest, w pewnym, to jest pewna forma biznesu. Które chciałbym, żeby działał. No i tak jak Ci mówiłem o YouTube, że to jest super, bo wstawiłem podcasty i podcasty, które zrobiłem na początku, one da ludzie dalej je oglądają. Więc to nie jest tak jak Instagram, albo TikTok, albo Insta Stories, które są już najgorsze, że coś przemija, że robisz, wykonujesz pracę, która znika i nic z niej nie masz. Ja w tym momencie robię pracę, w która zostaje. I jeśli przeprowadzę wywiad z kimś, kto dostarcza jakąś super wartość, to ten wywiad, ten wywiad tak jak już rozmawialiśmy zresztą w pierwszym naszym podcaście, będzie miał wartość nawet za e, 10 lat, czy nawet 20 czy 30. No, myślę, że wartość intelektualna nigdy nie, nie traci na. Gadałem, gadałem wczoraj z kumplem i polecałem mu Jordana Petersona jako psychologa, a on mówi, że słucha Alana Ładca. Alana Łodca albo Włatca, nie wiem jak się czyta jego nazwisko. W każdym razie jest go. jakiś filozof, który już nie żyje. I to jest zajebiste, że są idee, które można przekazywać i które nie mają jakby. Są ponadczasowe. No dokładnie, więc to jest, wydaje mi się, że staram się coś takiego dostarczać, albo przynajmniej próbuję. Oczywiście na razie zacząłem, więc nie uważam, że był to jakiś wielce świetny. Nawet uważam, że jestem w to bardzo kiepski, ale wiesz, to zajmuje czas, jak wszystko. Także na spokojnie myślę, że można sobie iść w tym kierunku, o czym mówiłeś, czyli żeby być wolny finansowo. Nie lubię tego stwierdzenia, bo to jest takie kołczowskie. Wolność finansowa. Ale, ale jest to prawdą, nie? No. mimo wszystko. E no, myślę, że po podcast jest tak wiele czynności i można je porównać do mięśnia, które trzeba trenować i trzeba go budować. No i nie, nie rodzisz się już przypakowany. Dokładnie. I zauważyłem, że stres mnie upośledza. Jak się stresuję, to jestem po prostu głupszy, bo mam mniej mocy przerobowej w mózgu, a jeszcze się stresuję. Często się stresuję podczas podcastów. Więc myślę, że to jest, i tutaj wracając do twojego, twojej pętli nawyków, to wczoraj czytałem cytat bardzo fajny. Na polski to będzie, że neurony, które odpalają się jednocześnie, jakby łączą się Wire together. Nie wiem, jak to dokładnie przetłumaczyć na polski. W każdym razie, że jeśli powtarzasz jakiś, jakiś, jakąś rzecz, to wytwarza ci się nawyk w postaci połączeń neuronalnych i wydaje mi się, że to na tym, na tym polega robienie wszystkiego tak jak i podcastu. Czyli jeśli będę to robił, 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 to ten stres, który w tym momencie odczuwam, on zniknie, bo te połączenia będą już zautomatyzowane. Czyli przeniosą się do jakiej części mózgu, o której mówiłeś, bo ja już nie pamiętam? Do jądra podstawnego. Do jądra podstawnego się przeniosą moje nawyki odnośnie podcastu i wtedy będę już leciał na pełnym flowu, bo w tym momencie czuję się taki ograniczony jeszcze, że. Odczuwam to, że nagrywam podcast, że to jednak nie jest rozmowa, a myślę, że jak nagrywasz to przez pięć lat. To Stresujesz już... się teraz? Teraz nie, ale na początku się stresowałem. Na początku. Jak z reguły jak nic nie mówię, to się stresuję. Je. Teraz już się wyluzowałem, bo zaczęłam gadać. Tak tak, właśnie śmieszne jest to, że jak trwa ta cisza, albo ktoś mówi i musisz. Powiedzieć jakieś zdanie, to to pierwsze słowo jest takie, takie pełne naprężeń, napięcia. no. E, powracając jeszcze do mm, tematu tych zarobków, bo, bo to jest coś, co wydaje mi się, że fajnie tym przekadać, bo jakby dotyczy no, to prawie każdego z nas. I, Zgadzam się. E, I myślę, że bardzo dużo lubię ten temat. Ma, dużo osób ma e, przemyślenia na ten temat. E, jak często zadajesz sobie pytanie, kim jesteś i po co robisz to, co robisz? Czy ty zacząłeś temat y, zarobków i teraz pytasz, y, jak często zadajesz sobie tak, pytania? Tak, jak często, może niekoniecznie samo pytanie, ale jak często stawiasz na to odpowiedzią? Kim jestem? Codziennie? Może nie, nie w tej formie, ale ja. No ja mam taki charakter bardzo mocno analityczny, że ja się. Ja się, codzi ja się codziennie zastanawiam nad tym. Zastanawiasz się, się kalkulujesz i podejmujesz najbardziej racjonalne i pragmatyczne decyzje, które. Pokierują cię do celu, który sobie wymyśliłeś, prawda? No codziennie siedzę przed kalendarzem w mojej Codziennie ja jestem też. na Instagramie i dla mnie Instagram jest formą inspiracji. Czyli oglądam sobie rzeczy i mówię sobie, ja pierdolę też tak chcę. I, ja też. I wtedy mam taki bodziec i myślę sobie, co muszę jeszcze zrobić, co robię źle, co mogę poprawić, co wczoraj zrobiłem, dlaczego zrobiłem to tak, dlaczego nie zrobiłem tego inaczej. I jak mógłbym zrobić tak, żeby za tydzień mieć lepsze nawyki niż mam. To jest, no, dla mnie to jest codzienność. Dla mnie też to staje się codziennością od, od półtora roku, mniej więcej. I nie chcę mówić za inne osoby, bo to, to nie jest w ogóle w mojej roli, ale na pewno z doświadczenia wiesz, bo często rozmawiasz z ludźmi. Kiedyś na pewno, jak mieliśmy bardziej takie społeczne życie, jakie dziś na rokach, to wiesz, rozmawialiśmy o wszystkim. Zwłaszcza na imprezach. Zwłaszcza na imprezach. To zdajesz sobie sprawę z tego, jak wiele osób nie stawia się nad tymi rzeczami. Ale to chyba też zależy od osobowości. To nie jest do końca tak, że my, wiesz... Ale widzisz, bo zależy od osobowości, czyli nie każdy na to mhm. wychodzi. Mhm. A powiedziałeś o tym, że dosyć oczywiste wydaje się, że każdy zarabia pieniądze po to, żeby móc spełniać swoje marzenia, swoje założenia. Myślę, że bardzo wiele osób i doświadczyłem tego nawet ostatnio parę razy, że wiele osób pracuje, bo trzeba, ale nie wie po co. Ja myślę, że jeszcze dochodzi do tego brak wiary w siebie, że ludzie nie wierzą w siebie i nawet nie przychodzi im do głowy, że mogliby osiągnąć jakieś rzeczy. Ja jestem taką osobą. Ja przez długi czas oglądałem rzeczy w internecie i nie, nie było tego tej, tej motywacji. Było po prostu wow, ale ludzie sobie fajnie żyją. Wow. Może, może kiedyś, może coś tam, wiesz, były jakieś zalążki takich, myślę, ale w ogóle tak nie myślałem. Więc ja byłem taką osobą, która się nie zastanawiała, a jak dziwem na rolkach. A w pewnym momencie... Po, poprzez e, wydaje mi się, że byłem dobry na rolkach i czułem się ko Pewnie w kwestii sportowej, w takich kwestii fizycznej, ale w kwestii takiej biznesowej, operowania w świecie, w ogóle się nie czułem pewnie. I dopiero jak poprowadziłem swoją firmę, dopiero jak poszedłem w UX-a i zobaczyłem, że w sumie to działa dokładnie tak samo jak rolki, mogą używać tych samych mechanizmów i się rozwijać, to dopiero poczułem się pewnie i dopiero zacząłem iść jakoś tak bardziej pewnym krokiem w kierunku tego, że rzeczywiście mogę coś osiągnąć. Ale to trwało kupę lat. Dlatego ile mam teraz? 29 lat? Wiesz, są ludzie, którzy mają 18 lat, są milionerami. A ja mam Są ludzie, którzy mają 50, mają rodziny, nie wiedzą, co chcą robić w życiu. To prawda, ale ja się do nich nie porównuję, porównuję się do tych 18-latków. <grym> bardzo, do, bardzo dobrze. E, wspomniałem o tym, dlatego że jak przedstawiłeś jedną stronę, to chciałem uzupełnić obraz e, drugą stroną. E, ale no widzisz, mieliśmy tą przyjemność e, i ten zaszczyt, że rolki trochę nam pomogły odkryć to naszą drogę życiową. E, siebie. Mhm. Po, tak, tak. Po, Pamiętam, to było że... takie narzędzie do odkrywania tego wszystkiego, co mamy w sobie. Myślę, że gdyby nie rolki, to nie byłbym tak kompletny jak jestem teraz. Powiedziałem, że wiem, na no co sobie mogę pozwolić, jakie są moje granice fizyczne, psychiczne. Eee, cyzelowałem swój charakter bardzo mocno. Przede wszystkim rozumiesz ten proces, że jeśli się coś powtórzy wystarczającą ilość razy, to to wychodzi. Pamiętam, że Fisza mi kiedyś powiedział: Fisza to nasz ziomek z rolek, który też był dobry. I. Powiedział, że zajął się programowaniem i powiedział mi wtedy: Ja jeszcze nie zajmowałem się wtedy UX-owaniem, że dzięki rolkom wie, jak to jest być dobry w coś. Ja wtedy tego nie strzeliłem. nie wiedziałem o co mu chodzi, bo jeszcze nie, prób nie próbowałem być dobry w coś innego. Ale teraz to rozumiem, że to jest takie wypracowanie sobie, po prostu zrozumienie drogi, która cię bierze od, od zera do bycia dobry w coś. To, I to jakby w niezależnie. Czym się zajmujesz? Można sobie to wypracować, no i my sobie wypracowaliśmy to za pomocą rolek, to jest zajebiste, także o, może rolki nie były yy. najidealniejszym wyborem, ale dużo się bardzo nauczyliśmy oboje. Poruszyliśmy wiele fajnych tematów, które myślę, że można sprowadzić do poziomu edukacji i wykształcenia, yy. że Zobaczy, jak wiele jest zależne i jak wiele czynników. Możesz go sobie pociągnąć. Mówię, mówię Pawłowi, żeby sobie pociągnął e, mikrofon, bo się oddalił. Tak, na pewno. Pokazywałeś coś innego. <śladenie> 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 Jak wiele rzeczy jest wypadkową naszej edukacji? Braku edukacji. Albo braku. Widzisz, i teraz ty uzupełniłeś obraz w drugą stronę. No, myślę, że, myślę, że to jest w ogóle recepta na bycie szczęśliwym człowiekiem. Ogólna, to jest po prostu doświadczanie różnych rzeczy, edukowanie się, rozwijanie w różnych kwestiach i to nam pomaga sprawdzić, gdzie jest nasze miejsce. No, szkoda, że nie, nie uczą nas. Pewnie uczą nas w szkołach tych rzeczy, które były potrzebne 50 lat temu albo 60. Do systemu, który już jest nieaktualny. No, może kiedyś to rzeczywiście się wszystko przydawało, po prostu byłeś zajebistym inżynierem i super się układało. Dlatego nam rodzice wszyscy mówili, że wszystkich rodzice mówili, że trzeba iść na studia, bo wtedy będziesz miał super robotę. Co w tych czasach nie jest już, już tak, nie jest już takie aktualne. No ale z jakiegoś powodu zrobili taki system. Nie sądzę, żeby on był kompletnie z dupy. Po prostu jest może już nieaktualny. Myślę, że był najlepszą opcją po, po, po wojnie, żeby odbudować nasz kraj, to stworzyć społeczeństwo, które jest w stanie być autonomiczne, szybko się rozwijać, budować. Czyli wiesz, dużo osób, którzy wykonują pracę fizyczną. To żeby taki system, że w sumie każdy musiał mieć pracę, więc, więc wiesz. No, taki postsocjalistyczny system, to prawda, no ale szkoda, że on nie został zmieniony, nie został zaktualizowany, a życie poszło do przodu i za naszą edukację odpowiadają osoby, które dorastały w starym systemie i dalej nie rozumieją tego nowego. Zobacz, jak mało mówi się o emocjach, mało mówi się o związkach, o tym, co nas na co dzień w życiu dotyka. To jest mega śmieszne, że kończąc szkołę, myślę, że wiele z nas jest w stanie, wielu z nas jest w stanie wyliczyć. Całki, a jakieś inne, różne. Ja nigdy nie byłem w stanie wyliczyć całki, ale też nigdy nie skończyłem szkoły. Wolne tej odpowiedzialności. No to ja dokończę wątek w takim razie. To słuchaj uważnie. Wielu z nas po ukończeniu szkoły było w stanie wyliczyć całki i miało całkiem nienaganną wiedzę na temat jakiejś rozszerzonej matematyki, fizyki i tak dalej. Nie znam ani jednej takiej osoby. To, co to też, to jest, to jest. też jest minusem edukacji, że skoro się tego uczymy, a, a jednak wychodzimy, a jednak tego wiesz, wkuwamy, a nie, nie pamiętamy. To jest nie, coś idzie nie, się ten nie ten tak. Ten. Coś hmm. idzie nie tak. To jakby potrafimy robić takie rzeczy, a nie potrafimy rozmawiać o emocjach, o związkach. Ja o kobiecie z rodzicami nie gadałem nigdy. No, to jest dziwne, W szkole co? nigdy nie o tym nie gadałem. Temat seksu jest tematem tabu dalej tak naprawdę. Jakby też, jakby nigdy nie gadałem z rodzicami o seksie. Ja odkrywałem, wiesz. Najbardziej fundamentalne... Chciałbym się poprawić. Gadałem z o kobietach. Gratuluję. Ja nie pamiętam, żebym przeprowadził taką rozmowę. Raz jak szedłem na imprezę, to ojciec powiedział, żebym wziął gumę ze sobą. U. Miałem 17 lat wtedy. <grytanie> tak wygląda moja edukacja seksualna. <grytanie> Ale I tu też nie potrafisz rozliczyć, nie? Musisz oddać się do księgowej, mimo tego, że to jest bardzo prosty rachunek. Więc tak. widzisz, no system edukacji jest ewidentnie nieaktualny. No na pewno nie jest dla przedsiębiorców. To raczej jest skierowane do ludzi, którzy chcą mieć stałą, stabilną pracę i wtedy nie musisz odliczać pitu, u niczym się nie musisz przejmować. To prawda. No Myślę, że my się włamaliśmy z tego schematu. Po prostu dlatego dostrzegamy, jak bardzo nie pokierował nas w miejsce, w którym jesteśmy. Ale ciekawe jest to, że jak byłem w szkole, to nie wiedziałem o tym, że mój charakter w tą stronę prowadzi. Ja myślałem, że ja jestem jakiś nieupośledzony, że ja się po prostu ja nie nadaję do szkoły. Ja, ja miałem to i... dokładnie to samo. Ja siedziałem z tyłu, jałem się na krześle z moim drugim kumplem, który... Miał tak samo wszystko w dupie jak ja, i, I nic nas nie obchodziło. I tak, sobie, I tak jakby, jaką masz perspektywę w tym momencie? Nie, nie znasz kompletnie świata, nie wiesz, co będzie dalej. I jedyne, co wiesz, to wiesz, że chodzi z szkoły i kompletnie, kurwa, nic nie kumasz i kompletnie cię to, ci to nie obchodzi. I ja myślałem, że to się ze mną nie tak przez długi czas. I dopiero później, jak zacząłem robić rzeczy, jakieś biznesowe kwestie, to zauważyłem, że te moje. Predyspozycje mentalne się tak właściwie przydają, że to nie jest minus, że ja mam wszystko w dupie, że ja mogę to wykorzystać. A w szkole nikt mi tego nie powiedział, w szkole wszyscy mówili o. Kurie. Będziesz koło Będziesz koło Pamiętam, powiedział mi zajebistą rzecz, co było akurat prawdą, e, nauczyciel od angielskiego. E, mówi mi, że mam jakąś ocenę i ja nie, nie dosłyszałem jaką. I pytam się, czy, czy mam wyżej niż jeden. A on mówi, masz dwa. ja mówię, wie I on mówi, a, olewasz system? system oleje ciebie. I to była akurat prawda, bo teraz muszę płacić za angielski i się uczyć, ale zrozumiałem lekcję. Ale to był dobry tekst z jego strony. To była dobra. Do tej pory to pamiętam. Jak mi to rzucił. W punkt. No, to było w punkt. No ale tak jak mówiłem, szkoła nas nie, nie przygotowuje zdecydowanie do przedsiębiorczości. Ale ciekawe to było z wychowaniem. A i z tym, że nie rozmawiałeś nigdy z rodzicami o kobietach ani o związkach. Albo nie ze mną. Jak z dzieckiem, to ciężko jest podnieść taką inicjatywę. Właśnie, nawet że, nie wiesz, że trzeba. Nie? Nawet nie wiesz, że trzeba. Tym bardziej, że wiesz, jeszcze wracasz z jakiejś religii czy coś i w ogóle jesteś przekonany, że to jest grzech i że to jest temat tabu i się o tym nie rozmawia, bo. Jezusa, ta, Jezusek, jak będzie, jaki w nie prze, tak. przecież my chodziliśmy do kościoła, jak byliśmy mali. Ja chodziłem do kościoła. Ja też. A to jest, jaka to jest patologia? Przecież wszyscy chodzili, a nikt nie chciał, każdy ściemniał, że chodził. Jakiś Ma, tak. mały odsetek było ludzi, którzy, dzieciaków, którzy na, za, który na zajawie tam chodziło, się modlić i w ogóle. Ja chodziłem do kościoła, w której śmierdziała woda święcona, i nabierałeś, bo wszyscy tam wkładali łapy. I nabierałeś, i wiesz robiłeś to przeżegnanie, i pamiętam, że ta woda śmierdziała. No, przejebane. I trzeba było klęczeć, mi kolana bolały. Nie, no w ogóle, jak jesteś małym dzieckiem, jeszcze nic nie kumasz. I jak mówią ci, że już się urodziłeś z grzechem, tego nigdy nie rozkminiałem, i, i nigdy że to nie wierzyłem. I że. I klęczysz, i tam, wiesz, moja wina, moja wielka to wina. To jest masakra, jak byłem jakiś czas temu na pogrzebie Pranie stary. mózgu stary. I jo, ja byłem po prostu zszokowany, co tam się dzieje w tym kościele. I wszyscy klęczą, i moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. I to, I to i wyobraź sobie, jak to buduje te nawyki. że ty rzeczywiście myślisz, jak robisz to co niedzielę przed całe życie, to rzeczywiście myślisz, że to jest kurwa twoja wina. Że to jest jakaś masakra. <laughs> to jest sekta. To jest właśnie, to chciałem powiedzieć, że jak robisz sobie tego przerwę. I doświadczysz tego po długiej przerwie, to to wygląda jak sekta, jak każda inna. No, to tylko jest jak mocy. jesteś tam, jesteś w środku, bo cię uwięzili, to jesteś przekonany, że wszyscy inni to jest sekta, że tylko Ty żyjesz w ten poprawny sposób. I wyobraź sobie księży, którzy siedzą w tych konfesjonalach i słuchają grzechach ludzi, ty musisz, i czujesz powinność powiedzenia temu księdzu, wszystko, co się u ciebie wydarzyło, a przecież to jest masakra. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że to jest taka stara psychologia czy Teraz idziesz do psychologa i robisz dokładnie to samo, tylko jeszcze mu płacisz za to siano i uchwalisz się, że chodzisz do psychologa i że jesteś kumaty. Albo się wstydzisz, jak niektórzy ludzie. A, a kiedyś tak się urobiło w kościele i ten, ten gościu ci mówił, no to teraz musisz zrobić trzy zdrowe i ty się już czujesz zajebiście. Myślę, że tak. No, e, może to jest jakaś taka przeobrażona forma psychologii, która trochę jednak działa jak, jak tworzenie takiej społeczności z wybranymi mózgami. No Wydaje mi się, że to jest taka filozofia. Um, bardzo mądre są niektóre rzeczy Przecież z religii. To nie jest tak, że w całej jest gówno. Wiesz, prawo, prawo w Europie jest oparte na dekologu, więc jakby to jest mocno ukorzenione. I tam jest wiele rzeczy, które są w porządku, nie? Nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe. Nie zabijaj. Nie bluźni. A nie, blu nie bluźni, to znaczy nie przeklinaj? Tak. Co im przeszkadza nie przeklinanie? Tego nie kumam. No kurwa, nie, nie wiem. <grym <grym tego nie trzeba akurat. Więc jakby, no, no, myślę, że tak wiesz, no w, w tych czasach na przykład odnosząc się do średniowiecza, w którym było dużo przemocy, nie jestem historykiem, nie wiem, ale wydaje mi się, że to było coś, co jednak w jakiś sposób e, spajało te wszystkie społeczności i sprawiało, że one w jakiegoś, miały jakiś kodeks moralny, według którego postępowały i to jest, e, i to, wiesz, jakiegoś porządku wprowadzało, ale z drugiej strony Zobacz, jak wiele złego też religię stworzyła. Przecież Droga Krzyżowa, stare, Ale... ta Droga Krzyżowa, to był hardcore. W imię Boga zabijali już wszystkich, których napotkali i nie, nie wierzyli w Boga. No, no, ideologicznie. Fajne są te filmy, właśnie o jakich rycerzach, którzy mordują w imię Boga. E, templariuszy. No. Tak. O templariuszach. No. Bardzo lubię. Ale zobacz, jaka jest narracja w tych filmach, nie? Bo tam mm, w dalszym ciągu utrzymuje się tę narrację, że trzeba było walczyć z poganami, że oni są źli, i tak są w tych filmach przedstawiani. Przecież cały czas ten sam schemat, tylko kto inny robi dokładnie to samo. No. Teraz mam wrażenie, że, yy, że social media teraz trochę działają tak jak religia. Że też ludzie, że też jest tyle dobrego, też dają nam tak, tak dużo struktury, jak religia dawała kiedyś. I też jest masa ludzi, którzy dostrzegają tylko te negatywne rzeczy w social mediach. Myślę, że ten schemat jest dostrzegalny w każdej rzeczy. Ale co do religii, to ciekawą rzecz właśnie słuchałem u Jordana Petersona, że, że, że religia to daje. Daje ci strukturę, daje ci ten tak zwany belief system, czyli, że jeśli jesteś w jednej wiosce, bola muchy, uszy. No, no, muszę <laughs> A, jeśli jesteś w jednej wiosce i wiesz, że jedziesz do innej wioski i że w tamtej wiosce też wiedzą w Boga, to wiesz, że cię nie zabiją. I on, on mówił, że to budowało społeczność w ten sposób, że jeśli wiemy, że wierzymy w te same przekazania i w te same rzeczy, to możemy sobie ufać. I że to jest bardzo spoko. Taka struktura, to, to właśnie daje taką strukturę zaufania. I że nasze, nasze społeczeństwo jest zbudowane na religii, I że bez tej religii byłby mega przypał, bo stracimy strukturę. I większość ludzi nie będzie wiedziała, co zrobić, bo nie ma już tego kodu moralnego, który mają, bo, bo oni nie są w stanie wymyślić sobie swojego kodu moralnego. Mi się wydaje, że są, ale on mówi, że nie są. Mówi, że ludzie potrzebują po prostu jakichś takich odgórnych zasad, wobec których e, operują. Natomiast ja, ja nie wierzę w, w żadną religię, ale jakoś sobie, sobie sam staram się wykmienić. co jest dla mnie ważne i co dla mnie nie jest ważne i się tym, tym posługuję. Nie wiem, czy wszyscy tak mają. Schlepiasz mi tym, że. Porównujesz moją myśl do myśli Petersona. Bo jest dosyć podobna, tylko że w, 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 tak opisujesz merytorycznie no, trochę inaczej brzmi, no, ale no, tak. To, ale widzisz, to jest. Miałem kiedyś taką akcję, że najedliśmy się z ziemalami grzybów. To był pierwszy raz, kiedy udało mi się ich namówić na to, żeby najeździć grzybów, bo twierdziłem, że to będzie genialna myśl i że oni wszyscy będą się tak świetnie bawili jak ja. To był pierwszy raz, kiedy się zorientowałem, że dragi działają różnie na różnych ludzi i oni się po prostu tak świetnie nie bawili, ale pamiętam, że... Ja Co u miałem... nich teraz? <laughs> nie, wszystko okej, okay, wszystko okej, okay, tylko po prostu oni nie mieli takich takiej zajawy jak ja. Ja, mam, ja widocznie jestem podatny na tego typu dragi i pamiętam, że szedłem sobie, miałem taką, wiesz, turbo rozkminę, i wymyśliłem, że każdy jest środkiem swojego wszechświata. Że jakby ty patrzysz tylko ze swojej perspektywy i to jest jedyna perspektywa, którą jesteś w stanie dostrzec, bo ty jesteś wewnątrz siebie. I wtedy to, to mi po prostu, mózg wybuchł i mówię, wow, każdy jest środkiem swojego wszechświata, mówię, to jest genialne. Oczywiście, wiesz, byłem porobiony, więc mówiłem o tym w ten sposób i pamiętam, że ci ziomale nagle na mnie patrzy. i mówili, wiesz, no to jest jakaś myśl w ogóle, o czym ty mówisz. A później słucham sobie Jordana Petersona i on mówi o jakimś super filozofie z Izraela, który właśnie to mówi i mówimy, wyobraź sobie, jaka to jest genialna myśl, każdy jest w środku swojego własnego wszechświata i słucham sobie tego podcastu i mówię kurwa, czyli, czyli jednak coś w tym miło, ale wtedy się zadawałem z takim środowiskiem, które w ogóle nie doceniało jakby idei i pomyślałem sobie, ktoś widocznie ze mną jest nie taki, jestem po prostu naćpany, bo to jest bezużyteczna myśl, bo też się ich słuchałem z drugiej strony, czego nie powinienem był robić, ale no. Widzisz, to jest dosyć podobna sytuacja do, do szkoły, w której czuliśmy się. Bo też o tym nie wspomniałem, ale ja też czułem się trochę outsiderem, bo ja nie. W zasadzie. Wiesz, w szkole, zawsze w szkole tworzą się różne ekipki. To jest jakaś ekipka, która sobie rozwiązuje zadania z matematyki, tu jakieś dziewczyny, które sobie tam, wiesz, plotkują o, o koleżankach, włosy sobie rozczesywują, Ekipa, która. I nazywają się przyjaciółkami po tygodniu. psiami, no. I ekipa tam, która, wiesz, gra w piłkę nożną i tak dalej. I ja zawsze jakoś tak, kurde, między tymi wszystkimi grupami lawirowałem, Nie miałem nigdy takiej stałej. Też czułem się po prostu, że czułem się inny. Bo... Miałeś stałą na rolkach. E, dojdę do tego. E, tak, ale myślę, że właśnie ci na rolkach to też byli tacy, tacy, którzy mieli dokładnie tak jak ja. Bo jakby no, mając takie predyspozycje i będąc takim człowiekiem, po prostu rolki się wpisują w twoje życie, no bo jak wiesz, jesteś super ogarniaczem matematyki, no to i jakby jesteś fanem logicznego myślenia i logicznych zadań, to jakby rolki wydają się totalnie bezsensowne. Wyjdziesz, zrobisz sobie krzywdę i tyle. I noga mana. Jaki jest ten sens? Nie ma żadnego. Mhm. Więc to my robiliśmy? Się tak włamywać ze schematów. Ja przez długi czas byłem, żyłem w przekonaniu, że jestem grzesznym człowiekiem i że robię coś źle i ze mną coś jest nie tak, że nie pasuje. Miałem takie momenty, w których byłem pewny jakby tego, kim jestem, ale generalnie szkoła we mnie to mocno zaburzyła. Zwłaszcza gimnazjum. Gimnazjum to, to nie był najlepszy moment mojego życia. Ogólnie było spoko, ale jeśli chodzi o moją edukację i o bycie sobą, to to było mocno zakłócone. Później było technikum, w którym też miało to trochę inną formę. Ale wtedy z każdym dniem, z każdą godziną tam zdawałem sobie sprawę, że kolejna godzina to jest, to będzie mordęga. Jakby... Nie, nie pamiętam jak musiałem wychodzić do szkoły i to zawsze była taka Masakra, po prostu staje rano i mówię sobie, ja pierdolę, ale znowu idę do tej szkoły. Co ja to będę robił? No, bo... zupełnie niepotrzebny czas. Ja się rozwijałem świetnie, jak nie chodziłem do szkoły. serio. Ja czytałem książki, słuchaj, oglądałem jakieś filmy na naszą Geographic, Wiesz, ja, ja jestem fanem nauki generalnie, lubię się uczyć, mhm. lubię mieć wiedzę. Ja się uczyłem, robiłem kurs angielskiego w wakacje. No. No, więc jakby lubimy się uczyć, ale nie w ten sposób, nie? Um, I ja skończyłem szkołę w przekonaniu, że, że coś jest ze mnie tak. Ja bałem się tego, że ja będę musiał pracować na etacie. Wszyscy wiesz, w szkole byli zajawieni. O, w końcu praca. W końcu to będzie test naszej wiedzy, nie? Jakby więc będziemy zerować. Przygotowań, które tutaj robiliśmy. 8 godzin dziennie i zajawa i jakby spoko. Jak ktoś się odnajduje w tym szczęście super. Każdy ma swój przepis na szczęście. Ja się tego bałem cholernie i do tej pory ta perspektywa sprawia, że się boję, ale już jestem coraz dalszy takiego życia, więc trochę to się u mnie zmieniło po prostu. No i w międzyczasie gdzieś spotkałem rolkarzy, poznaliśmy się i parę innych. Jak to osób. się zaczęło, że ty zaczęłaś jeździć na rolkach? I zawsze tak. jeździłem na rolkach. W sensie, nie, że nie zawsze, ale jak byłem latem, to coś mi kupił jakieś tam takie z kauczukami, wiesz, takie mm -hmm. wysokie rolki. I jeździłem i zajawa, skakałem. zrobiłem takie hopy, hopy na naszej ulicy, takie muldy, wiesz, progi zwalniające i skakałem z tego. Jeszcze nie wiedziałem, że, tak się, że to ktoś wymyślił już to skakanie. Totalnie, wiesz, nie miałem... Zero światła zewnątrz. W, w pewnym ogóle. sensie ty je wymyśliłeś tam dla siebie. Wtedy Twoje tak. Wtedy byłem centrum swojego własnego wszechświata i, i ja jak rowałem ten wszechświat. I później poznałem jakiegoś żemala z osiedla, który miał już takie roki agresywne. Te USD Transformersy, takie wiesz. Dziękuję. Rozsuwane rozmiary miały. No. Jakby ci noga urosła w pół roku o 2 3 cm, to ja mogę się rozsunąć. To właśnie takie miałem. E, rolki dla dzieci, ekstremalne rolki dla dzieci. Jak zobaczyłem, jak on na nich jeździ, to sobie myślałem, ale wypoczyli jeszcze poza tym, że rząd skakać, to jeszcze można grindować. On tam wiesz, jakieś takie zwykłe tryczki robił, prawo robić saula na, na schodach, nawet nie grindować tego tak, takiego stala. Mhm. E, no i zajerałem się tym, i tak wiesz, jakoś tak popatrzyłem dwa, trzy razy na niego i kiedyś do niego zagadałem. E, no i tak zaczęliśmy jeździć na rokach. I później powiedział, że jest taki skatepark na Legnickiej. Nie wiem, ja wtedy miałem lat 16, 15, jakoś tak, czy 17. No i się zajarałem. E, i powiedział, że może tam skakać. No i pojechałem z tymi swoimi za dużymi rolkami, z kauczukowymi kółkami, które, wiesz, tam chyba setka kółko, tak że jak jechałeś na prostym i w jakiś, wiesz, dziura w ziemi, to dzisiaj nogi na dwie strony po prostu, by takie miękkie były te rolki, że się, wiesz, noga w nich tam bujała. I poszedłem z nimi na ten skatepark. I jak zobaczyłem, jak to wszystko wygląda, to po prostu ja, pierwsza w życiu, tak oszalałem na jakimś punkcie. I pierwszego dnia zjechałem z Rolina. Zrobiłeś Rolina w pierwszy Zniechając dzień? Zjechałem z Rolina. Dla ludzi, którzy słuchają nie wiedzą, co to jest Rolin, to jest największy zjazd na skateparku we Wrocławiu. Znieźle. To jest taka konstrukcja, która jest bardzo wysoka i zjeżdża się z niej, żeby nabrać pędu taka do kolejnej, rampa. z której można wyskoczyć. To jest taki, taki rozpęd, jakby to powiedzieć. To jak, to ja, ja miałem problem zawsze z tymi rampami. Z pięć metrów I miała, no. To nice. To I, I zjechałem z tego... I ustałem to lądowanie jakimś stutonem, tylko się później wywróciłem, ale jak poczułem ten pęd i w ogóle ten moment odklejenia od tej płaszczyzny, że jesteś w powietrzu i spadasz w dół, no to stary zakochałem się wiedziałem, że to będzie mój konik. No i zjechałem sobie kolejny raz i faktycznie mi się to udało, no ale już nie wiedziałem, co robić na tym jumpboxie, więc po prostu mnie tam, wiesz, wrzuciło jak w worek ziemniaków, <laughs> poleciałem tam na plecy czy coś, ale wiesz, w ogóle się nie przejmowałem nic tam. Siedzieli jacyś że na rowerach, i zobaczyli, jak mnie tam zmiotą od razu podbiegnie, żeby mi życie uratować, a ja wstałem jeszcze raz i ja zjechałem, więc zajęła była zawsze ogromna, no i tak, wiesz, jeździłem na tych rokach i ktoś mi i wtedy poznałem Gigi'ego. Znaczy poznałem DJ'ego, no widziałem, że jestem taki wiesz, wariat, który śmiega na rolkach. DJ dla ludzi, którzy słuchają, to jest kierownik z Wrocławia, rolek i bardzo pozdrawiamy DJ'ego jeśli będzie tego słuchał i Dokładnie. taka ikona powiedzmy wrocławska, rolek, także do, do tego się Paweł odnosi. Tak, tak, to jest nasz żołmal yy, z rolek. No i zobaczyłem, jakie ma rolki, chwilę z nim pogadałem i nakręciłem ojca, żeby kupił mi takie ekstremalne, e, agresywne rolki, bo tak to się nazywa, w te, poprawnie w terminologii, agresywne. No i miałem pierwsze swoje Transformersy, no i zacząłem się tam, wiesz, e, coś tam uczyć. Pół roku kupiłem później mm, jakieś inne rolki, wtedy był ten Neverwinter Jam, mhm. w tam chyba drugie miejsce miałem na tym Neverwinter Jamie. No jakoś tak, wiesz, poszło lawiną później. No to szybciutko. Szybciutko, ja pamiętam no. cię. To, czy to było już wtedy, jak miałeś rolki z czerwonymi kofami? Genesisy. To, to były drugie rolki chyba. To ile czasu wtedy? Ty już jeździć wtedy dawałeś. No rok. Rok po roku czasu tak jeździłeś. No ja po roku to chyba robiłem pięć już. No, to naprawdę jesteś utalentowany. Ja to zanim robiłem pięć furę, to mi kupał lat minęło, ale ja zaczynałem... Ale ty, ty grindowałeś dobrze, widzisz, a ja zacząłem od skoków. Jak ja potrafiłem robić pięć i misty, to się uczyłem royala na rampie. Więc u mnie wiesz w innym kierunku to może. Zresztą ja zawsze miałem zajawę na skakanie i też teraz, jak rolki już, no nie żyję na rolkach, bo, bo i ta kontuzja, i też brak dostępności skateparków tam, gdzie mieszkam. Ja mieszkam zakopanym od dwóch lat. To przekuwam to raczej na jakieś inne rzeczy. Więc ja się wspinam i śmigam na, na snowboardzie. No i skaczesz na snowboardzie. E, no i właśnie, i zacząłem skakać w tym sezonie, jakieś hopy budować i, i jakby wykorzystywać też te, które już tam są na jakichś snowparkach, na przykład na kubałówce. No i jest to przeogromna frajda, Jakby ten moment, w którym lecisz i, i robisz jakiś trik, im trudniejszy trik, tym większa satysfakcja, że to lądujesz, to jest takie niesamowite uczucie. To jest taki motor napędowy, który sprawia, że dopełnia mnie, dopełnia mój balans między pracą, e, nad ciężką pracą nad sobą, a tą wolnością. Ja to chyba lubię prędkość najbardziej w, w takich rzeczach. Nie wiem, te skoki jakoś mnie nigdy nie przekonywały tak jakoś super bardzo, ale jechać szybko, to co powiedziałeś, jak zjechałeś z tego rolina, jak szybko jedziesz, to to jest turbo zajawa. Dlatego lubię jeździć na nogach. I bardzo mnie bolało, jak ograniczyli Możliwość jazdy na hulajnogach do 20 na godzinę, bo wcześniej można było jechać 27 i naprawdę się ciekawie się na tym jeździło. A teraz to już jest lipa. Lipa na maksa. Ale Czyli jak sobie balansujesz, to uh, wychodzisz sobie po prostu na snowboard i jakoś czujesz, że cię to tak odpręża, że później masz większą zajebę na pracę? Ja jeszcze nie rozumiem, dlaczego to mnie tak odpręża i dlaczego daje mi takie okopa. ale myślę, że to jest moment, w którym uwalniam swoje myślenie po prostu. powiesz, siła woli jest jak mięsień. Mi się wydaje, naprawdę że... siła woli jest jak mięsień i ostatnio właśnie czytałem o tym książkę, to on się męczy, siła woli się męczy, ona się wyczerpuje, trzeba ją regenerować. Więc jeżeli tego nie zrobisz i pracujesz cały czas i cały czas, to masz coraz mniej motywacji do tego i trzeba po prostu w jakiś sposób umieć to naprawiać, regenerować tą motywację. I myślę, że dla mnie takim momentem jest to wyjście w góry, w którym Odrzucam wszystkie te rzeczy, na którymi pracuję. Nie tak, że je odrzucam, ale one nie są już dla mnie problemem. Nie muszę inwestować energii ani motywacji w to, żeby robić rzeczy. Po prostu to jest czysta zajawa. Nic mnie nie mam, nie mam takiej siły, która mnie muszę wydobywać z siebie, żeby być na deskę. Ja po prostu to robię. To jest coś, no. co daje mi czyste szczęście. Jak sobie pośmiewam cały dzień, jeszcze wiesz, z swoją fotą albo z jakimś fajnym trikiem. Z jakimś fajnym instastorkiem, czy coś, czy po prostu fajnie pojeżdżę, wracam do domu i no, po prostu siedzę i cieszę się ze swojego życia, które mam. I na drugi dzień mam z powrotem dużo energii. Forma przerwy. Mi psycholog mówił, że jeżdżenie na rolkach to jest forma medytacji. pamiętam, że mi mówił, że jak w momencie, kiedy wyskoczę na ziemi, jestem w tym momencie, kiedy lecę, jeszcze nie wylądowałem na róże, to zapytał się, o czym wtedy myślę. I że tak właściwie wtedy nie za bardzo myślisz czymkolwiek, po prostu robisz. I że to jest ta forma właśnie odcięcia się od całej rzeczywistości i Tak, i to to myślę, że spokoja. właśnie ta forma medytacji sprawia, że nie myślę o tych innych rzeczach, które wymagają ode mnie dużo energii, i to jest moment, w którym po prostu siebie wszystko regeneruje. Czy, czy przypadkiem podróże też tak nie działają? Że jakby wrzucasz się w kompletnie w inną perspektywę i to ci pozwala spojrzeć z tej, też. Z tej drugiej, to, to chyba też, tam jest jeszcze parę innych rzeczy w tych podróżach, ale, ale myślę, że między innymi właśnie to. Tak, tak myślałem zawsze właśnie o podróżach, że to jest zmiana perspektywy. Taka teoretycznie nawet lokalizacyjnie zmieniasz perspektywę, ale mentalnie też. W ten sposób tak mnie się, bo już nas zdrażniły okulary i cały osprzęt, w który się opakowaliśmy. Ja musiałem wrócić do swojej stylu, czyli corna copka. Wow, inaczej się czuję kompletnie, co? Ja w koń... mam okolary korekcyjne, w końcu Cię widzę. <grymne> <grymne> hmm. No, to lecimy. Ja w tym momencie nie mam niczego, co mnie odcina. Siłownia mnie odcina. Siłownia... O Jezu, na siłowni. Na rolkach... <grymne> na rolkach nie było czegoś takiego, bo... Ale co Cię odcina? Jak Cię odcina? Bo na rolkach nie było czegoś takiego, że... Medytacja. Nie, był... nie, nie chodzi mi o endorfiny same. Wydaje mi się, że albo rolki cię tak bardzo skupiały, bo wiesz, tam ta musiałeś turbo skupić na tym, co robiłeś, albo się wywróciłeś i miałeś, robiłeś się krzywda, Więc skupienie było takie, że nie za bardzo miałeś po czas poczuć, wow, ale się fajnie czuję, ale mam rozkminy. A, a na siłowni jest tak, że masz mega pobudzenie i masz czas na te rozkminy. Możesz sobie, wiesz, podnosić coś i, i kminić o życiu, i to jest mega ciekawe. Więc mam wrażenie, że to jest dla mnie teraz taka forma. Odcinki, dlatego też się w to tak wkręciłem i dlatego nie sprawia mi to problemu, żeby trenować tyle, tyle co teraz trenuję, bo to jest zajeba po prostu. Plus jestem zdrowy, plus kozacko wyglądam. Myślę sobie o tej odcinie. Mhm. Chyba mam tak. Chyba Na pewno masz tak. tak z podróżami i swatami? Nie, nie. Nie, mam tak ze wspinaniem. To jest miejsce, w którym masz naprawdę masz 100% fokus. Ja mam generalnie duży problem ze skupieniem się na jednej czynności. Mnie wszystko rozprasza, a jak próbuję się z czymś skupić, to mam taką tendencję, że się zaczynam drabać albo wiercić. Jak siedzę przed kąpem i siedzę się na czymś bardzo skupionym e, i faktycznie jest wiesz, 100% fokus na coś, to zauważam na przykład, że wiesz, siedzę i, i na przykład tak się buję na fotelu, albo ja noga. Tak ja też tak raczka mi noga w rezonans i tak cały czas wiesz, się to lepiej. Śmieszne to jest, że muszę mieć jakiś taki taką ucieczkę. Taką, wiesz, jakąś ja mam część wrażenie, że musi uciec gdzieś indziej. Ja mam wrażenie, że musimy, potrzebny nam jest też e, ruch. Właśnie. I teraz Dlatego rozwijając, rozwijając to myśl. Ja, no, bo jak, bo jak, się, ja, jak się nazywa ta choroba, to się ktoś buja? Ja się czasami zastanawiam, czy nie mam tej choroby. A bo, ja się, bo ja się serio czasami tak obujam. Robię sobie o... Nie, no autyzm nie, się. Nie, to nie jest autyzm. W to, w to się sposób. nazywa. Nie wiem, jak to się nazywa. Nie pamiętam teraz. Nieważne. Fokus i sport to moim zdaniem u mnie takim, taką rzeczą, takim moim uściem jest wspinaczka, bo to jest miejsce, w którym jest dużo sportu, jest fokus. Jak stracisz fokus, to się stanie naprawdę poważna krzywda. To jest tam, wiesz, no nie wybaczę ten sport błędów. Jak popełnisz błąd, to możesz po prostu stracić życie i masz tego świadomość, za każdym razem, jak wchodzisz na ścianę. Przynajmniej ja tak mam, że wpinając się w ścianę, znam to ryzyko i mam fokus, ale jak już idę, to w ogóle o nie myślę. Nie myślisz o zagrożeniu, masz fokus. Jesteś ty, jest ściana, są chwyty, są ruchy. Nie ma mm -hmm. nic innego. To jest niesamowity sposób na medytację, bo na snowboardzie jest tak, że na przykład jak skaczesz jakąś hopkę, to fokus jest momentowy, taki punktowy, że wpinasz się wiesz, na, na najeździe, dostajesz fokus, zjeżdżasz, robisz trik, lądujesz, brak fokusu. Także z ziomalami, Oglądasz nagrywki. Właśnie to mi się wydaje, że jest powodem, dla którego nie wykształciliśmy sobie tej umiejętności, która wydaje mi się, że ma większość ludzi, która jest pracowanie przez 8 godzin na przykład. Bo my zawsze Nie mieliśmy, musieliśmy. My mieliśmy tylko ten taki jeden strzał, 30 sekund, albo 10 sekund tak, nawet. I parę razy dziennie i do, wystarczy. No. Dokładnie. I to tylko dwie godziny i później byłeś już taki zmęczony, że nie dało się więcej. To prawda, ale zobacz jaki mamy precyzyjny strzał, co my jesteśmy w stanie zrobić w krótkim momencie. To mówią o, o ludziach z ADHD, że nie potrafią normalnie funkcjonować, ale mają laser focus. Że potrafią po prostu się turbo skupić i właśnie zrobić jakieś... Ja, jest, ja nie mam tego zbadanego, ale jestem przekonany, że mam ADHD. Ja bym się nie dziwił, gdybym hmm. miał ADHD. A ostatnio, ziomek, to ja tak szybko chodzę, że to jest po prostu, aż sam jestem zdziwiony. Chodzę z taką prędkością, jak mam dużo do zrobienia, że ja zawsze szybko chodziłem i ludzie mi mówili, że to... Sofixy starte. Naprawdę, chodzę po prostu, jeszcze, jeszcze bardziej przyspieszyłem, co jest zajawą, bo robię jeszcze więcej, ale no, to jest ciekawe. Ciekawe, czy mogę chodzić jeszcze szybciej, ale to musiał już biegać chyba. Tempo. Ja chodzę, na, chodzę na, e, tak szybko, że następnym przyspieszeniem byłoby już wejście w bieg. Tak się szybko ostatnie poruszał. A później w prędkość światła. A później prędko Znikasz po prostu z planety, co pojawiasz co się na innej. Tak. Się. <grym> Nie, ale serio, tak przyspieszyłem. Ale ja zauważyłem, że im więcej nad sobą pracuję, to jak już wpadam w, w laser focus, to tempo, mam bardzo mocne tempo i takie, które jestem w stanie długo ciągnąć w tym tempie. I to jest niszczące trochę, bo ja nie wiem, czy to nie zakrawa jakiś borderline, że... Że masz mega mocny fokus, wiesz, 100% energii przez jakiś określony czas, a później jakby. To no nie możesz mieć całego ta fokusu. Tak, to się po prostu. Mm -hmm, tylko. Tylko na moim przykładzie. Ostatnie, ostatni miesiąc jest dosyć inny, bo mam teraz tak, że naprawdę dużo pracuję, ja mam cholerną i cholernie dużą ilość projektów i wszystkie dociągną do końca, za co jestem wdzięczny sam sobie, że tyle sobie ostatnio przepracowałem i że umiem już w to. I potrafię odpoczywać, a nawet jak nie odpoczywam, to robię coś i, i jakby robię to, wiesz, w miarę w stanowanym, ym, w stanowanym klimacie. Ale wcześniej miałem tak, że jak miałem dni, w których pracowałem bardzo intensywnie, to kolejne dni były, wiesz, no prawie depresja, leżenie w łóżku, wiesz, dochodzenie do siebie. Mhm. Bardzo dużo mnie kosztowało bycie skupionym przez cały dzień i pracowanie ciężko. Teraz mam tak, że wyśpię się, zjem i robię sobie inne rzeczy. Może chodzi o nastawienie. Może chodzi o to, że miałem jakąś tam formę depresji, z którą już sobie na pewno w znacznym stopniu w ostatni rok poradziłem, bo wydaje mi się, że miałem. Mm -hmm. Ale to czeka w ogóle um, jaka autoterapia, nie? Dochodzimy do wniosków, że drabina ADHD. <laughs> ja ostatnio rozkwiniłem, że miałem depresję. Tak jest. Śmiesznie. Ale najważniejsze, że dodatkowo jeszcze sami się leczymy. Tylko nie wiadomo, czy we właściwy sposób. Ja tam nie narzekam. Ja też. Ale... Mówi się, że jak nie, nie jest zepsute, to, żeby nie naprawiać. Więc jak działa, to nie musimy na razie się leczyć. Ogólnie nie myśli samobójcze, to się. Kwestia, no, to już jest hardkorowa sytuacja, ale to jest kwestia tego, wiesz, jaki sobie wszechświat stworzyłeś wokół. Bo może w, tym, w twoim wszechświecie wydaje się, że jest okay, ale może całe twoje otoczenie na przykład widzi, że jest jakiś jakiś z tobą. A skąd to całe otoczenie moje dookoła ma, ma jedyne prawo do głosu i jedyną opinię, która ma znaczenie? Nie mam. Ja nie powiedziałem, że ma jedyną, ale, może, wszyscy ale, ale mi może mieć. Może mają wszyscy z może bardzo podobne spostrzeżenie. oszaleni. To świat jest zły, czy my? Mm, dokładnie. Jak jest ten kawałek? Y mam jedną pierdoloną schizofrenię. A... Zaburzenia emocjonalne, proszę, pójść to na antenie. <laughs> Powiedz, ci, że to fakt. Nie pamiętam dalej, bo wiesz mi, że to obciach, a później i tak wszystko rozejdzie się po łokciach. Rzeczywiście coś takiego. Ten gość to skoczył z okna. <noise> to nie wiem, czy to rach czasami nie nawijał, a nie paktofonik. A. Tak, ale tam był Magik i, i, i ktoś jeszcze i wydaje mi się, że to rachim chyba nawijał ten, ten fragment, a może magik nie wiem, nie wiem, smutna nie... historia, ale zauważyłeś, jak wielu artystów, jak wiele osób pracujących w kreatywnej branży w sztuce osób, które, um, które tworzą Pracując swoją ekspresją, kończę w podobny sposób. Mac Miller przecież też się kłóci. Ja nie jestem pewien, czy to jest tak, że po prostu o tym wiemy. Nie wiem. A to nie jest tak, bo jesteś bardzo wrażliwą osobą. To ta wrażliwość pomaga ci tworzyć rzeczy, które są po prostu sztuką. Że jak mm. jesteś niewrażliwym kamieniem, to nie jesteś w stanie namalować obrazu ani stworzyć muzyki, bo po prostu tego nie widzisz, nie czujesz. I że Nie te wrażliwe teren. osoby mają tendencję do popadania w takie, wiesz, w skrajności? Może, ale nad tym się. Bardzo troszeczkę inna perspektywa. Jordan Peterson mówił, że wracam do niego dzisiaj, ale tego się po prostu geniuszam, więc lubię do niego wracać. Że mówi się, że dużo więcej mężczyzn popełnia samobójstwo. A jeśli dobrze pamiętam, a on przytaczał perspektywę, że nie, nie jest pewien, czy to prawda. Bo to, że więcej mężczyzn zginie od samobójstwa, to nie znaczy, że więcej kobiet nie próbuje podjąć samobójstwa, ale nie kończy go. I nikt o tym nie wie po prostu. Czyli on powiedział, że mężczyźni są bardziej agresywni, więc jeśli wezmą się za popełnianie samobójstwa, to najprawdopodobniej mi się to uda. A kobiety są mniej agresywne niż mężczyźni, więc jeśli wezmą się za samobójstwo, to jest większa szansa, że im się to po prostu nie uda z jakiegokolwiek tam powodu. I tak samo my sobie myślę o tych gwiazdach, że w gruncie rzeczy wiesz, no jak Mark Miller popełnił samobójstwo, to o tym wiesz. A widzicie też się podobno zabił i wiesz o tym. A jest miliard osób, które nie żyje, i nikt o tym nie wie. Więc nie wiem, czy to chodzi tylko o artystów. Że się tak, masz rację, że jakby ich śmierć jest po prostu yy, nagłośniona. Yy, nagłośniona i napiętnowana, bo, bo są po prostu wiesz, rozpoznawani w społeczeństwie, w społeczeństwach, więc. O tym się mówi, nie? bo to jest... Ale są tą wrażliwością myślę, że masz rację jak najbardziej. Myślę, że jest taka tendencja, że jeśli ktoś jest wrażliwy, no to jest bardziej podatny po prostu na jakiś smutek czy cierpienie. Tak bym strzelał, ale nie łatwiej mam... jest, tak, Łatwiej jest być urażonym przez świat i przez ludzi. Mhm. Łatwiej się... Wydaje, bo mi się wydaje, że oni się nie, po, nie, za, nie zabijają, bo mają... Znaczy nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć. Mam wrażenie, Zauważyłeś jedną rzecz... Że... Zobacz, myślę, że jesteśmy dosyć mocno zafiksowani i jesteśmy zajarani tematem rozwoju, pracy i prowadzenia swojego interesu. Mhm. I bardzo płynnie nam idzie w tej tematyce. Mhm. Ale zaczęliśmy rozmawiać o emocjonalności i mieliśmy mega dużo pauz i momentów na zastanowienie się. Widzisz, jakby to było rzeźbienie trochę nowych myśli. No to spoko. To prawda. Nie mówię, że nie. Ale chodzi o to, że nie podzieliliśmy się prawdopodobnie myślami, które już kiedyś rozmiliśmy, że to była dla nas nowa rzecz. I zobacz, jak my jesteśmy średnio wykształceni w temacie emocjonalności i o takich, wiesz, ludzkich rzeczach. No ja nie ukrywam tego, że wiesz, jak jest, jesteś facetem, to generalnie emocje nie są tobie jakieś super dostępne, a jeśli są ci dostępne, to raczej się o nich nie mówi po prostu, bo tak jesteśmy wychowani po prostu. To prawda. Jak się stresujesz, to lepiej nie mów, że się stresujesz, bo jesteś pizda. Więc e, ja się nigdy nie pytam na przykład gości mężczyzn, czy się stresują, bo że mi powiedzą, że się nie stresują, więc po co mam ich pytać. To jest często jałowa owa rozmowa. No. No. Albo w ogóle jak zapytasz, to mam takie hmm. wielkie oczy i co? Jest, jest tak, że widzę, że gość się stresuje. I, czy, i zapytałem kilka razy zrobiłem tak. I oczywiście wie, jak, wiadomo, jaka była odpowiedź, więc już tego nie robię. O, no ale wiesz, no, ludzie nie potrafią o tym rozmawiać. Ja też zresztą nie potrafiłem za bardzo o tym rozmawiać. Chociaż nie, ja miałem w miarę luz, ale. Od kiedy Cię pamiętam, a poznaliśmy się z. O, stary, my się poznaliśmy tam, z 11 tam. lat temu. No nie mam pojęcia, ale będzie jak tak, no. To od kiedy pamiętam, to byłeś jedną z niewielu osób, która była w stanie rozmawiać o innych rzeczach niż rolki i imprezowanie. No ale hmm. to też kończy się tym, że ciężko mi się dogadać z tymi ludźmi, którzy nie za bardzo chcą gadać o emocjach. I ja mówię o czymś, a oni wiesz. No, każdy musi znaleźć swojego odbiorcę, nie? Hmm. Czy, to, czy to podcastów, czy, czy takich codziennych rozmów. Nie poprowadzisz takiej rozmowy, jak prowadzimy teraz z każdym, i ja na przykład też nie jestem w stanie rozmawiać o tym, o czym rozumiem inni moi ziomale, więc muszę znaleźć już jakieś takie sposoby, kody komunikacyjne. Ale powiedzenie, kocham cię na przykład, w związku, jest dla mnie cały czas trudne. Jest... Ciężko mi to Nie wiem, czy ciężko mi to przechodzi przez. A co to znaczy dla ciebie, kocham cię? Nie wiem, daj mi skończyć. Nie wiem, czy ciężko mi to przechodzi Nie, Chyba nie. Raczej jest to słowo, którego po prostu nie używam i wyrażam te emocje w inny sposób. Ale, ale jeśli, jeśli miałbym powiedzieć, ile razy powiedziałem kocham cię, to na pewno dużo, dużo, dużo mniej niż inni ludzie mówią. Mówię, bo trzeba i wydaje mi się, że powinienem, ale w ogóle tego nie czuję, bo nie lubię tego słowa po prostu. Ale jest to zdecydowanie wyrażenie emocji. Ale nie lubię tego słowa, bo to jest takie. Właśnie, świetne pytanie zadałeś. Co, co, to, co to znaczy? Dla każdego co innego, ktoś ci powie, że Cię kocha, mama się kocha inaczej, kobieta się kocha inaczej, przyjaciela się kocha inaczej. W sumie wiesz, to takie słowo, że jest, ale dru z drugiej strony go nie ma, bo nie wiadomo, co to znaczy. Co to, gdybym Ci powiedział, że Cię kocham, to co byś sobie pomyślał. -i -i. <laughs> ale wiesz, o co chodzi. No tak, mi, tak. No, ciężko no, to, to jest... zdefiniować, co to znaczy kocham Cię. I o tym się też totalnie nie rozmawiam. Dlatego tego nie używam, bo, bo wolę powiedzieć to, co czuję, a nie. Ja nie rozumiem tego słowa. Ja też nie rozumiem. Miłość też nie rozumiem, nie wiem co to znaczy miłość. Znaczy, byłem kiedyś e, dawno temu, miałem taki moment, w którym faktycznie byłem zauroczony i czułem. śmieszna sprawa, bo e, zakochać po angielsku to jest fall in love. Mhm. Fall in love. Popaść w miłość. Popaść no? I ja wpadłem w miłość. Ja, tylko to się liczyło. I jakby całe burze świat nie miało znaczenia. Trochę jak narkotyki. Totalnie jak narkotyki. Ja się nie zakochałem, ja popadłem w miłość. I to nie było zdrowe. To było fajne przez jakiś czas. Coś, no, jeden z piękniejszych momentów w moim życiu, wszystko jest kolorowe, smaczne i wiesz, jest razy dziesięć. Różowe okulary, jakby cały czas były założone. Um, ale w pewnym momencie jest zetknięcie z rzeczywistością i to jest turbobolesne, bo im jaśniejsze jest słońce, tym dłuższy jest cień. I dokładnie tego doświadczyłem. I teraz na przykład nie chciałbym się drugi raz zakochać, tak jak wtedy. To jest świetne uczucie, ale życiowo to jest. Totalny rozpierdol po prostu. No jak ja, ja mówiłem, kocham cię tylko w moim pierwszym związku, jak miałem 15 lat a, i wtedy też rzeczywiście zrobiłem to ty typowy fall in love. i też byłem takim. Po angielsku, jak to jest, po polsku? Zależny byłem kompletnie od tej mojej dziewczyny. Więc nie bo jakby wiesz, jak, jak ona mi powiedziała, że robię coś źle, to ja już tego nie robiłem, bo nie miałem I o tym mówię I zdania. o tym mówię, że to jest ten życiowy rozpierdol. No. Więc i wtedy mówiłem rzeczywiście, że cię kocham, ale wtedy to byłem taki trochę uzależniony, tak bym to nazwał. Więc wtedy. wtedy to, to ja tak bym powiedział chyba, że rozumiem, jak kochać się, żeby po prostu uzależnić się. Ja w ogóle tak patrzę na związki moich e, znajomych mali Ludzi, których, wiesz, się spotykam w życiu. I kurde, mało jest form, do których mógłbym się przypisać. Raczej większość tych rzeczy, tych jakby form związków, w których oni trwają, totalnie mi by nie leżała. To znaczy, ja nie potrafiłbym być z kimś cały czas. I mieszkać z kimś na przykład. Mi się wydaje, że to Mu, jest... Musiałbym się może nauczyć, ale na przykład. Mi się wydaje, że znajdziesz sobie taką osobę, że po prostu Możliwe, nie będziesz chciał, czego ta... ona sobie poszła. Może bym mówił, ja pierdolę lewej, Też tak myślę, ale minęły już kupę lat od tamtej pory. Bo i... to nie jest łatwe. I od tej pory nie znalazłem takiej osoby. Jak już znalazłem, to znowu druga strona, nie była, wiesz, zainteresowana, więc jakby no, to musi być win-win, a, a nie było. E... Ale no, dla mnie to jest największa zagadka. Próbuję to rozpracować od dłuższego czasu i, i nie wiem. To jest też śmieszne, bo. Mm, Czyli to nie jest śmieszne. Mam tendencję, do, jak roz, z, zaczynam myśl, to zaczynajmy od tego, to że mówię, ja tak e, mówię. to jest kulturowe, chyba. To jest śmieszne. Ale ja też mówię o mój Boże. Nie, nie mówię, o mój Boże nie mówię, ale mówię. Dzięki Bogu mówię. Dzięki Bogu, tak. Dosyć często zerzy się, no. E, że to jest temat, którego nie rozumiem. Mam potrzebę. Po prostu chyba, e, chyba tak to jest naturalne, że ma się potrzebę bycia z kimś, przynależności do jakiejś drugiej duszy zwałek zwał. I, I czuję tą potrzebę. I rozumiem, że ona we mnie jest, i że to jest naturalne. I nie, nie staram się jej wyzbyć i staram się jakoś wiesz, e, odpowiedzieć na nią. Ale nie rozumiem jak. Nie, nie wiem jak. Nie, nie rozumiem, o co z tym wszystkim chodzi. Nie rozkiniłem tego jeszcze. Ja do związków podchodzę jak do pracy. Co nie brzmi najlepiej, ale ja po prostu wydaje mi się, że dobrze podchodzę do pracy. Bardzo powiedziałem, że bardzo sumiennie. Jeśli podejdziesz do związku bardzo sumiennie, że rzeczywiście na czymś mega zależy, to rzeczy wychodzą wtedy. Tak ze wszystkim. To tak jak z rolkami. Jak będziesz, wiesz, ile kosztuje nauczenie się jeżdżenia na rolkach na określonym poziomie, I to jest tak samo ze związkiem. Może być 5 lat, według mnie, może być 5 lat ze związku i ten związek będzie średni, bo się średnio angażuje. Jeszcze druga osoba też się średnio angażuje, i tak w sumie jesteście ze sobą, ale tak to w sumie nie wiecie za bardzo dlaczego. A może być, i ja tak robię, w turbo wkręconym związek. I jest super. I ja uważam, że to jest świetne. I teraz nie jestem w związku, ale miałem trzyletni związek, którego jestem na maksa zadowolony z tego, jak to wyszło. a Oczywiście były jakieś tam downsides, jak w każdym związku, ale to zdarza się. I jakiś był mój błąd, czy był jakiś błąd mojej były dziewczyny. Um, ale jakby, jeśli się, ja do tego tak podchodzę: po prostu za, za, zaangażuj się, to będziesz miał efekty. Nie angażujesz się, to nie masz efektów. Chodziłem na siłownię dwa lata. Zanim przyjechałem do Warszawy, miałem główne, a nie efekty. Teraz się zaangażowałem i dwa lata mam zajebiste efekty. Więc to jest to jak ze wszystkim, moim zdaniem. To prawda, ale myślę, że żeby znaleźć no bo to widzisz, to jest bardzo podobny schemat do tych, o których rozmawialiśmy. Trzeba najpierw być odkrywcą, znaleźć. Jak już znajdziesz to, co cię interesuje, trzeba Gdy to pielęgnować. Najpierw a nie odkrywcą. <laughs> no ja właśnie myślę o tym bardziej romantycznie niż brutalnie. <laughs> Ale no trzeba być, można być jednym i drugim. Możesz być i odkrywcą, i hunterem. I jak już znajdziesz, to wtedy pielęgnować, bo bez sensu pielęgnować coś, co nie jest jakby, wiesz. No do tego tyle pracy wkładam w siebie, bo uważam, że. Im bardziej poznasz siebie, tym będziesz bardziej chyba wiedział, czego potrzebujesz w życiu i kogo potrzebujesz. Nie bardziej myślę o tym jak o magnesie. Tak, te, takie y, kłód, y, prawo przyciągania. Że jeśli ja będę określoną osobą, to ta druga osoba popatrzy na mnie i powie, ten gościu jest taki jak ja. I, i to po prostu się będzie układało. Ale żeby, żeby ta osoba, której ja chcę, powiedziała tak, to kosztuje mnie to kupę pracy, którą staram się w siebie wkładać po prostu. Ale w ogóle powiedzcie to magnesie, yy, i zauważyłeś, że na przykład nasza relacja też tak wygląda, że to jest magnes, który czasami przyciąga się bardziej mniej, ale gdzieś tam cały czas w tym kierunku też lecimy oboje? Są takie momenty, że nie mamy na przykład kontaktu przez pół roku i się nie widzimy i prawie w ogóle nie gadamy. Są no no momenty, był, był że tak nie no budzik na zmywarkę. Skandal. Totalny brak profesjonalizmu. Ale ja myślałem, że nie będziemy gadać. A ja tutaj lecimy taki flow, że możemy gadać. To jest dobry znak. To jest dobry znak. Wybrnąłeś. Bo, ja, bo, ja, bo ja patrzyłem na ten budzik i zastanawiałem się, czego wyłączyć. Okej, okay, kontynuujmy. Powiedziałeś o tym, że nasza relacja się rozmywa czasami, a czasami nie. Tak, czasami się przyciąga bardziej, a czasami mniej, ale ja w jakiś sposób sobie to pielęgnujemy, w jakiś sposób pracując nad sobą i dochodząc do pewnych przekmin, myślę, że w miarę równolegle się rozwijamy, więc też rozumiemy jakieś swoje etapy w życiu, potrzeby i tak dalej. Wydaje mi się, że to o to chodzi spółgra. właśnie, że jakby zaczęliśmy robić bardziej podobne rzeczy. <tryk> jakby w... Ja przestałem jeździć na rolkach, później miałem długi związek. Ty robiłeś w tym czasie nie do końca wiem co bo nie mieliśmy kontaktu ale później ja się bardzo wkręciłem w pracę nad sobą i ty też się bardzo wkręciłeś w pracę nad sobą plus y, oboje mamy zajawę na robienie social mediów więc y ten kontakt jakoś wrócił i się utrzymuje. Wydaje mi się, że po prostu w pewnym momencie się troszeczkę rozjechaliśmy i to też jest chyba naturalne, ale po prostu wróciliśmy na określone tory. Normalne. Jest taki graf gdzieś, gdzie pokazuje różne rodzaje relacji. Niektóre relacje dla ludzi, którzy słuchają, przecinają się po prostu jak taki X i już nigdy więcej się nie spotykają. Niektóre sobie idą tak o, czyli że spotykają się, odchodzą od siebie, spotykają się, odchodzą od siebie, a niektóre idą tak o, że są cały czas raz razem. I wydaje mi się, że to jest bardzo mocno zależne właśnie od tej, te, tego magnesowego prawa. Czyli tego, że jeśli robisz rzeczy, jeśli masz podobny mindset, to, to po prostu się układa. I tyle. I, ale też trzeba być, mieć czas, angażować się. Od wielu czynników zależy. Co o tym myślisz? Tak. Ja widzę, że zamilkłeś. Zamyśliłem się. Myślałem no. o tym i. No bo to tak, tak jest, chyba działa. Jest, no, jak jak byś inaczej to Jest to prawdą. Jak, jak inaczej byś to wytłumaczył? No, na pewno różne czynniki wpływają na to, że z powrotem wiesz, jak ten magnes się odpycha i traci na mocy, to, to różne rzeczy go z powrotem przyciągają. Hmm. Ale myślałem, właśnie jak się zamyśliłem, to myślałem o tym, że w sumie przestałem podlewać kwiatki, które są zgniłe. A przez długi czas to robiłem i miałem nadzieję, miałem taką, nadzieję gdzieś w sercu, że pewne relacje da się wskrzesić, ale jak one nie działają? Jak? Powiedziałeś o tych kwiatkach, ja myślę sobie, o czym ty mówisz do mnie? <laughs> <laughs> ale to jest, to jest metafora. <laughs> nie. <laughs> że, no, no y, wiesz, żeby było 100%, obie strony muszą dać 50%. Mhm. Są momenty, w których dajesz 70%, ktoś daje 30%. Czy to jest jakiś zarzut do mnie, że ja nie dawałem serwisu do siebie? Nie, ale śmiesznie, że o tym pomyślałeś. Opowiedz mi o tym, co nie. czujesz. Ja mam wrażenie, że. Są że takie tutaj, momenty... Mam wrażenie, że ty insynuujesz zarzut do mnie. Ale tak, bo na... nie zarzut, ale spostrzeżenie, że były takie momenty, w których ja miałem takie 30 albo 20%. No mhm. i ty wtedy dawałeś dużo więcej, pomagałeś mi. Mhm. Jak pisaliśmy jak się zaczokowi, pisaliśmy ofertę. Mhm. Miałem moment, w którym nie miałem zleceń i nie wiedziałem, co mam robić z życiem, bo siebie już skończyło podróżowanie i za sobie użyłem wszystko. Na no nowo, co jest super sprawą, bo jestem w świetnym miejscu teraz jestem zadowolony z tego. To potrzebowałem pomocy z różnych stron i ty mi tą pomoc dałeś. Mhm. No bo ja taki jestem. Ja jestem. Dzięki. Trochę, ja jestem trochę mniej, tak jak to mówią, są takie memy, że Low Maintenance Friends, czyli że ze mną nie musisz mieć kontaktu przez 5 lat i ja ci i tak pomogę, bo jesteśmy ziemalami. Ja taki zawsze jestem. A Ale... Mieliśmy małą przerwę, więc wracamy do tematu. Um, Angażowania się w relacje. No, mi się wydaje, że to, wiesz, patrzysz na to po prostu ze swojej perspektywy i, i ty z swojej perspektywy myślisz, że robisz X i że ja powinienem zrobić X, albo że y, jakby, że ja mam takie same potrzeby, albo miejsce w, w swoim życiu jak ty, a tak nie do końca jest. I ja mam inne potrzeby i ty masz inne potrzeby, i, te, i na, najpierw trzeba zrozumieć te potrzeby, żebyśmy mogli się w jakiś sposób dopełniać to prawda I jeśli robisz coś i myślisz sobie, o kurwa, ja coś zrobiłem, a Przemek tutaj czegoś nie robi, to spoko, ale po pierwsze, to mi tego nie powiedziałeś, to jest rzecz numer jeden, którą trzeba powiedzieć i się komunikować. Ale źle odebrałeś to, o czym powiedziałem, bo ja nie mam zarzutu, że czegoś nie zrobiłeś i powinieneś. Na odwrót, że ja miałem moment, w którym potrzebowałem pomocy, nie dawałem z siebie dużo, a dużo energii zabierałem. I potrzebowałem dużo energii z zewnątrz, i ty mi tą energię dałeś. Okej, okay. czyli ja myślałem, że jednak powiedziałeś, że masz do mnie zarzut. Nie, nie. Ja wybroniłem to. <laughs> Okej. Okay. Powiedziałem, że to nie jest zarzut, tylko że to jest spostrzeżenie. No i akurat taki na Ta relacja działa w drugą stronę, że nie musiałeś, a dałeś mi ten czas i tą pomoc. O tym mm -hmm. mi chodziło. Ja uważam, że musiałem. Za ja to dziękuję. Ja uważam, że tak robię mi się ale Według przechadzeń religijnych, nie czyn komuś, co to by niemiłe. miłe. w drugą stronę, to działa, czyn komuś, co to by miłe. Powiedział ateista. No ale taka prawda, nie wszystko religie jest złe. I, I jak wiesz, potrzebowałeś pomocy. I ja wiem, że ja byłem, w, to, to jest, w tym, myślę, że w tym najważniejsze. Ja też byłem w takiej e, sytuacji. Więc ja rozumiałem, w jakiej tej sytuacji się znajdowałeś i, jak, i chciałem ci pomóc. Bo sam kiedyś tej potrzeby, pomocy potrzebowałem i ludzie mi pomagali, więc to było też takie, jakby wiesz, wrócenie energii, którą dostałem. Więc e, razem problem. Mówi, mówi się coś innego. You're welcome. Jak to, mówi, jak to znaczy po polsku? Nie, nie ma, ma za co. Nie wiem, czy to, to nie jest jakiś taki idiom, że to się nie da tego przetłumaczyć. Możliwe. Nie ma za co chyba. Nie ma Myślę, za że możemy przyjąć, że nie ma za co. E, ja mam do ciebie pytania. Pytanie. Dobrze. Kilka pytań. Dobrze. Znamy się już jakiś czas i widzę, że bardzo mocno się zmieniasz, pracujesz nad sobą na wielu płaszczyznach, jesteś coraz lepszą wersją siebie i nie tylko dla siebie, ale też dla innych i wydaje ci się, że jak byłeś młodszy kiedyś na rolkach albo z tego początku naszej znajomości, to czy przybierałeś różne maski, a jeśli tak, to czy je ja po prostu nie kumałem rzeczy, mi się wydaje. I jakby jest, jak doświadczasz e, jakichś nieprzyjemnych sytuacji i nagle się orientujesz o, a nie miałem świadomości, że coś się może wydarzyć, a jednak się wydarzyło. Pamiętam, że jedną z takich sytuacji było, jak byłem w Warszawie pierwszy raz, bo kiedy się wcześniej przeprowadziłem do Warszawy na pół roku. Miałem pracę, która była mega wygodna, bo nie musiałem prawie nic robić, i dorabiałem siano, ale jednocześnie nie, nie dawałem nic siebie do, na rynek pracy. Po prostu się troszeczkę obijałem i byłem na dobrym dealu. I zorientowałem się, że tak właściwie jak stracę tę pracę, to jestem w Warszawie, nic nie umiem, jestem w totalnej dupie i co ja zrobię. I to był dla mnie taki jeden moment, pamiętam, który mocno, mocno na mnie wpłynął. Drugi moment, który na mnie mocno wpłynął, to rozstanie się z tą pierwszą dziewczyną, od której byłem uzależniony, o, którym, o czym mówiłem. Więc to raczej nie to, że miałem maski, tylko raczej nie, nie czaiłem po prostu. Wydaje mi się, że to jest... Mam wrażenie, że psychologia trochę tak patrzy, że dorabia jakieś takie podejrzane historie do wszystkiego, że to twoja podświadomość robiła x, y, z i to dlatego się tak zachowujesz. A ja mi się wydaje, że to jest trochę bardziej proste, jeżeli ja po prostu nie czaiłem, nikt mi tego nie powiedział, to skąd miałem wiedzieć. Biłem się w gimnazjum i straciłem jedynkę. I pamiętam, że straciłem tą jedynkę, i jeździłem na rolkach już wtedy, więc myślałem sobie, dobra, pójdę się bić z tym typem, i będę jestem odporny na jakieś obrażenia, więc jakoś sobie dam radę. Co, co, jakoś z tego będzie. Ale nigdy przez myśl nie przeszło, że ja mogę stracić zęba. Nie W ogóle, wiesz, kompletnie o tym nie pomyślałem. W filmach wszyscy się leją po mordzie, wiesz, krew im leci i wszystko, ale nikt nigdy nie stracił zęba w filmie, pra, przynajmniej ja nie widziałem. Więc straciłem tego zęba i myślałem sobie, wow, kurwa. Tego się nie spodziewałem. Nie jestem nieśmiertelny. Tak, i to, to nie jest tak, że moja podświadomość grała nade na, na, mną jakieś, wiesz, y, teorie spiskowe, tylko po prostu nie czaiłem. Więc nie spodziewałem się, ile niebezpieczeństw na mnie czyha. Ładowałem się w sytuację, te niebezpieczeństwa się okazały prawdą, no i nad musiałem wyciągać wnioski i jakoś pracować nad sobą. my raczej w ten sposób bym do tego podszedł. Nie raczej nie sądzę, że rozciągałem jakieś maski, albo że je zakładałem. Tak, mi się, tak ja to przynajmniej czuję. Ty inaczej? Skomplikowana odpowiedź. Skomplikowane życie. To prawda. Um. Próbowałem zakładać często maski. To znaczy? Być, yy, bo właśnie odpowiedziałeś mi trochę inaczej, niż myślałem, że mi odpowiesz. Mhm. Chodziło mi o zakładanie masek, czyli bycie kimś innym. Nie bycie sobą, tylko udawanie kogoś innego. O to mhm. mi chodziło. W sensie, ja no, próbowałem najlepiej, jak potrafiłem żyć. Więc tak, tak. I to jest moja odpowiedź, ale miałem takie momenty, w których z jakiegoś powodu moja pewność siebie czy sytuacja dana wymuszała, żeby wpasować się w otoczenie, czy być bardziej zrozumianym, zakładałem jakieś maski. Próbowałem zakładać, bo mi to nigdy nie wychodziło. Ja zawsze byłem sobą, byłem tym ziomalem, który jest inny niż wszyscy, który robi wszystko po swojemu i któremu się mówi, że nie tak, musisz robić to tak i generalnie to wiesz kopaurowy. Przez długi czas tak miałem. Mhm. I wtedy próbowałem zakładać maski, bo wydawało mi się, że muszę grać kogoś innego, że każdy tak robi. Że ci wszyscy ludzie nie są sobą, tylko że próbują być tacy, jak Jaki. E, próbują być tacy, jak. Nie, jak potrafi, nie potrafię tego. Tak. Grupy. Ale nie, pot, nie potrafię tego skonstruować merytorycznie. E, chyba z męcząką, wiesz. Że. Ja, ja wiem o to ci chodzi. E, poczekaj, bo teraz to mi uciekła myśl. E, mówiłeś, że dopasowałeś się do grupy już wiem, co chciałem powiedzieć. E, no to, I, to... I, mi to, I tylko dopełniając, mi to nie, nigdy nie wychodziło. Próbowałem i niezdarnie to robiłem. Zawsze jednak byłem sobą w jakimś tam stopniu. To, to jest to samo, co ci mówiłem o tej szkole, że ja myślałem, że coś jest ze mną nie tak, tak ogólnie. Od, więc wszystkie te myśli, które ja teraz na przykład dzielę się nimi z Tobą, to przez długi, długi czas nie rozmawiałem tak z nikim, a przynajmniej jest bardzo niewielką ilością osób, a, no bo nikogo to nie interesowało nigdy, więc myślałem sobie kurwa, no i skoro nikogo, nikogo nie obchodzi to, co ja mam do powiedzenia, to po prostu nie będę tego mówił, no bo po co mam to komuś mówić? I to się zmieniło tak właściwie, jak zacząłem słuchać podcastów, bo się okazało, że tak właściwie taka myśl, jaka mi przewodzi, jest super i że jest mnóstwo ludzi, którzy chcą tego słuchać. Ja jestem zajarany, jak tego słucham i słucham sobie podcastów Urogana czy Petersona i myślę sobie, ja pierdolę jaka rozmowa, jak ja bym chciał prowadzić takie rozmowy. I, i ci goście gadają o takich rzeczach, o których ja lubię mówić, i pomyślałem sobie, no dobra, no skoro oni. E, mogą tak żyć i, i da się, i nie muszą się zmieniać, nie muszą udawać kogoś, kim, kimś nie są, co możesz ty odbierać jako zakładanie masek. Ja bym, ja bym, ja bym to bardziej określił dostosowaniem się do środowiska, że po prostu byłem w takim środowisku, gdzie to gdzie mówienie, tak jak ja teraz do ciebie mówię, się nie sprzedawało i nie miało żadnego sensu, a raczej, raczej stawiałem w tej pozycji, że ten gościu nie jest z naszej grupy, więc po prostu tego nie robiłem. To nie znaczy, że byłem inny, tylko jakby pokazywałem tylko 30% siebie, a nie 100%. Ale te nowe media są silną, silną rzeczą, co? Zobacz, ile w stanie są nam dać. No, dlatego możesz ja był, zyskać dlatego wiedzę, która jest nie do zdobycia nigdzie, bo często... Za darmo. Za darmo, no, totalnie za darmo. Nie przeczytasz tego w książkach, bo nie ma takich książek. W szkole hmm. się tego nie nauczysz, rodzice tego nie wiedzą. No i najważniejsze w tych podcastach jest to, że możesz poznać osobowość czyjąś, bo to, co teraz robimy, ta, ta rozmowa, którą teraz prowadzimy, tego się nie da podrobić. Ja nie mówię, nie zaplanowaliśmy niczego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. Dobra. Więc ale. w gruncie rzeczy tego się nie da robić. Albo by to kosztowało tyle pracy, żeby udawać to, co my teraz robimy, że to nie ma po prostu sensu. Więc w gruncie rzeczy lecimy na kompletnym freestylu, więc możesz zobaczyć, jak ktoś rzeczywiście myśli. Bo każdy temat, który poruszamy kolejny, to są nasze myśli, które pojawiły się w naszej głowie i nie wiedzieliśmy, że one się pojawią, mogły się pojawić inne. Więc w gruncie rzeczy po prostu czerpiesz dokładny charakter. Danej osoby. Oczywiście jest tam te, 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 troszeczkę załamanie tego, że wiemy, że to się nagrywa, więc jesteśmy minimalnie. To inni, prawda, ale tak jakoś ustaliliśmy, że nie mamy żadnych masek na sobie i że po prostu mówimy wszystko no, z serca. Więc, ale tego się nie da też wyłączyć, no, bo mamy taką świadomość, że to się nagrywa i tyle. Ale wydaje mi się, że, że to jest właśnie fajne, że możesz sobie rzeczywiście zobaczyć, jak ci ludzie myślą. I to jest super. Te... No, ja jestem fanem słuchania takich rozmów, różnych no. podcastów. Bardzo mi to daje dużo w życiu. Przede wszystkim umiejętności słuchania, bo, bo to jest rozmowa. To jest zamknięta rozmowa. To jest rozmowa, w której jako słuchacz możesz tylko słuchać. Nie, jakby nie możesz wchodzić w interakcję z reguły z ludźmi, którzy prowadzą podcast, więc uczycie to słuchania. Mhm. Bo w codziennej rozmowie to jest dialog. To nie jest monolog, to jest dialog, w którym wiesz, są dwie strony. A wiem jest doświadczeniem, jak wyglądają dialogi. To jest czasami wiesz, rzucenie piłeczki. Czasami dużo mówisz, mało słuchasz, czasami na odwrót, a tu jest, tu można się nauczyć słuchać. A słuchanie jest bardzo wartościowe, bo jest ogromna ilość wiedzy i przemyśleń do zgarnięcia zupełnie za darmo. Mi się wydaje, że to jest coś, czego się nie musiałem nigdy uczyć, bo ja zawsze słuchałem, bo zawsze liczyłem na to, że w końcu znajdę gdzieś tam osobę, która myśli tak jak ja. Zawsze się musiałem ukrywać tym, co myślę, więc bardzo słuchałem ludzi, bo bardzo chciałem znaleźć kogoś, kto chociaż wieś, przejawia jakieś tam skłonności do takich rozmów. Także to nie jest coś, czego się musiałem uczyć. Ale mnie to z drugiej strony mam wrażenie, że to działa u mnie jako takie kojące, kojący zabieg, że po prostu jak słucham sobie rozmowy i, i jest taka dojebana, taka, że jak, taka, jak ja bym chciał prowadzić i taka, która bardzo do mnie trafia, to po prostu mam takie... Są tacy ludzie jak ja. To jest, tak się czuję. Więc to jest, coś, to, to jest coś, co mi dają podcasty. No. Jest więcej, jest więcej takich osób i mają się zajebiście. I to jest jedyna rzecz, która mnie interesuje na tej ziemi. Fajna rzecz. Czym dla ciebie są podcasty? Bo e, pamiętam, jak e, zaczynałeś. E, jak w ogóle wpadłeś na pomysł nagrywania podcastów, i doszedłeś do, doszedłeś do wniosku, że to będzie coś, co będzie Cię uzupełniało. Mhm. I nagrałeś już parę podcastów. Mhm. Masz parę naprawdę zajebistych podcastów, więc doświadczenie też już jest większe. Więc pewnie masz jakieś przemyślenia w stosunku do tego pytania. Na pewno się nie zgadzam z tym. M mam jeden, z którego jestem zadowolony. I ja mówię tylko o swoim e performance'ie, czyli to jakby nie, nie abstrahując kompletnie od gości, bo to nie chodzi o gościa. Goście robią swoją robotę i oni się tym muszą przejmować, jak oni wypadają. I to nie mi ich oceniać, ale też jakby nie oceniam za bardzo gości. Raczej, raczej oceniam to, jak ja wypadam, więc e, mam jeden. Nie będę mówił, który. E, nieważne, ale no nie, nie jestem jeszcze zadowolony, wiesz, to jeszcze nie jest to. Ta rozmowa, którą prowadzimy, jest bardzo spoko. Jest jak ten obraz, to jest, to jest ten obraz, mówię ci, pokazywałem ci, wstawiłem na story, ale wstawię go... Wstawię... Musimy to pokazać, w takiej grafice na środku. Wstawię ten obraz na swojego Instagrama, więc jak kogoś interesuje, to niech wejdzie do mnie na Insta i obczai obraz dwóch ziemaczków unoszących się nad ziemią w kapeluszu z laską. Jeden gość mówi do tego drugiego i idą sobie szlaczkiem w stronę gór. Tylko, że oni są podniesieni, są wysoko nad ziemią i to są dla mnie podcasty takiego taka, tak jak mówisz o tej formie oderwania się od rzeczywistości jak jedziesz na snowboardzie jak wyskakujesz sobie i lecisz gdzieś to mam wrażenie że można to samą osiągnąć za pomocą rozmowy czyli właśnie wystrzelić się w kosmos tak jak właśnie ci, ci dwu, tych dwóch ciomeczków i dziecka w kapeluszach elegancka rozmowa dżentelmenów o ideach. I to jest coś co czym dla mnie są podcasty taką formą właśnie Podróży mentalnej. Tak bym to nazwał. Takiego. Odrymy, na kumulusie. No, od, no oderwania się. To taka, taka forma oderwania się. No, tak ten obraz po prostu, tego zobaczyłem, to myślałem: Wow. Jest śmieszne, że mi się w ogóle wyświetlił, co? Nie wiem skąd Instagram wiedział, że ten obraz mi się spodobał. A czy to nie jest tak czasami, że... że jak na przykład y, szukasz fury i rysujesz jakiś konkretny model, to nagle wszędzie na ulicy widzisz takie fury? Jest szansa, że po prostu go dostrzegłem. Jest szansa. Śmieszną rzecz miałem, jak robiłem sobie dziarę i byłem u Amandy. Amanda ma super studio. Pozdrawiam Amandy Piejak. I Amanda ma, miała wypasiony papier toaletowy z takim złotym zdobieniem e, ornamentowym. Uh, fancy. I mówiła, że nie był drogi. Cofam. <grym grym> i, <grym> i, I byłem w toalecie, siedziałam sobie i patrzę na ten... E, Papier, bo nigdy to, czegoś takiego nie widziałem jeszcze, żeby ktoś miał taki wypasiony papier. I patrzyłem na niego i na ten ornament i wychodzę z łazienki i mam przed sobą jakby e, obraz holu i mój wzrok, pierwsze co się stało z moim wzrokiem, od razu zauważyłem poduszkę, która zawsze tam leżała, ale nigdy wcześniej jej nie zauważyłem. I miała taki sam ornament jak ten papier toaletowy. Więc to odnoszę do tego obrazu, że prawdopodobnie tak jest, że po prostu w mojej głowie budzi się jakaś idea i Nagle zauważam rzeczy, których wcześniej nie zauważałem, bo. Które są podobne do tej idei. No. Reprezentują tę ideę. No. Mhm. I tak samo jest drugi przykład, który, mam, który jest dosyć ciekawy, i zastanawiam się, czy najpierw zauważyłem reklamę, czy najpierw zrobiłem zakup w sklepie i skłaniam się ku temu, żeby powiedzieć, że najpierw zauważyłem reklamę podświadomie, bo nie pamiętam, żebym ją widział. A robię kupuję suple od dwóch lat ponad i kupiłem ostatnio suple na sklepie. Jest i nigdy wcześniej tam nie kupowałem supli, zapamiętałem tę nazwę z jakiegoś powodu i przechodzę na następny dzień na siłownię, patrzę, a cała ta siłownia jest na klejkami jest tu mów. Nie skumałem tego, skumałem to dopiero po zakupie. I wydaje mi się, że tak właśnie działa reklama, że to się, to się nazywa priming. Pracowałem w Wavemakerze, oni, jak, jak masz proces zakupowy klienta, to najpierw klient jest w primingu, czyli zanim zobaczy, zanim zdecyduje, albo w ogóle będzie wiedział, że chce coś kupić, to coś go interesuje, dostrzega, dostrzega rzeczy. I jak on dostrzega... Ja byłem, mam wrażenie, że byłem w tym procesie, w stage'u primingu i nie widziałem tej reklamy. W ogóle na to nie zwracam uwagi, ale jak już kupiłem, to zacząłem to rozpoznawać i jakby zauważać, że to rzeczywiście tam jest. Zastanawiam się, czy, czy dobrze myślę, czy, czy, czy sobie tego to wymyśliłem. Tego nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tak jest i na tym polega reklama. Mam tak z ludźmi, że... W miarę odkrywania siebie i swoich dobrych wartości, zaczynam dostrzegać to samo wśród innych. Jak magnes, mówiłem ci. Jak magnes, no. no. Tak, tak myślę, że jest. Poza tym nie jesteś w stanie dostrzec, dostrzec czegoś, czego wcześniej nie odkryłeś, nie zrozumiałeś. No bo co z tego, że jeżeli będziesz miał na tacy podaną jakąś fajną, wartościową rzecz, ale nie dostrzeżesz w niej wartości, bo jeszcze nie odkryłeś, to no dla ciebie nie ma żadnej wartości. Plus um, ja miałem na przykład coś takiego, że zadawałem się, umawiałem się na randki z łaskami, z którymi nie powinienem był się umawiać na randki. I teraz to wiem. Już mi się z nimi nigdy. I to nie znaczy, że one są, co jest, że jest z nimi cokolwiek nie tak. Tylko. Uh, po prostu nie pasują do mnie. I tylko o to chodzi. I ja teraz potrafię to rozpoznać. I praktycznie w ogóle się nie umawiam na randki. Bo wiem, czego chcę wiem, jaką drogą mam tam dojść i zajmie mi to jeszcze chwilę czasu. Ale jest mnóstwo dziewczyn, które mi się podobają i kiedyś wystarczyło to, że dziewczyna mi się podoba i wiesz, myślałem sobie chuj, jakoś tam będzie. Więc jej się Więc A teraz już wiem, że to nie ma opcji. I że kończyło jak... się jak zwykle, co? Tak, więc ja teraz już wiem, że pomimo tego, że dziewczyna jest bardzo atrakcyjna, to nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ona nie jest taka jak ja i nie ma tego, tej relacji magnes-magnes, to ja sobie, wiesz, mogę Mam przynosić... Bardzo góry. podobne przemyślenia. Jestem ciekawy, czy dziewczyny też mają taki punkt widzenia. Myślę, że one to kumają bardziej niż my. Myślę, że one są dużo bardziej kumate w tych kwestiach. Ciężko jest znaleźć drugą połówkę, co? No. Albo w ogóle człowieka do, wiesz, jakiegoś partnera do życia. nie mówię też o kobiecie, ale ogólnie dobrego ziomala. To Ciężko jest. Bardzo trudna sztuka. Mhm. Ciężko jest. No bo i to też chyba zależy od tego jaki ty jesteś i na ile kompromisów chcesz iść. Jeśli chcesz iść na więcej kompromisów to masz więcej ziomali, a jak chcesz iść na mniej kompromisów to masz mniej ziomali. Jak jesteś mocno odstający od społeczeństwa to, to kumasz się tylko z tymi osobami mocno odstającymi od społeczeństwa. Tak jak my się kumaliśmy z rolkarzami i wszyscy się zawsze na nas tak patrzyli na imprezach. No, kurwa co ci goście robią w ogóle. Oni się patrzyli dlatego, że my się zachowywaliśmy jak zwierzęta po prostu. Ale my tak umaliśmy. To prawda. I się super bawiliśmy, się Świetnie bawiliśmy, no, a ludzie byli w szoniu. Nic no. dziwnego. O, Boże, do tej pory y, przypomina mi się taka sytuacja, jak byliśmy w jakimś klubie po zawodach chyba w Gdańsku. Na modelarni już ten skatepark nie istnieje, dawno wyburzyli tam wszystko, postawili jakieś osiedle swoją drogą, bardzo ładne, mm -hmm. <laughs> ale skateparku już nie ma. I były tam zawody i chyba tam zająłem jakiś podium, więc wiadomo, że trzeba było celebrować takie wydarzenie, więc później był afterparty w klubie i tam imprezowaliśmy. No i jak to rokaże, wroty były odpięte, bez koszulek wszyscy lataliśmy, klub przejęty, było naprawdę grubo. Um, i mieliśmy taką lożę, która była przejęta, tam po prostu wiesz, z co do mojego mora. Jakbyś wpuścił bydło, po prostu i odpalił petardę. Działo się różne rzeczy. Trzoda. Jakimś cudem. Gruby. Trzoda, trzoda chlewna, tak. I jakimś studentem pojawiły się tam dwie bardzo atrakcyjne dziewczyny. One, one które... się zawsze jakoś interesowały tym, to było dla mnie zawsze dziwne, że no my takiej takie gnój kurwa i A co nas, mają podbijać że że mali, którzy siedzą i piją piąte piwo i nie, nie ma o czym z nimi pogadać? No niektóre są takimi zainteresowane, a my Może po tak. prostu, my trzoda absolutna i no, nie wiem. I były dwie nie bardzo nie atrakcyjne nie dziewczyny, <laughs> które podbijają na tym loży i było widać, że trochę chcą tam być, ale trochę się boją. I akurat jakoś tak chyba tańczyłem na jakimś stole czy coś, i one tak podbiły tam do nas i nie wiedziały, co mają zrobić, więc były tam chyba takie trzy albo cztery sofy i wszyscy tańczyli na tych sofach. Rozpierdol straszny wiesz, tam alkohol się lał po prostu w powietrzu, i one nie wiedziały, co z sobą zrobić, i usiadły tam, co nie było najlepszym pomysłem. I jednak ja jedną popchałem, i ona wstała taka zdziwiona z tym drinkiem, bo nie wiedziała, co ma zrobić, pewnie myślała, że ma wyjść czy coś. Ja tak wziąłem tego drinka, wypiłem całego, oddałem jej ten kieliszek i ona, wiesz, oczy otwarte, buża szeroko i nie wie, co się dzieje. No nigdy nie to doświadczyła takiego podrywu. To prawda, no. Ja jej wtedy powiedziałem, moimi słowami, że bardzo mi się podoba. Ale ona nie wiedziała, co ona na to odpowiedzieć. O, chciałeś próbować jej ślinę po prostu. A to jest swoją drogą e, prawda. Ostatnio gdzieś czytałem, że ludzie testują e, swoją chemię. Jako, coś tam testują za pomocą całowania się. Czy są kompatybilni, ale nieważne. Never mind. Ale jesteś romantyczny. To, to nie ja. E, w jakim klubie to było? Nie pamiętam. Pamiętam tą akcję i jeszcze parę innych, ale też takich niecenzurowalnych, więc. Dla mnie najdziwniejszą akcją, którą y, jestem w stanie aktualnie powiedzieć, i myślę, że nie zostanę za to ukrzyżowany, to. Y, byłem z, w klubie znanym we Wrocławiu i oczywiście robiliśmy trzodę, jak zawsze. I pamiętam, że byliśmy w alecie i jakby. Przypadłość nasza była taka na, na imprezach, że jak, jak mówię, że robiliśmy trzodę, to naprawdę robiliśmy trzodę. I pamiętam, że wybiegliśmy z tej toalety i w, jak w tym klubie było tak, że był taki hall. Y, trzeba było przejść kawałek, żeby wrócić z powrotem do klubu, i to była toaleta oczywiście łączona, więc było tam mnóstwo lasek, bo laski zawsze czekają z koleżankami, aż będą mogły się wysikać a, czy zrobić cokolwiek innego. A, no i my wybiegliśmy z, tego, a, z tej toalety. I pod, po, tej, po, po drodze do klubu łapiąc wszystkie laski po kolei do cyski. po tym kolorze. I zrobili, zrobiłem to. Nie pamiętam, czy druga osoba, której imienia nie będę wspominał, czy robiła to ze mną, ale zrobiliśmy to. I pamiętam, że przyszedłem tam i myślę sobie, że właśnie to zrobiłem, że nic się nie stało. Nie ma konsekwencji nie ma żadnych, konsekwencji, Tak, żadnych. ale coś, o coś chodziło z tym zwierzyńcem naszym, że można było robić tak odpięte rzeczy i nic się nie ponosiło żadnych konsekwencji. Wraz żadnych. Ja się biłem, ale to to wtedy rzeczywiście, gdyby to była agresywna sytuacja, wyszła z naszej strony, głupota totalna, moja, moja wina. No też, za to też miałem złamany nos, więc zasłużyłem no? A, Ale za te, za te trzody nigdy nic. No. Nigdy. Niesamowite to jest. A robiliśmy takie gnójcze po prostu. Ale zauważyłeś, że y, imprezowaliśmy tak, jak jeździliśmy na rolkach? Że to jest to samo? No bo to rolkarze. To, ale to jest ten charakter, nie? No, to jest rolkarze. No i... Ja się kiedyś zastanawiałem... Y, My, my się wydaje, że wybraliśmy sobie rolki z jakiegoś powodu. Bo wczoraj pisałem ziomkowi, że deska jest spokojna, rolki są bardziej, trochę bardziej hardkorowe i BMX jest najbardziej bardziej hardkorowy. Nie wiem, czy BMXiarze robili większą trzodę niż my, ale my na pewno robiliśmy większą trzodę niż deskarze. <grych> <grych> I, to, to, I to była określona ekipa, bo deskarze nie robili z nami tej trzody. byli w tych samych klubach, ale byli spokojni i patrzyli na nas z boku. Mm -hmm, to prawda, ale zobacz też, że ta wrocławskie ekipa też była mocno odpięta, ale w każdym większym mieście była jakaś ekipa rolkowa i nie wszystkie były tak odpięte jak to nasza polska. ale w Niemczech było mnóstwo odpiętych ekip. We Francji wiem że też ekipy były. No na co się działo na Winter w Francuzi to są dobrze no, odparęli. Jak tak. rakieta Ilona Maska. Więc to jest to jest przypadłość rokarzy moim zdaniem. Myślę, że byłem mi też tak mają, bo też są troszkę... Ale to są chyba predyspozycje takie charaktery, no bo gdybyś się tak, introwertykiem no. i to książki i, i jakby nie wychodził ja z domu. Ja jestem, ja jestem introwertykiem i nie wychodzę z domu. Ale nie byłeś kiedyś. No. Myślę, że to nie jest teraz introwertyzm. To jest po prostu, wiesz. Podejmuję taką decyzję. Tak, bo ja bym to jest droga, mógł... która cię prowadzi nie. w odpowiednie miejsce, ale jeździliśmy no, dlatego, że mieliśmy tego predyspozycję. Bo gdyby się okazało w powie, że nie mam predyspozycji, to po prostu, wiesz, nie osiągnąłeś tego, co osiągnąłeś na rolkach. Nigdy byś nie spróbował zrobić jakiegoś backflipa, bo no, to nie jest jak na Snowboardzie. Nie wpadniesz w miękki śnieg. Po prostu sobie płamiesz karki. Amen. Więc z jakiegoś powodu robiliśmy to wszystko. No, myślę, że to jest skłonność do. Wiesz, to, co robiliśmy na imprezach, jest w pewnym sensie ryzykiem. To, to, to że ja zrobiłem to, co zrobiłem i wyszedłem z tego holu, i pomyślałem, że nic mi się że, że to właśnie to zrobiłem, że to no, jest nie Ale to jest jak, jak się wujaz ze schodów. No, to jest ryzyko. Podjąłem ryzyko. Mogłem dostać w pierdolę za to, bez żadnego Mogłeś złamać sobie nogę. No. I pamiętam, że małpa, nasz ziomeczek z Rolek, pamiętam, że poszedł z nim nami kiedyś na imprezę i on robił też trzodę w klubach. On robił mocną trzodę. A i pamiętam, że poszedł z nami na imprezę. To jeszcze za czasu Loco. Poszedł z nami na imprezę i wrócił z tej imprezy i mówi, ja myślałem, że to ja robię trzeba imprezę. I on mówi, ja nie wiem, jak to możliwe, że wy nie dostajecie pieza. Pamiętam, pierwszą klasę technikum. Chciałem poznać, wiesz jak to jest Bierzesz ziomali ze swojej klasy na jakąś imprezę. I wtedy to były chyba jeszcze ostatnie takie podrygi wrocławskiej ekipy na imprezach. Ja wziąłem tam parę osób z mojej klasy, wziąłem ich na imprezę. I słuchaj, oni do tej pory mi czasami piszą, że byli na jakiejś imprezie i wspominają tą naszą, że w ogóle nie da się tego pobić. A to była taka zwykła impreza rolkowa, no, że nic się tam nie działo specjalnego. Oni do tej pory to wspominają, wierzą, co się wydarzyło. Ja też mam takie. A najbardziej wspominają, rzecz, z której nie jestem wcale dumny, ale. To jest patrzenie się barmance w oczy i wyciąganie alkoholu z zabaru. Bierzesz ten alkohol i idziesz sobie w drugą stronę, nie? I te ta barmanki takie, okej, okay, A i wszyscy ludzie w ogóle. <grym> <grym> Ja nie wiem, nie wiem, dlaczego mieliśmy takie przyzwolenie na robienie takich głupot bez konsekwencji. No bo się ludzie to robią, mi się wydaje, że tym ludziom się podobało, że jest ktoś, kto robi takie rzeczy. I, bo to, i, było śmieszne, to, to było śmieszne, to było smaczne. Bo my smaczne, no. nie robiliśmy to, że nigdy nie było w tym żadnej agresji. Nigdy nie było w tym żadnej agresji. Z tym łapaniem cyk, z, lasek za cycki to nie jestem pewien. One mogły to odbierać jako agresywne, ale, ale to zawsze było to zawsze było w formie żartów. Mogło im się to nie podobać i nie jestem z tego dumny, tak dla jasności, ale. Ale nigdy to nie było agresja, to nigdy nie było, Ja nigdy nikogo, nikogo nie atakowałem. Nigdy nie, nie było nigdy agresji. Ja nie, nie jestem agresywnym po alkoholu. Więc myślę, że to Co prawda, no. Więc jak krabi, jak, jak trady, alkohol, ale to było takie, że jak ktoś na to patrzył, to był zdziwiony, ale pozytywnie. Tak, no? to dla Beki zawsze było. Przecież. My się, czy kiedykolwiek, Przecież tyle lat melanżowania, czy kiedykolwiek była sytuacja, że u nas była jakaś taka spina w ekipie, że ktoś się chciał bić. Nie pamiętam, żeby było. Ja się biłem z Wiktorem. Tak. No, ale to widzisz jakaś jedna sporadyczna akcja. No. przegrałem. Pozdrawiam <grafy> Wiktora. Pozdrawiamy, Wiktora. Tak, ale wtedy to, to daj spokój. Ja odpaliłem. To co, wtedy co wszedłem na dach i oddałem się do komina. Co to za było? Ten, na, tej, na, na tej jednej imprezie mam tyle historii do opowiedzenia, które może kiedyś tu powiem, ale na razie nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby je mówić. Nie no, bez sensu, żeby żebyście zablokowali Spotify na samym początku. <laughs> Poczekajmy z tym no aż to się rozkręcimy. Na tej imprezie, to by było tam, to by po prostu była <coughs> tej, I na my na następny dzień po tej imprezie totalny odcinka wszyscy, totalna odcinka. Na następny dzień na Rollfest pojechaliśmy. To było, to było nasz before Rollfest. Rollfest dla ludzi, którzy słuchają, to jest taka tygodniowa impreza. rolkarzy, którzy spotykają się na, nad morzem w jednym miejscu chleją przez tydzień i jeżą na rolkach przez tydzień. Więc to. No, Opowiedzieć ci o moim sylwestrze tegorocznym? Tak. Bo to jest po prostu definicja mojej przemiany. A przechodząc płynnie z imprezowej trzody i robienia rzeczy, których później można się wstydzić, to mój sylwestr wyglądał w ten sposób, że co prawda miałem na to, to się musiało tak skończyć, bo ja wcześniej trzy tygodnie antybiotyki, bo byłem chory i akurat w dniu skończenia antybiotyku poszedłem na sylwestra i byłem największym betonem w mojej imprezowej historii. Ja mhm. wszystko. 5 godzin trwania Sylwestra, siedziałem po prostu i nie, nie wykazywałem żadnej aktywności. Po prostu jak taki wygasły wulkan, to się Ale byłeś taki pijany, czy po prostu. Nie, ja, byłem, ja byłem na maksa trzeźwy, Ja po prostu nie chciałem imprezować, ale że Sylwester to wie wiesz, jakby po prostu poszedłem do ekipy. Dałeś się namówić. Daje się namówić, no ale generalnie było spoko yy, i pozdrawiam Szczepana. I była taka akcja, że y, to było w Zakopcu, w takiej góralskiej chacie, yy, takim ładnym szałasie, w którym w można mieszkać. Elegancko było na maksa. Mieliśmy kucharza, który pracował w restauracji we Francji, który miał gwiazdkę Michelin albo Michelin. Michelin nie chyba. chciałbym pomylić z oponami, bo to nie będzie smaczne. Ale to chyba jest ta sama firma, swoją drogą. Tak mi się wydaje. Od czego? Mi się wydaje, że to Od sama... restauracji opony? Tak, mi się wydaje, że te gwiazdki są nadawane przez tą samą firmę. Tak, bo moja siostra pracuje w na Możliwe, że tak, nie mam pojęcia. Ale mogę się mylić. Tak, czy siak szama była przepyszna i warto było być na tym sylwestrze? Było świetnie. Hmm. Ale generalnie no, to byłem betonem, tak jak wspomniałem, i było tam sześć albo siedem stolików. No jakoś tak wyszło, że tam wszyscy w pewnym momencie zaczęli imprezować, a ja po prostu siedziałem przy tych stołach no i tak brakło trochę, z braku zajawy na imprezowanie, to Zacząłem wyżerać mandarynki i parę sztuk było na każdym stole. No jak już wyżarłem wszystkie mandarynki z tego stołu, przy którym siedziałem, to się przenosiłem do kolejnego. Tam poznawałem parę osób, przez eee, chwilę z nimi rozmawiałem, no i tak dyskretnie wierzyłem. Wsięgam ja po jakąś mandarynkę, obierałem sobie ją, szamałem sobie. Jak ktoś chciał, to się dzieliłem, ale generalnie nie zawsze. Mhm. No i tak wiesz, skończyły się mandarynki na drugim stole. No to się przeniosłem do następnego. I mu Sylwester skończył się w ten sposób, że przez trzy godziny wyżerałem wszystkie mandarynki z całej imprezy. I poznałeś jakąś dziewczynę? E, tak, poznałem dziewczynę, z którą mi się bardzo fajnie rozmawiało e, i chyba jako jedyna miała takie flow do rozmowy o życiu, tak jak my teraz. Mm -hmm. Co jest śmieszne, bo raczej na imprezach wszyscy mamy takie, już flow na jakiś, jakiś taki zboczony small talk, albo na jakieś takie zwykłe proste gadki e, i tam było trochę inaczej, więc w ja trochę podniosłem na dół w tym moim betonowym klimacie. E, ale tak właśnie spędziłem Sylwestra. Raczej totalna zamuła. I właśnie to jest śmieszne jaka przemiana, nie? że teraz już mnie nie interesują imprezy. Hmm. Od czasu do czasu mam zabawia pójść na imprezę i faktycznie idę i coś tam sobie poimprezuje, ale dla mnie wizja pójścia na imprezę i później chorowania na drugi dzień na kaca, to jest perspektywa, jak myślę o tym jako o straconych dwóch dniach. O czymś, co chcę wymazać z życia, nie jest mi potrzebne. No i plus y, problematyczne jest to, że. Czekaj, muszę złapać myśl. Że jakby nie ma z tego za dużo korzyści. <coughs> Możesz poznać Ziemali, ale to też jest poznać Ziemali na imprezie, więc to jest określone środowisko i mam wrażenie, że są inne rzeczy, które mogą sprawiać frajdę, które można robić w tym samym czasie. Ja więc wybieram inne rzeczy zamiast chodzenia na imprezy, chociaż jest to super zabawa, nie ukrywam. Ale, Ale kosztowna. No, konsekwencje organizmu, konsekwencje reputacji w naszym przypadku bardzo <gry> poważne e, i konsekwencje, plus pamięć. Ja mi się wydaje, że moja pamięć bardzo szwankuje, ale do, do, do ilości alkoholu, którą kiedyś piłem. serio, bo ja zawsze urywam film. No, na no nie po co, co. No Przemek, ale nie ukrywajmy, że jakim pracowaliśmy, to nie braliśmy jeńców. Także może nawet dobrze, że nie pamiętamy o tych wszystkich rzeczach. No, ale czasami się na tym zastanawiam. Czy ale czy... tak myśląc o dobrym PR-ze, to nie powinniśmy w ogóle PR. Mm. <laughs> nie powinniśmy w ogóle poruszać tego tematu. <laughs> ja mam luz. Nie powiedzieliśmy niczego hardkorowego w naszych standardach. Może, może dla kogoś to jest hardkorowe dla mnie luzik. E, także. Mm. Nie, ja się, ja się nie przejmuję. Myślę, że to normalne. Po drugie, jesteśmy z kajciurami, więc chyba wszyscy wiedzą, jak jest. To prawda, no. Chyba, że ktoś nie wie, to już wie. Ja <grym> <grym> miałem w zeszłym <grym> roku parę takich sytuacji, że um, z jakiegoś, y, z jakichś niewyjaśnionych przyczyn pojawiają się w środowisku ludzie, którzy raczej żyją w trochę innym standardzie niż ja i z trochę innymi manierami wywodzą się trochę z innych domów y, i generalnie są turbomajętni, więc wiesz, żyją raczej... Żyją prestiżem i jakimiś takimi innymi wartościami. Mimo tego fajnie się dogadywaliśmy, wszystko było super, ale wtedy usmysłowiłem sobie, jakim jestem rolkarzem. <grytanie> Bo na przykład. Wiesz, są takie niepisane zasady, których się człowiek trzyma, jak na przykład jest na jakiejś kolacji w fancy restauracji, i wszyscy tam wiesz dyskutują o jakichś luźnych rzeczach, jest smaczna potrawa ja i wiesz, są jakieś instastorki w ogóle. A my nie znamy ani jednej. A ja totalnie nie kumam takich akcji, więc jak ja czasami ktoś odpalę, to jest po prostu cisza, wiesz, słychać, że wszyscy przestają jeść i na mnie patrzą. Przemek, Sorry, Przemek, to już drugi raz. No i dobrze, niech ludzie wiedzą, że pamiętam o rzeczach. A o czym teraz? Tym razem to było jedzenie. Drugi posiłek już przez ten podcast omijam, więc zaraz moje. A masz tak, że rozpisujesz sobie każdą czynność ciągu Każde mnie, ale ważne. Nie muszę pisać, no nie będę pisał, że mam mówić zęby, ale rzeczy, które, rzeczy, których zapomnę. Albo że, że, no, rzeczy, które mogę zapomnieć zapisuję. Takie. Można zapomnieć o posiłku. Chyba po prostu chodzi o to, że ty musisz w na godzinach. Czas, no. Ale wracając do tego, co powiedziałeś, to ja mam tego z restauracjami. Ja Nie czuję, dlaczego ludzie chodzą do restauracji. Ja byłem w restauracji nie pamiętam kiedy byłem. Byłem raz, a ja jestem w restauracjach wtedy, kiedy nie mam gdzie indziej zjeść. Po prostu muszę iść do restauracji, więc wtedy idę do restauracji. Totalnie nie rozumiem, po co się chodzi do restauracji, a jest to totalnie, totalnie niepojęte. Jest dużo takich rzeczy, których ja po prostu nie Ja lubię chodzić do restauracji. Ja nie wiem, po co miałbym tam iść. Raz, że jest drogo, dwa, że jakieś dziwne rzeczy zamawiam, i nigdy nie wiem, co to jest. Trzy, że muszę tam iść i wmarnować czas, zamiast jeść w domu? Jakaś patologia. Jeszcze trzeba się jakoś zachowywać, jakieś nie. Też środowisko mi jakoś mi nie szczególnie odpowiada. Nie ma jakichś takich luźnych chyba restauracji. Chociaż jeśli chodzi o jakieś jedzenie, na przykład indyjskie, takie coś to mogłoby sobie zjeść. Ale takie, jak idę ja na siłownię na Twardej 18, na no tam gdzie jest City Fit, tam jest taka super fancy restauracja. Nie wiem, co ja bym tam iść. Jakbym tam poszedł, to bym się tak czuł, tak głupio. Nie, nie wiem, co ja miałbym tam zrobić. Na czym to polega? Na jedzeniu. Jak jest? Nie chodzi? nie mam pojęcia, <grym 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 ale, rodzinę, ale mogę ci powiedzieć tak. z mojego doświadczenia, <grym> że jest to na przykład forma celebrowania jakiejś wyjątkowej sytuacji, że coś, wiesz, wyjątkowego, nie wiem, zrobisz super projekt. Ale że zasz, jedzenie to jest? Miejsce raczej chodzi, wiesz, to jest taki, to jest jak zrobieniem kawusi, mhm. że sam proces jest fajny, jest ciekawy. Wydaje mi się, że pójście do restauracji to jest podbicie wartości i ważności jakiejś sytuacji. Na przykład nie jestem fanem tego, ale na przykład kumam, że jak chciałbym zaprosić jakąś dziewczynę na randkę do fajnej restauracji, to myślę, że mogłoby to być fajne. Ale generalnie myślę o tym, jak o Czymś sztucznym i jak złym no, podejściu do sprawy. Ja też tak właśnie, dlatego że tego trzeba, nie lubię. Że, że trzeba z dziewczyną, to trzeba iść się do parku spotkać, pogadać, sprawdzić czy jest flow. No, dokładnie. A nie od razu iść do restauracji i wiesz, sam fakt pójścia do restauracji jest trochę krępujący, dla mnie przynajmniej do takiej fancy. Musisz wy, wybierać A tu jeszcze jesteś coś... jakieś... po co dokładać Trzeba się zachować, tak, no. dokładnie, jakby jest cisza wszędzie wokół, wszyscy słyszą cię, bo stoliki są blisko, no. jesteś z nową osobą, prawdopodobnie z dziewczyną, która ci się podoba i mam nadzieję, że też vice versa, więc to też skrępują te sytuacja, więc w sumie totalnie jesteś sobą wtedy, no, ja nie, nie, więc to traci sens. Nie rozumiem, no totalnie, po co? Ale na przykład mam ziomala, który ma na Podhalu fajną restaurację i bardzo lubię tam przesiadywać. Jestem często tam w formie takiej, wiesz, Ale pogadać jesteś... z ziomalami, popracować sobie. Ale jesteś tam w formie, ja jestem w miejscu moich ziomali, tak? By mieli agencję, tak. to by siedział w tej no, agencji. No, no, no na takie zasadzie. Ale jednak jest to jakaś restauracja i yy, 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 faktycznie są takie momenty, w których siedząc przed komputerem, yy, czuję się skrępowany. Ale to jest fajna okazja, żeby nad tym pracować. Mhm. Uważam, że nie jest zdrowie, jak się czujesz skrępowany wśród, w środowisku po prostu. Z tak. Założenia, jeżeli chcesz w nim funkcjonować. Więc mhm. fajnie jest jakby Wystawiać się na takie sytuacje i nad tym pracować. Zgadzam się. Dużo muszę nad tym pracować na siłowni. Nie czuję się komfortowo czasami. Ja mam takie. Wie, Wydaje mi się, że ludzie mnie oceniają i myślę o tym. i muszę, muszę pilnować się, żeby o tym nie myśleć. Na przykład podnoszę ciężarki i myślę sobie, że ktoś inny myśli, że to małe ciężary podnoszę. <grym <grym <zna> Naprawdę tak tak. <grym zna> muszę się kontrolować A wiesz, co jest najlepsze? się zastanawiać. Przecież ci ludzie nie myślą o tym, jakie jak ciężarki podnoszę. A wiesz, co jest najlepsze? Moim zdaniem. Że oni mogą tak myśleć. Ale to I że to no nie ma to jest, znaczenia. No właśnie. Bo wszyscy my wszyscy poddają wartości, to, co robisz, oceniają. Tylko pytanie, czy to ma faktycznie jakiś sens. No, to to taka... póki nie jest to budujące i nie daje ci to jakichś wartości pozytywnych, no i... to trzeba to oleć. I nie mam na tym kontroli żadnej. Nawet jeśli sobie myślę, że podnoszę małe ciężarki, to, to forever. To jest twój trening. Od tego zaczynasz. Ale to jest dla mnie trudne, naprawdę. To jest dla mnie naprawdę trudne. Ja miałem tak, mam tak z wieloma rzeczami. Tak u mnie się właśnie zaczął, miałem tak na początku mojej przygody z rolkami trochę mniej, ale mocno ze snowboardem, ze wspinaczką, z fotografią i z filmem. Że to póki nie osiągnąłem jakiegoś etapu, to brak pewności siebie, z którym mam problem, i ostatnio sobie zdaję sprawę, jak duży, sprawiał, że nie robiłem rzeczy, nie chciałem robić rzeczy. Bo bałem się, że ocena innych wpłynie na to. Będą mnie oceniać, powiedzą, że to jest kiepskie, że, że jestem w tym zły. I dopiero jak osiągnąłem pewny poziom e, i moja wartość e, i pewność siebie wzrosła, to dopiero wtedy odblokowało mi tę możliwość robienia tych rzeczy na czysto. No, u mnie to się. Ja mam wrażenie, że to jest taka jak, jakby forma lęków albo jakiejś paranoi. Ja wiem skąd to się bierze. Ja, ma, ja miałem taką sytuację, że wracałem y, z wyjazdu we bla Blakarem. I ja zastanawiałem się, czy ludzie, którzy ze mną jadą, e, patrzą na to, jak ja mam ułożone nogi. W samochodzie. I siedzę, siedzę martwię się tym. i Wiem, że to jest absolutnie kurwa, idiotyczna rzecz. Wiem o tym. I wciąż się tym martwię. I nie, tak, mam, mam wrażenie, że ja mam takie. To nie jest cały czas, ale zdarza mi się coś takiego. I wiem, że to jest bzdurna i chcę nad tym pracować, ale to są dziwne rzeczy. No. Kumasz, żeby się zastanawiać, jak mam ułożone nogi. Jeszcze rozumiem, żebym się zaczął na, na, na czymkolwiek sensownym. I zauważyłem taką rzecz, że jak zastanawiasz się nad rzeczami, które nie powinny mieć znaczenia, to one nagle nabierają znaczenia i faktycznie tak to działa. że jak zastanawiasz się nad tym, że masz ułożoną czapkę i na tym się... To jest trochę jak um, z tym papierem toaletowym. To jest nie bardzo to. podobna sytuacja, że zastanawiasz się nad tym, że robisz coś źle, tracisz pewność siebie i wyglądasz na takiego, który nie ma tej pewności, i że widzi, że się źle czujesz sam ze sobą i ludzie też cię później traktują. I zauważyłem to, jak mam ziomala, który jest tak wyluzowany, że nie dba o nic, ale jego ta ogromna pewność siebie w tej wyluzce sprawia, że ludzie akceptują tą wyluzkę. I normalnie jak byłby innym człowiekiem, to by powiedzieli mu, że wszystko robi źle, że tak nie powinien być ubrany, tak nie powinien chodzić, tego nie powinien mówić. On jest tak wyluzowany i robi to tak naturalnie, że ludzie wtedy podważają swoją wartość i porównują się do niego. Okej. Okay. A jak on myślisz o tym myśli? E Ciężko jest go rozgryźć, ale generalnie to jest tak wyluzowane, że możliwe że nawet się na tym nie zastanawia. Po prostu jest sobą i tyle. I robi wszystko na odwrót. No w każdym razie taka wyluska by mi się przydała w takich chwilach. Kiedyś miałem więcej takiej wyluski, teraz już nie jestem aż taki wyluzowany. Wydaje mi się, że to też jest jak ten mięsień niż na nawyku, że trzeba nad tym pracować. Tak, tak. Że kiedyś byliśmy naprawdę dobrze w, w mieniu wyjebane. Teraz już nie jestem w to taki dobry. Teraz bardziej mi zależy. Ja muszę nad tym pracować, bo ja też z racji mojego miejsca zamieszkania i w częstym kontakcie z dziką przyrodą i zapuszczania się w tą dzikość i bycia sam sobą, Mam takie momenty, w których e, czuję, że muszę nauczyć się trochę funkcjonowania w społeczeństwie, muszę do niej na chwilę wrócić. Bo, no bo wiesz, jak spędzasz cały czas swój ca czas w górach e, i w nich operujesz, no to jakby zapominasz, jak to się jest, jak to jest być z ludźmi, jak z nimi rozmawiać. Więc lubię sobie o tym przypominać. Tak, więc trzeba to wytrenować. Wcześniej powiedzieliśmy jeszcze um, o tym, o tej pewności siebie. Ja wiem skąd to się bierze. Przynajmniej u mnie. Mm -hmm. Ten strach przed robieniem nowych rzeczy. Dopóki nie jesteś, nie osiągasz pewnego momentu, pewnego skilla, to, to cię to blokuje. E, wydaje mi się, że u mnie brało się to z edukacji, z dzieciństwa. Bo e, na przykład mój dziadek miał tendencję do tego, że mówił że robię wszystko źle. Ale nie potrafił mi na przykład pokazać, jak się robi do, do, dobrze rzeczy. Nie, nie pokazywał rozwiązań, tylko mnie krytykował. Ja też tak, ja też myślę, że to się u mnie z dzieciństwa bierze. I mam też tak, Izo, i to się bierze przede wszystkim dlatego, bo ja oceniam innych ludzi. Znowu wracam do tej siłowni, bo to, to najczęściej obserwuję u siebie. Wiesz, co zacząłem robić, jak widzę kogoś, kto robi źle ćwiczenie, i oczywiście zawsze sobie myślałem, kurwa, robić źle ćwiczenia. Nigdy tego nikomu nie mówiłem, bo wiem, że to, jest, to już jest błąd, ale było to w mojej głowie i ostatnio zacząłem sobie myśleć, że ta osoba się stara. Że ta osoba jest tu ze mną, obok mnie ćwiczy, ramię w ramię ze mną tak. i się stara. Tak. Chuj, że jej nie wychodzi. Ale przynajmniej jest tutaj i przeszła. Może jest gruba, a może nie umie ćwiczyć, a może jest tu pierwszy raz, ale jest tutaj. I to jest więcej niż gdyby nie była. To prawda. Więc nie powinienem tej osoby oceniać i uczę się tak. Bo ja myślę, że siebie tak oceniam i to mnie w jakiś sposób blokuje, bo to. Moc obliczeniowa mojego mózgu mi się na to marnuje. Po co ja mam o tym myśleć, jak mogę o tym nie myśleć i skupić całą moją moc obliczeniową mózgu na działaniu. Także Dokładnie. Stara się to jest i to rzeczywiście zadziałało, bo to też jest trudno, jest trudno zastąpić te myśli. Czymś, co rzeczywiście to co ciebie przemówi i... I to, I to jakby będzie w stanie wejść w to, w to samo miejsce po tamtej myśli. I staranie się rzeczywiście działa. I u mnie to funkcjonuje. No bo to jest jak ten nawyk, nie? że po prostu gdzieś się jakaś, jakiś mechanizm, jest coś, co cię drażni, jest twoje, na przykład twoim odbiciem lustrzanym i drażni cię w tej osobie to, co drażni cię w samym sobie. Widzisz to, działa mechanizm i reagujesz na tą myśl uczuciem. E ale żeby to naprawić, to nie jest tak, że musisz zastąpić im myślenie. Musisz cały schemat jakby, wiesz, przerobić. Tak jak z tym nawykiem, że dojść do źródła. Nie jestem pewien co do tego. Ja myślę, że w moim wypadku tak jest, ale chciałem jeszcze tylko dodać jedną rzecz, że bo chciałem to zaznaczyć: że wszyscy mamy dużo do naprawienia po swoim wychowaniu, po swoim dzieciństwie. I powiedziałem o tym dziadku, że to jest jakby stąd mi się wzięło, bo to na pewno się stąd wzięło. Miał takie bardzo często, jak było coś nie po jego myśli, to po prostu się denerwował. Tylko, że on robił wszystko, co było w jego rozumieniu najlepsze dla mnie. Więc to nie jest tak, że go krytykuję. Właśnie to, ja to chciałem to powiedzieć, tego, że twój dziadek jest super. To jest jego był... mechanizm. Nie, dziadek jest super. Hmm. Dziadek jest bardzo fajnym człowiekiem i ma generalnie super rodzinę. E, tylko, że to, co mnie na przykład, to co uważam, że powinni zmienić w moim wychowaniu nie zmienili, to jest tylko jakby moje przemyślenie. Oni robili, co mogli najlepiej. Gdyby tego nie robili, to pewnie inaczej by się wszystko skończyło. Gdyby tego nie robili, mówisz o krytykowaniu. E, mówię, że wiesz, wydaje mi się, że zawsze dawali z siebie 100%. Poza tym stary, no ja im dawałem tak na maksa popalić, jak byłem dzieckiem. No właśnie, no, no, no oni też nie wszystko... wiedzieli, wiesz, to nie było psychologii, nie było internetu, to nie mieli. Dokładnie, a tym bardziej to nawet nie było o czym pogadać z sąsiadami, bo każdy, bo dzieciaki był inne, nie, więc jak byłem taki odpalony, no to nie mieli ze mną łatwo, a mimo tego robili co mogli i wydaje mi się, że jakoś sobie to ułożyłem wszystko. No i tak spoko, że na no tyle się to udało, ale nie, że jakby wiesz, nie, że miałeś ciężej i że teraz sobie nie potrafisz czymś poradzić, nie. I przede wszystkim akceptowali w dużym stopniu wiele rzeczy, które robiłem w życiu. Gdzież no, jak ja bym był rodzicem i gdybym sam jeździł na rolkach i by moje dziecko powiedziało, że chce zostać rolkarzem, i bym zobaczył, co on sobie robi, to bym się stuknął w głowę i powiedział, że schowa mu te rolki, albo sprzedam, już nigdy nie będzie ich widział. Stary, z perspektywy rodzica, masz dziecko, które kochasz, dbasz o nie, o jego zdrowie i tak dalej, i on wpada na pomysł, że będzie jeździł na rolkach. I za każdym razem codziennie wraca z rozwalonym łokciem, ze złaną ręką. Z... Ale ja już to robiłem wcześniej, już to robiłem przed rokiem, jak wsiadłem tylko na rower. Pamiętam to. Ale wiesz, jakim trzeba być wyrozumiałym z perspektywy rodzica, żeby pozwolić cię na to, żebyś się w tym rozwijał. No teraz rodzice są dużo bardziej dzieci w kaskach i tak dalej. Teraz rodzice też nie no, pozwalają na takie na rzeczy. Na plażawa no. w kaskach, no. no. Ja non-stop wracałem z rozdartymi kolanami na rowerze. Pamiętam, jak się uczyłem jeździć. I to jest śmieszne, bo Kękę śpiewa w kawałku swoim o tym, że uczył się jeździć na rowerze i że jego kolega się patrzył i że się wstydził, że nie potrafi, i że bardzo chciał i że właśnie miał rozwolone kolana. I coś tam śpiewa, że bardzo się bałem, ale wsiadłem na ten rower. I on do tego żałuję. A ja tego nie żałuję. Ja mam z tym luz, że miałem non stop kolana. Jakby nauczyłem się. Tak wygląda uczenie się jazdy na rowerze. Tak wygląda życie, nie? No więc nie wiem, dlaczego... Robisz rzeczy, dostajesz po dupie, robisz je kolejny raz i w końcu kiedyś wychodzi, jak się nauczysz. No, dopóki nie robisz sobie takiej krzywdy nieodwracalnej, to moim zdaniem luzik. Jeszcze co do tego, że um, nasze wychowanie się za nami ciągnie. Śmieszna jest sytuacja, bo mam znajomego, który, jak ja zacząłem chodzić do psychologa, to rozmawiałem z nim sporo o tym, co tam u niego robię. I pamiętam, że nie przemawiało do niego to w ogóle, może w ten sposób to nazwijmy. I teraz sam chodzi do psychoterapii. Ale psychoterapia? Psychoterapia, no. I śmieszne jest to, że to, to jest trochę tak jak z tymi relacjami, o których mówiłeś. Czyli jeśli są jakieś wartości, do których, których jeszcze sam nie rozkminiłeś, to pomimo, że ktoś daje ci je na tacy, to ich nie dostrzeżesz. I nie wiedziałem, że on poszedł na terapię, bo długo nie miałem z nim kontaktu. Ale ostatnio z nim rozmawiałem i właśnie powiedział, że... Poszedł na terapię i bla, bla, bla. Pogadaliśmy o psychologii i ja mu mówię: Przecież ci mówiłem o tym kurwa już trzy lata temu. mówiłem: Wiem, ale wtedy nie kumarłem. No, granice Twojego wyobrażenia są granicami Twojego poznania. O, piękne. To jest, to jest piękny cytat, na którym możemy skończyć. Mhm. Naprawdę, to jest bardzo dobry cytat. Cieszę się. Paweł Zalejski, Ladies and Gentlemen. kurczyk. <laughs> Tak jest. No, no, dzięki, dzięki Brzemek, za zaproszenie. Dzięki. Fajnie było porozmawiać. Przede Słowu? wszystkim to traktuję to jako taką formę głębokiej rozmowy z przyjacielem i samym sobą. Rzadko mam okazję, żeby tak usiąść przez parę godzin i pogadać, w, nie rozpraszając się niczym innym. To Wicenna była rzecz. Naprawdę dobra rozmowa, mówiłem Ci między w przerwach na sikanie, że. Że nie wiedziałem tego, że podczas podcastów można mieć lepsze rozmowy niż e, poza podcastami, bo jest jednak presja i jest jednak ta chęć taka wewnętrzna, że jednak się spotkaliśmy, jednak nagrywamy podcast i chcielibyśmy, żeby ta rozmowa była zajebista, więc teoretycznie się bardziej przekładasz do tej rozmowy. Wspólna misja. No, To jest wspólna wspólna misja nas łączy, dzięki czemu te rozmowy są jeszcze lepsze niż normalnie mamy. Także czego chcieć więcej od życia. Dobra, ale żeby nie było takiej kultury, to skończymy. au, au! Auu. <laughs> au. <laughs> Pozdrawiamy. Do następnego.